Czuję, że jesteś obok, ciągle depczesz mi po piętach. Twój gniew i agresja do mnie ciągle taka gęsta, gdy znów widzisz mnie i czas nie liczy tętna. Serce pamięta, nie powiem nic o merta, a ty jesteś obok, ciągle depczesz mi po piętach. Krew buzuje, nic nie czuję, chyba jest za gęsta. Nie chcę już dłużej czuć na sobie tego piętna. Zamykam się, nie powiem więcej nic o merta. Dosyć mam pytań o życie, wciąż to samo. Jak leci, jak idzie i co się zjebało. Mam swoje problemy galaktyczne, aż pojowisz. Po cholerę trujesz dupę, jak i tak nic nie zrobisz. Co chcesz, to rób, po co pytasz mnie, czy możesz. Ja nie jestem twoim guru, nie prowadzę cię przez morze. Może gdyby dawno temu dali mi na imię Mojżesz, ale ja tylko śpiewam, jeśli tobie to pomoże. Czuję, że jesteś obok, ciągle depczesz mi po piętach. Twój gniew i agresja do mnie ciągle taka gęsta, gdy znów widzisz mnie i czas nie liczy tętna. Serce pamięta, nie powiem nic o merta, a ty jesteś obok, ciągle depczesz mi po piętach. Krew buzuje, nic nie czuję, chyba jest za gęsta. Nie chcę już dłużej czuć na sobie tego piętna. Zamykam się, nie powiem więcej nic o merta. Ej, to nie tak, że całkiem ciebie zlewam. Ja też mam tajemnice, ale o nich nie śpiewam. Są sprawy, jest przysięga, choćbym wolał nie pamiętać. Gęba na kłódkę, jak w mafii o merta. Życie to walka psów, a każdy jeden warczy. Raz wrócisz z tarczą, a drugi raz na tarczy. Ej, nie
mówię tego, by cię znów dołować. W końcu podniesiesz się, by zacząć od nowa. Czuję, że jesteś obok, ciągle depczesz mi po piętach. Twój gniew i agresja do mnie ciągle taka gęsta, gdy znów widzisz mnie i czas nie liczy tętna. Serce pamięta, nie powiem nic o merta, a ty jesteś obok, ciągle depczesz mi po piętach. Krew buzuje, nic nie czuję, chyba jest za gęsta. Nie chcę już dłużej czuć na sobie tego piętna. Zamykam się, nie powiem więcej nic o merta. Bądź sobą, ziom, nie pytaj nic co dalej. Ja do cholery wiedzy nie mam o przyszłości wcale. Wiem, że to co jest na dzisiaj przeznaczony, możesz sam zmienić, nigdy nie wydarzony koniec. Dobry wieczór, chyba nas słychać. Dobry wieczór, witam wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Karczmarz, wy jesteście w Karczmie, a dzisiaj, szanowni panowie i panie, będziemy grali w Omertę, czyli tak naprawdę będziemy w gangsterską grę grali, w której troszeczkę zamieniamy się i jakby robimy polską gangsterkę, taką, którą znacie z polskich starych filmów. To będzie ten klimat. Robimy trochę takiego crossa, robimy trochę taki comeback do Szybina, który zdążyliście już poznać na naszej sesji Gliny. A to jest Omerta i to jest coś, co pozwoli nam się wcielić w tych złych, w tych bandytów. A bandytami właściwie będą moi szanowni goście dzisiaj. Może zacznijmy, o właśnie, przy okazji sprawdziłem poziomy głośności, czaty, to będzie misja dla was, a zacznijmy od Nurglinga, ponieważ po raz pierwszy się pojawia, więc ty się przedstaw, powiedz coś o sobie, powiedz parę zdań. Dobry, nazywam się Nurgling, nie piję od bardzo długiego czasu, dzisiaj mam zamiar to zmienić i wydaje mi się, że koledzy mi pomogą. Okej, okay, a powiedz dwa, trzy zdania o swojej postaci, a my sprawdzimy, dajcie czas słuchać, jak to słuchać. Moja postać to Wąski i Wąski to jest dobry dzieciak, tak naprawdę dobry chłopak, on nigdy nikomu krzywdy nie zrobił. No nie, to nie do końca jest prawda. Wąski kradnie fury, Wąski jest złodziejem i to przedstawia jego postać praktycznie w pełni. Nie za bardzo gada, nie za bardzo mądruje się w przeciwieństwie do niektórych, prawda? O, odwrócił się, bardzo dobrze. Ale to jest taki dobry dzieciak, którego na pewno polubicie. Moja propozycja jeszcze, Nurgling, masz na maksa odwinięty potencjometr? Możesz go troszeczkę ciszyć, bo mam wrażenie, że wchodzisz w taki przester, a ja cię podbiję trochę na Discordzie. Jasne, czyli mam sobie ściszyć, rozumiem, głośność, tak? Tak, ścisz sobie głośność, a ja podbiję cię na Discordzie i powinniśmy mieć ten sam efekt, ale bez takiego przestaru. Jak dobra. Najbardziej. Okej, okay, okej, okay, no dobra, to komu zagrywasz piłkę? Wąski. Ja zagrywam zdecydowanie do mojego ziomeczka ze szkolnej ławy i zdecydowanie do Glacy. Okay. Siema, jestem Doppler. Nie wiem, co mam mówić więcej w sumie. Tak się dowiaduję, to wszyscy wszystko wiedzą, więc lepiej nic nie mówić. Będę prowadził Glacę. Glaca to jest Sebuś Wiśniewski. On mieszka sobie z mamusią, siedział w pierdlu i teraz wrócił. Ma fajną siostrę 19-letnią, do której często przychodzą różni chłopcy. Siedział generalnie za jakieś lipne akcje z grupą wspólnych tutaj o siedzących ze mną kolegów, ale nic nie pisnął. Jest gitem, wyszedł sobie po 4 latach z kawałkiem spierdla, no i obecnie sobie stoi na bramce. W sumie to jest główne jego zajęcie. Lubi dresy, fajne takie pomarańczowe, takie
jakieś na przykład takie oczojebne, nie? Żeby było widać, że jak glaca idzie, to że to glaca idzie, a nie kto inny, nie? Rozumieć. No i ten buty też fajne, jakie tam się mogą znaleźć. I on tak jakby taki jest bardzo w porządku. Ten dobrze sobie radzi z dojebaniem. Tak sportowo i poza sportowo też, nie, ale sportowe zachowanie zawsze, nie, ktoś na ziemi się podnosi, nie ma problemu. No taki jest sobie gość glaca właśnie i on tam dużo sterydów, ale mówi, że nie bierze, naturalny jest, ale generalnie to bierze. Wąski czasem mu kuje dupę, ale nie tak wiadomo, tylko tak normalnie, nie? Igło kuje. O, igło. No i ten, no i co? I ostatnio Szufla, czyli muzyk, mu powiedział, że jest czmielem, ale się glaca z tym nie zgadza, bo czmiel ma żądło w dupie, a glaca nie ma, więc jakby coś takiego. No. Stygnie. Dobrze słychać. Jak dobrze słychać, to piłeczka leci dalej, nie? Muzyk teraz. Trudnie, kurwa, trudnie mnie czmielem. Glaca, kurwa, ty debilu, nie rozróżniasz trudnia od czmiela. Robak to robak, nie? Rozumiesz, nie robak rozumiesz. To robak. Co? Lot czmiela, rozumiesz, a nie lot trutnia. Ja tam czmiela, dobra. Kurwa, muzyk teraz ty napierdalaj tam, dobra. Glaca, wciągaj żółte galoty, będziesz truteń. Chodziło o twój żółciutki dres, słuchajcie. Kurwa, jaki truteń? Fajnie, żeście tu dzisiaj przyszli, słuchajcie, ja dzisiaj będę zapodawać z tymi dwoma durniami, przede wszystkim z tym w czarnych okularach. No, Glacuś, przecież my się kochamy, nie? No właśnie, to jest najfajniejszy tak kolega. Ale normalnie, nie? Tak normalnie jak koledzy się kochamy, nie? Nie bardzo, inaczej, nie, bo wszystko inne, nie? Kurna, Glacuś, ale nas ludzie słuchają teraz, proszę cię, żeby nie było. Słuchajcie, dziś w tej omercie będę rymował MG i współgraczy, nie będę szanował, będę za to szanował wszystkie czaty, będę zapodawał rymy wam do chaty. Ja gram Adama Górzeckiego, Szufle, w ekipie tej całej trójki blokersów właściwie. Moją muzę słyszycie w tle. Jest kolorowo, jest pomalutku, nie będzie nerwuchno. Ja, proszę was, będę tym, który chce się wybić od 93 roku, kiedy się urodziłem. Próbuję się wybić, potem się wybiłem z jednego osiedla na drugie osiedle. Mieszkam u babci, bo mój stukinkot ojciec zostawił matkę, zresztą ją lał. A ja przede wszystkim chcę zdobyć trochę. Ja chcę być dobrym hip-hopowcem, tworzę muzę, ale mnie nie wszyscy szanują, więc chcę, żeby przede wszystkim szanował mnie Szybin. Żeby mnie szanowali koledzy, nie ci, którzy tu są, bo oni mnie szanują tak jak ja ich szanuję, ale chcę, żeby mnie szanowali za to, co robię, za to, co tworzę, za to, kim jestem. Mam swoje. Mam swój dorobek, to już jest moja kolejna płyta. Płyta następna jest w trakcie. Moim marzeniem jest to, żeby na arenie Szybin zakoncertować naprawdę. A to, co będzie można zrobić, zarobić przy tym trochę hajsu, żeby trochę zakombinować, to i mi Wąski pomoże i mój kolega Łysy też mi pomoże. Nie? Pomożecie mnie. No. Pewnie. Wszystkie płyty się sprzedadzą. Rozumiesz to? Będziemy wciskać. I o to chodzi. Także bardzo się cieszę, że jesteście w Szybinie, że jesteście na naszym koncercie i bawcie się dobrze. Dobrze. No i w ten sposób właśnie poznaliście naszych bohaterów. Czyli Szufle, Glace oraz Wąskiego. I cóż, nie będziemy tutaj dłużej mi krężyć, bo to nie ma sensu. Zatem, skoro nas dobrze słychać, dobrze widać. Podobno mnie niedobrze słychać. A powiedz coś jeszcze, to poopowiadaj coś jeszcze. Powiem coś, a powiem. Potem mi pewnie zagadają, ale no teraz chyba jeszcze coś mogę powiedzieć. Mów, ja cię podbiłem jeszcze, opowiadaj. No to wcale to nie jest tak, że tylko i wyłącznie matkę muzyka bił ojciec. I to nie jest prawda, że Glacek... Kurna, mój ojciec jeszcze kogoś bił? Mój stary to glał każdego. Dajcie sprawdzić tego Nurglinga. Czaty, napiszcie, czy dobrze słychać, czy nie. Teraz okej. Okay. Teraz okej. Okay. No jak okej, okay, to okej. Okay. No to wjeżdżamy. Dobrze, to w takim razie zaczynamy.
22 września 2022 roku. Szybin. Miejsce, które, a właściwie miasto, które ostatnio wstrząsnęło wydarzeniami, w których pierwsze skrzypce grała grupa kryminalna, właściwie ekipa kryminalna, kryminalnej policji z Szybina, która rozbiła bardzo niebezpieczny gang. Gang Persa. Faceta, którego lokalne media nazywały Radosławem P. Wszyscy wiedzieli, że chodzi o Persa. Wszyscy wiedzieli, że Remek, ojciec chrzestny Szybina, tak możemy go nazwać, trochę rękoma policji pozamiatał. Uwinął się i w sposób wyjątkowo sprytny i cwany pozbył się psychopaty z dworca na Rybakach. Miasto, takie miasto jak Szybin, nie lubi próżni. Dworzec, który przypadł rzecz jasna Remkowi, i wszyscy o tym gadają, będzie potrzebował nowego, nazwijmy to, kapitana, namiestnika, jak chcecie to nazywać. Tak jak Midas siedzi w centrum, tak jak Duang Ho siedzi na wysokim, tak jak Remek siedzi właściwie w Starym Szybinie, ale tak naprawdę siedzi wszędzie, tak Pers siedział na dworcu. To był duży sukces szybińskiej policji. Mówili o nim wszyscy, nawet była ekipa z TVN-u i z Polsatu. Również była Telewizja Polska, rzecz jasna. Opowiadając o tym, jak 10 kg heroiny zostało odnalezione w dworcu, to był taki ochłap, który Remek rzucił gliniarzom. Na zasadzie chłopaki też muszą się wykazać, to jest jasne. Dzięki temu uniknięto krwawej jatki w mieście, z pewnością. I na tym absolutnie wszystkim zależało. Ale to już było. To było na początku września. Dokładnie 6 września w parku przy jeziorze terroryści i kryminalni złapali całą bandę Persa. Stali jak pizdy na lodzie. Ale teraz Szybin daje kolejną szansę tym, którzy do tej pory przy stole jeszcze usiąść nie mogli. I o tej szansie myśli wielu. Być może również nasza ekipa, ale o tym dowiecie się za chwilę. Zaczynamy od ciebie, Glaca. Kamienica w Starym Szybinie. Jest czwartek, godzina 16. To już jest ten okres, w którym robi się coraz szybciej ciemno, a generalnie jest chłodno i wieje za oknem. Stara kamienica, w której mieszkasz wraz ze swoją matką Haliną i siostrą Wiktorią, no cóż, nie wygląda najlepiej, ale myślę, że Sebastian od czasu do czasu może gdzieś próbował coś poprawić, naprawić, ale nie ukrywajmy. To mieszkanie w tej kamienicy jest bardzo mocno nadgryzione zębem czasu, ale to nie jest istotne. Głównym elementem tego mieszkania jest korytarz ciągnący się przez całą długość. Po lewej stronie znajdziecie kuchnię oraz duży pokój, w który podzielony jest pomiędzy Sebastiana a Wiktorię w taki stary sposób. Dla tych, którzy nie wiedzą, co to znaczy stary sposób podziału pokoju, to my wam powiemy. Taką jebitną meblościanką w poprzek. Ta meblościanka pełni rolę ściany, rzecz jasna. Z jednej strony jest pomieszczenie Sebusia. I to pomieszczenie zaraz Sebuś opisze, bo Glaca w tym momencie wyciska ze słuchawkami na uszach, słuchając jakiejś muzy, wyciska sztangę. Po drugiej stronie tego, nazwijmy, kredensu tej ściany, jest pomieszczenie, pokój, w którym jest Wiktoria. Wiktoria ma 19 lat. Jest niezłą dupą i o tym wiedzą wszyscy. Co więcej, mogą ją mieć wszyscy. Pytanie tylko, czy mają pieniądze. Często pojawiają się różni goście u Wiktorii i
dla Glacy to już przestało mieć jakiekolwiek znaczenie. Zresztą stara też czasami kogoś przyprowadza. Trudno. Niemniej jednak teraz twoja matka, Halina, jest na drugiej zmianie. W lokalnym browarze, który się nazywa Cztery Wzgórza i przede wszystkim zajmuje się wytwarzaniem cydru, z którego Szybin nomen omen jest sławny w jakimś tam zakresie lokalnym. A teraz, kiedy nie ma matki, jesteś sam razem z Wiktorią i z jakimś fagasem, który przyszedł do niej. Nawet nie wiesz, jak ma na imię, nie ma znaczenia. Coś Wiktoria mówiła, że to jest koleś, który wrócił z Norwegii. Super. Jest super. A ty pompujesz. Jak wygląda twoja część pokoju? Oj. Tam się mieści łóżko pewnie, jakaś tam szafka plus małe biurko. Na miałem małym biureczku, tam może stać jakiś monitor i przestarzały komputer gdzieś pod nim. Szuflady są porozsuwane zazwyczaj, no bo Glacy się nie chce tego cały czas poruszać, bo on tam wyciąga sobie jakieś tabletki, ewentualnie zastrzyki, więc ma tam tego pełno. Ma tam jakieś zdjęcia też stare, jakieś ewentualnie gazetki kulturystyczne, które są porozrzucane w różnych miejscach, ogólny pierdolniczek. Tak samo jest to, ten cały atlas jest rozstawiony na środku, tam ciężko w ogóle obok tego przejść, wokół walają się głównie jakieś ciężarki. Ale jedna rzecz jest tak na glancyk zrobiona, to znaczy na oddzielnym wieszaczku sobie gdzieś tam przy wejściu na szafeczce wisi jego świeży dresik, który będzie chciał na przykład dzisiaj założyć, to zawsze tak jest. No i tak to chyba będzie wyglądało. Skrzypiąca podłoga, zresztą tam glaca jest ciężki, więc jak chodzi, ta podłoga też skrzypi pewnie bardzo mocno. Sufit może być popękany, gdzieś tam jakiś żerandol się odchyla krzywo. Też ma na przykład pół swojego okna, czyli jak chce sobie otworzyć okno, no to tam ewentualnie będzie siostrze też może przeszkadzać. Więc w tym momencie najpewniej okno jest zamknięte, bo jest zimno. Oczywiście pety powkładane w jakieś stare miski, ewentualnie inne rodzaje talerzy, które tam też mogą się walać. No oczywiście odżyweczki też są w miejscu, tak żeby szybko je sobie sięgnąć. No, tam reszta to tak jakby Glacę mało interesuje. A opisz jeszcze, jak wygląda Glaca. To jest to wysoki, taki powiedzmy około 1,90 m chłopak. No przed 30 na pewno sporo. Jest łysy, ale nie, no w sumie to troszeczkę dlatego, że już zaczyna sobie dogalać włosy, ale przez jakieś nadużywanie środków dopingujących to włosy jednak mu się głowy nie trzymają, więc sobie je dogala. Twarz też ma ogoloną na gładko. Wyraz twarzy od razu wskazuje na to, że z jakąś inteligencją i dużą wiedzą nie ma nic wspólnego. Raczej ma groźny wyraz twarzy cały czas. No i jest jak na swój wiek, powiedzmy tam, czy dobra, no na swój wiek bez przesady, ale no na te 20 parę lat jednak i pakowania ilość tam lat terydy jest po prostu duży. Czyli no jest nabity po prostu mięśniami, także miejscami, żeby się myć po plecach, to musi mieć specjalną szczotkę, bo tam sobie nie daje rady oczywiście. Dobrze, że sobie może dupę sam pocierać, bo inaczej to by tam pewnie nie miało jeszcze większy problem. Biera się zazwyczaj, jeśli chodzi w ogóle, to w domu to oczywiście jakaś tam koszulka, pierdolka albo w ogóle bez i jakieś tam jak one się nazywają, bokserki. Ale jak wychodzi na miasto, to oczywiście dresik musi być elegancki, tak, jakieś tam bransoletki sobie musi pozawieszać, jakiś zegareczek, żeby to wszystko wyglądało, kajdanik z krzyżem, który dostał od kogoś tam, albo raczej sobie wziął. To też ma. Ale teraz pewnie goła klata, tylko same bokserki, tam jakieś stare skarpety i tam wali tam tym w górę, kurwa, jeszcze 10, kurwa, jeszcze 10, nie ma lipy, kurwa, jeszcze 10 wali, nie? I to jest moment, w którym oczywiście masz słuchawki z muzą odkręcone na full, no bo jak ona się tam dyma z boku, to po prostu przeszkadza, wkurwia cię to, no bo to jest twoja siostra, nie chce robić co chce, ale czasami cię już wkurwia, dlatego masz na maksa. Leczyć nie mogę, kurwa, jak ona tam, więc muszę mieć słuchawki. I to jest moment, kiedy odwieszasz tą sztangę, taki zgrzany, napompowany i muzyka akurat ucichła. Mhm. Może się skończyła playlista i słyszysz taki za ścianki, taki dźwięk, jakby, kurwa, to nic dobrego. To zrzucam słuchawy od razu, wstaję i tam cup, 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 od razu walę do siory, nie? Wypadasz za ten, kurwa, za ten kredens, patrzysz, a ten skurwol trzyma ją za szyję i ją dusi. I dyma ją w tym samym momencie, ale ona ma, kurwa, oczy takie, wiesz, wygląda to przerażająco, co robisz?
O ty kurwo, podchodzę, tak go łapię za ramiona i rzucam nim o ścianę od razu. Wyciągasz, ściągasz go z niej, tak naprawdę cisnąłeś go, wiesz, on wpada na ścianę, rozwalając jakąś tam może półkę czy coś. I wiesz, co jest kurwa, co, kim ty kurwa jesteś, co ty chcesz? Od razu zasyję tak, wieki bolało. I jak lutujesz, jak lutujesz tego typa, nagle słyszysz z drugiej strony, jak twoja siostra zaczyna wrzeszczeć. Seba, ty chory pojebie, zostaw go, ja tak lubię! To Sławek, on z Norwegii, zostaw go, kurwa, no zostaw, on nie robi mi krzywdy! Czekaj, i Sławek czekaj, już ma się, nie? Kinola, kurwa, rozbitego, krwią się zaczyna dwać, ona tak chciała! Puść go, kurwa, puść go! Na razie go jedną rękę trzyma, a mówi tak, jak to, lubisz tak, jak cię dusi jakiś frajer, tak? Ty nie rozumiesz, wiesz, próbuje się tak, wiesz, ale zakryć rozumiem, jakąś kołdrą, czy tam pierzyną, czy chuj wie czy tam. Się, nie? No, ale już zostaw go, Seba, zostaw go, zostaw Sławka! Sławek, kurwa, się, wiesz, wczołgał w róg. Ja pierdolę, kurwa, ja przepraszam, ja już się zmywam, nie? Bierze, kurwa, ale rzeczy ze sobą. Ale co ty zmywasz, kurwa? Ej, siostra, chcesz, żeby on został, czy żeby go wypierdolić? Powiedz. I to jest ty moment, decyzja, kurwa. W którym trafiłeś, kurwa, Sławka w miękkie. Sławek się zatrzymał, patrzy, kurwa, na Wiktorię, jakby na wyrocznie. Ona tak patrzy, nie, zostań, Sławek, ja ci wszystko wyjaśnię. I Sławek oczywiście grzeczniutko przechodzi, przepraszam. To ja nie, tego podnoszę, ej, to spoko, stary, nie, tylko tak grzecznie troszeczkę, mordę sobie tam i ciokla, bo trochę wygląda, jakbyś pierdol dostał, nie, fufel ci się tam wykrzywił, ale tak to będzie dobrze, nie. Jak siora to coś, to mów, że tamten, bo ja to tam się od razu zdusowałem, nie wiedziałem, co się dzieje, to wpadłem, to tak, no, sorry, nie. Ja przepraszam, ale wszystko w porządku, Wiktoria, prawda? Tak, jest, Seba, już dobrze, my sobie poradzimy. No dobra, to mogę iść? Tak, idź już. Miło było poznać, klepię go po ryju i wychodzę, nie? Aha, on jest przerażony, wiesz, siada tam grzecznie jak trusia w ogóle. Kiedy wyłazisz na drugą stronę, że tak powiem, swojego pokoju, spoglądasz i widzisz, że twój telefon, który jest wyciszony, dzwoni. A kto tam się wyświetla? Coś czy nic? Trener Heniu. Heniu Staszewski. No to odbieram. Halo, trener, co tam? A ty co, kurwa? Hrabia ja? Jakiś do chuja jesteś, czy co? Czekam na ciebie jak ta pizda, bo trening, a ty w chuju masz wszystko? A czy pozapominałeś? Trening? Może ci te sterydy już wszystkie ten rozum wyżarły? Trenerze, ja nic nie biorę. Dobra, to ja się zwijam, już lecę. No kurwa, co, ja jestem twoja asystentka, do chuja masz tu być? Dobra, trenerze, ej, bez nerw, już lecę. No, lecę, bo mi spuchły muły i nie mogę telefonu trzymać za bardzo, tak muszę się przechylać, to już lecę. I to jest moment, w którym faktycznie masz czwartek, jest godzina, tak jak mówiłem, koło 16:00, trening faktycznie powinien się rozpocząć od 15:00, więc on się mógł trochę poirytować, zwłaszcza, że od 19:00 ty stoisz na bramce w klubie Bajka. Ten klub Bajka jest w centrum i prowadzi go koleś, który nazywa się Mateusz Górecki. Mówią na niego Amant i wiesz o tym, że on współpracuje z Midasem. Mhm. On po prostu cię zatrudnia, tak, nie? Jasne, to klaca się tak na szybko pakuje, czyli tam wrzuca sobie jakieś tam coś do przeżarła, jakiś tam pojemnik, wiesz, dodatkowo, żeby sobie szejka później zrobić, rzuca jakieś tam ubrania, w których trenuje, czy pewnie spodenki, bo to mu wystarczy, swój dresik ładny zakłada i pewnie pracuje na czarno ubrany, nie? No to tam pewnie jakieś dżinsy dorzucam jeszcze czarne i koszulkę. To co tam znalazłem w szafce, tak na szybko torbę na ramię i tam, Wiki, jakby co, to ja wypierdalam, nie? I jakby zanim krzyknąłeś do Wiki, słyszysz za tego regału, jak Wiktoria zwraca się do Sławka, no Sławuś, no... No cały czar prysł, no dawaj, on już zaraz pójdzie. Nie. Ja już idę, jakby co? Słyszysz tylko, jak on chciał coś odpowiedzieć, ale jak usłyszał twój głos, w ogóle zamilkł. Jakby mógł, to by się zamienił w chmurę dymu prawdopodobnie. Zaraz, właśnie sobie przypomniałem, zaglądam tam jeszcze, tak? No. Sławuś, masz jakieś pety, masz jakieś? Tak, tam, w spodniach. Mogę wziąć jeden?
poczęstuj się. Biorę sobie, mogę drugi dla kolegi? Weź sobie całą ramkę, weź, weź. A, no, dzięki, spoko, to spoko, ziomek jesteś, dobra, to kiedyś oddam, no, to się bawcie dobrze. Rzucam sobie do torby jednego pajka w zęby i od razu wychodzę, tam sobie wybiegam, nie? Okej. Okay. W dresiku pomarańczowym. I to jest moment, w którym zostawimy glacę w starym szybinie. Może tylko dodam, że zbiegając po tych drewnianych, zniszczonych schodach tej kamienicy, wychodzisz na stary szybin. Na tą część najbardziej zniszczoną, na tą część, która właściwie potrzebuje rewitalizacji, ale na to ciągle nie ma pieniędzy, na te wąskie uliczki, które dla ciebie są domem, na te zrujnowane kamienice, na te kocie łby, na tą wieżyczkę kościółka, która wspina się nad całym starym szybinem. Dla ciebie to jest normalna twoja własna dzielnica. Kiedy ty masz jakiś samochód, czy jak ty jeździsz? Klasa ma samochód. Co ty? Nie, jakiś tramwaj czy coś. Okej, okay, do tramwaj. W porządku. I kiedy widzisz, dostrzegasz typa gdzieś tam, wiesz, na drugim końcu ulicy, ty znasz go. Wszyscy go znacie. Mówią na niego Kwiatek. To pies jest, ale taki ze starego szybina. I widzisz, jak znowu żulom pieniądze daje, nie? Bo tam obok jest Żabka, więc pies, ale swój, więc... Tylko rzuciłeś gdzieś tam okiem, zostawiając go, lecąc na zbliżający się tramwaj dzwoniący. I to jest moment, w którym zostawimy Glacę biegnącego do tramwaju. Przeskoczymy do szufli. Rybaki. Mniej więcej ta sama godzina. Koło 16. Jest już półmrok, panuje. Rybaki to głównie familoki, ale też kilka starych perelowskich bloków, które równolegle obok siebie stoją i tworzą takie wewnętrzne dziedzińce, które są podwórkami. Są place zabaw, ławeczki, jakieś huśtawki i tego typu rzeczy. Miejsca, które zostały stworzone na potrzeby dzieci, ale zazwyczaj siedzą na nich wyrostki albo chłopaki w twoim wieku. Może trochę młodsi, którzy po prostu tam przesiadują, jarają, piją i generalnie ty też jesteś u siebie. Idziesz tym wewnętrznym dziedzińcem, jakieś ogródki, komuś kiwasz głową, jakiś znasz tych ludzi, bo ty się przecież może nie wychowałeś, ale mieszkasz z babcią Gertrudą i idziesz i ty jesteś przekonany. Babcia mieszka na pierwszym piętrze i to są te balkony takie duże i jesteś przekonany, że babcia będzie na tym balkonie, bo widzisz dzieciaki, to znaczy dzieciaki, takie dwudziestoparoletnich chłopaków, młodszych od ciebie, siedzących na ławeczce, jarających fajki w tym takim przestrzeni przeznaczonej dla dzieci i nagle słyszysz swoją babcię. Majewski! A ty co tak kurwujesz z tymi kąplami, a? W kościele cię jakoś nie widzę, a wy drzecie się jak jelenie na rykowisku. I babcia się faktycznie wychyla do tych wyrostków. W normalnej sytuacji by poszła wiązanka bluzk. Ale nie do babci Gertrudy. Pani Kościelniakowa, już będziemy cicho. Już spadamy zaraz. I... Widzisz, babcia cię zobaczyła z tego balkonu, spogląda się na mnie. O, moje chłopaczysko idzie! Marcinek, chodź, już będę nakładać. I widzisz, jak jeden z tych typów, który tam siedzi, spogląda się na ciebie. Marek Majewski, Maja na niego mówią. Siema, szufla! Co tam u ciebie? Coś nagrałeś nowego? Elo, no nagrywam właśnie. Na pewno ci rzucę, jak będę już miał gotowe, to ci rzucę. Ale ty mi miałeś, kurczę, oddać moją płytę, którą ci rzuciłem. Czy poszła w kumpli? Nie, no mam na chacie. Jak chcesz, to poczekaj, zaraz skoczę. Nie, albo... dobra, twoja jest. Naprawdę? Ej, no. spoko, zajebista, naprawdę, kurde. Kiedy jakiś koncert? To pracuję nad tym, powiedzmy tak. Chuje z Szczybina, z Areny Szybin nie chcą mnie zaprosić, ale może wiesz, w jakimś klubie coś, może jakieś mniejsze. Coś się wymyśli. Na pewno będziesz. Na 100% całą ekipę, już was zapraszam. O, zajebiście, dzięki, to twoje zdrowie, będziemy na pewno. Jak coś nagrasz, dawaj znać.
i wiesz, obracają się, zaczynają dyskutować, a ty szybciutko wskakujesz do bloku i faktycznie babcia mieszka na pierwszym piętrze, to znaczy wy tam mieszkacie wspólnie. Trzypokojowe mieszkanie, duży salon, który pełni funkcję również jadalni. Masz jeden swój pokój, ostatni, w którym jest twoim, że tak powiem, pokojem, w którym śpisz, a w środkowy jest babci. Dalej jest kuchnia, łazienka oczywiście i kibel. Kiedy otwierasz drzwi, widzisz, że babcia się krząta między salonem a kuchnią. Spogląda się na ciebie, a ty wracasz do domu po kilkudniowym, nie wiem czy melanżu, coś robiłeś, może pracowałeś nad jakimś nagraniem, może siedziałeś w tym swoim, wiesz, studio nazwijmy, ale zanim przejdziemy, powiedz jak wygląda szufla. Szufla to chłopak, który ma już 29 lat, więc tak naprawdę już dawno jest poza czasem nastolatków, których właśnie mijał, albo wyrostków, którzy dopiero co wyszli ze szkoły, albo wyszliby, gdyby całą szkołę mogli objąć swoim niewielkim umysłem. 29 lat to jest ani nie stary, ani już nie młody, niewysoki, nigdy nie był wyrośnięty. Jak próbował być chłopakami na siłce, to wyraźnie mu nie szło. Jak kilka dni pakował pod rząd, coś tam nadwyrężył, coś mu gdzieś tam pękło, no niekoniecznie. A jak jeszcze mu powiedzieli, że jak będzie brał sterydy, to nie tylko faja będzie miękka, to jeszcze głos będzie nie taki, to stwierdził, że to nie jest dla niego. On będzie robił karierę w muzyce. Już od pierwszych lat, właściwie od momentu, kiedy jeszcze w szkole próbował coś tam składać, wiedział, że to jest jego droga. Można zrobić szacunek tak jak glaca. Można wszystkim dać po ryju. Można być najszybszym. Można być największym. Ale równie dobrze można przez, powiedzmy, kulturę. Dobra, no nie wszyscy to lubią. Dobra, no nie wszyscy. Niektórzy wolą muzykę tą, jak się to, klasyczną wolą, ale muzyka to jest muzyka. To jest coś, co jest emocją. I ta emocja jest ważniejsza dla szufli. Szufla ma 1,72 m. Jest tak naprawdę przy takim glacy jest malutki. W większości chłopaków jest malutki, ale kiedy jest na scenie, to jest wyżej, to jest nad wszystkimi. Kiedy jest na scenie, to ma ich wszystkich i może im podawać, a oni skaczą tak, jak on im pokazuje. Rozumiesz? To jest to, co lubi szufla. To jest to, żeby... Ale nie babci, nie przy babci Gertrudzie. Bunia to jest ktoś na siebie. On by też chciał być tak jak Bunia. Powie jedno słowo, powie jedno zdanie, a wszyscy... Tak jest, pani Kościelnia. Może to właśnie babcia była tym, tą osobą, która spowodowała, że on zaczął pisać. Bo jak powie, jak zapoda dwa rymy, to może wtedy wszyscy będą powtarzać dokładnie te słowa. Może tak. Babcia spogląda, widzisz, że trzyma garnek. Schowałam ziemniaki w pościel, są jeszcze ciepłe. Chodź, siada, jeść. Bunia, kochana. Super. Czekaj, Bunia, bo mam coś dla ciebie. I wyciąga z zapazuchy taki mały porcelanowy, właściwie ceramiczny, bardziej ceramicznego aniołka. Bunia uwielbia wszelkie rzeczy, które są gdzieś tam ceramiczne. Ma cały zestaw chodzieskiej porcelany. Porcelany z Lubiany. Różne porcelanowe bibeloty, które jej przywoził z każdego miejsca, gdzie tylko był, z Zielonej Góry, z Mrągowa, gdzieś tam, gdzie jeździł. Jak tylko zobaczył coś, co jest ceramiczne, co przypomina jakąś porcelanę, nieważne. Ważne, że jest pokryte tym całym glancem, jak to tam się nazywa. Babcia sobie to stawia w meblościance za szybkę. Ma już tych kilka różnych, z Sopotu ma nawet takie molo zupełnie. To molo w ogóle nie przypomina. Ale najważniejsze, że jest pełno różnych duperelek. Wyciąga wtedy to takie małe. Babcia, to teraz dla ciebie. Jeszcze jedno, bo tam widzę, masz miejsce. Babcia trzyma ten garnek. O, nową skorupę mi przywiozłeś. Chodź. Zaraz zobaczymy. Odstawia ten garnek i sadza cię właściwie przy stole. A ciebie co tak długo nie było? Drogi do domu zapomniałeś, czy co?
Nie no, wiesz jak to bywa, nie? Jak spanie jest nudne, spanie jest dla nudnych ludzi, ja musiałem trochę popracować. Aha. No dobrze, to jedz mięso. Chłop musi mieć siłę. Miesz tu mięso i ziemniaków dołóż, a tu masz trochę ogórków. I oglądasz. Babcia, a koperek masz może? No pewnie, że mam koperek. Wychodzi i za chwilę faktycznie z nim wraca. No, babcia, zawsze mam mrożony koperek w zamrażarce wsadzony, jak zawsze gdzieś tam z panią, z panią, no to nie pamiętam tej sąsiadki, kurczę, Kwiatkowska, razem z Kwiatkowską, jak na rynek chodzą, to potem mrożą te, tną na drobne i mrożą ten koperek, zawsze, jak od małego pamiętam zawsze ten kopereczek. To prawda. I kiedy ty pałaszujesz, ona tak przygląda się, ogląda ten upominek, a ty tak pracujesz tam, a może ty... Z kim się ty teraz prowadzasz? Czy znowu przebierasz jak w ulęgałkach? Tam pod 17 taka miła Natalka jest. Może ja bym cię z nią zapoznała, co? W dupie mam Natalkę, babcia. Daj mi zjeść, to jest bardzo dobre. Ale pycha, ale tam Natalkę mi będziesz. Nie ja, co Natalka. Ta Natalka co głupia jest. Jak głupia? Ty prowadzasz tylko jakieś tam swoje lafiny. Pamiętaj, że dupa dziewczyny to nie zabawka. No, a czy ja mówię, że zabawka? Ona akurat to traktuje jak zabawkę, więc proszę cię. Jest jeszcze... Szybin jest pełny. Pełen niezagospodarowanych dupek. Także daj mi zjeść, babcia. A pycha. Sosu mi dolej jeszcze, proszę. To z takiej sosierki ci polewa, po czym siedzi, spogląda się na ciebie. Wiesz co? Byłam wczoraj u tego Marka Majewskiego. Co tutaj z komplami siedzi i palił papierosy? Wiesz, bo... Po starych Walunciach to się wprowadzili studenci teraz. Całą noc hulają, wiesz? I ja spać nie mogę i prosiłam ich, żeby byli ciszej i nic. No i poszłam do Przemka i poprosiłam, żeby z nimi też porozmawiał. I od wczoraj, jak makiem zasiał, jest cisza. Mogę w końcu spać. Dobre chłopaczysko z niego też. Aż się popluł koperkiem. A sprawdziłaś, bunia, czy studenty jeszcze żyją? No jakże? No, nie, no nawet nie opowiadaj takich rzeczy. Jedz. I po czym podsuwa ci jeszcze tam coś do jedzenia. I gdzieś w tej meblościance jest telewizor, który coś tam się świeci i jakiś tam program lokalny, to może nieistotne, po czym babcia się jeszcze obraca do ciebie i tak mówi. A słyszałeś, co się u Garstków stało? Zenek podobno ojca piłą poharatał. Dasz wiarę? Głowę mu uciął czy coś? Znałam Sławka, to pijak był, ale żeby głowę urżnąć własnemu ojcu? No, przecież do dupy. To rodzina. Do dupy, absolutnie, że dopiero teraz. I babcia coś chce zacząć opowiadać i widzisz, że włącza ci się telefon. To znaczy, zaczyna grać. Spoglądasz? Wiesz, że widziałeś po numerze wpisanym w książkę, to Gandalf. Koleś, na którego mówicie Gandalf. Koleś, który czasami ma różne deale do ciebie i może coś tym razem będzie miał. Siema, no, szufla! Co tam czarodzieju powiesz? Słuchaj, mam temat. Potrzebuję ekipy do roboty, wiesz? Mam taką lewiznę do zrobienia. Może się spotkamy dzisiaj, co? Może wpadniesz do bajki gdzieś 19:30, byśmy omówili. Wiem, że masz dobrych chłopaków, to... A ja mam zajebisty temat. Na wieczór. Słuchaj, no czarodziej, tak od 1 do 10, jak bardzo śmierdzi ten temat. Ty nie pytaj się, ile można stracić. Ty pytaj się, ile można zarobić, kurwa. Szufla, dobra. No przestań pierdolić. Zbieraj ekipę i się widzimy w bajce. No. Znowu mnie zaczarowałeś, Gandalf, spoko. Nie ma problemu, będę w bajce. Bajka jebana, czarodziej. I wiesz o tym i możesz wiedzieć, że klaca w bajce stoi i w ciągu tygodnia są w tej bajce są jakieś takie tematy, jest albo muzyka klubowa, to ma dwa piętra, na jednym jest klubowa, na drugim jest tematyczna i klaca tam dorabia, więc prawdopodobnie klaca będzie. Pytanie, co z Wąskim? No bo z Wąskim się mogłeś nie widzieć kilka ostatnich dni. Piszę do niego SMS-a. Nie będę dzwonić, bo może akurat pakuje, może akurat albo inne rzeczy. Napiszę SMS-a, na pewno się odezwę. Okej. Wysyłasz SMS-a i to jest moment, w którym przeskoczymy do Wąskiego. Mniej więcej ten sam czas. Ale Rafał jest w zupełnie innym miejscu.
Wąski jest na Dębowym. W poradni psychologicznej u pani Joanny Machalskiej. Dla ciebie w sumie, Aśki. Gabinet jest bardzo elegancki. Siedzisz na wygodnym fotelu. Przed tobą siedzi Aśka. Trzyma w ręku tablet i rysik. Wynotuje twoje wypowiedzi, albo robi notatki w ten sposób. Aśka jest z pewnością atrakcyjną dziewczyną, czy właściwie kobietą. Zanim przejdziemy, Rafał, Zoń, jak wygląda i jak wygląda Aśka? Rafał jest szarym chłopakiem. Nie za wysoki, nie za niski. Szczupły, to na pewno. Kojarzycie na pewno takich gości, których jak widzicie, to od razu można po nich poznać, że nie dojadali, ale w pewnym momencie zaczęły się na nich rozwijać mięśnie, więc on jest taki bardzo żelasty. Ubrany jest na czarno, czarne takie dżinsy, zwężane ku dołu, trochę szersze na górze, żeby można było dużo rzeczy w kieszenie napchać. Kurtka, bluza jakaś narzucona na ramiona. I w tym momencie podejrzewam, że sam nie za bardzo wie, jak się zachować. Te wszystkie sesje ostatnio są dziwne, no bo patrzy się na dziewczynę, która jest atrakcyjna, która jest naprawdę ładna. Ona wygląda dużo młodziej niż na swój wiek, a jest starsza od Rafała. Ona jest drobna, ma takie duże okulary w rogowych oprawkach i chyba sama nie wie, jak bardzo to działa na facetów, no bo ona wygląda jak taka naprawdę surowa nauczycielka. Go i kompletnie nie pasuje do jej małego noska, który no, jest bardzo słodki. No i kurwa, no to nie jest taka dziewczyna, jaką zazwyczaj można spotkać tam, gdzie ja mieszkam. To jest dziewczyna z klasą. Dla Wąskiego te sesje poza faktycznie terapeutycznym wydźwiękiem zaczynają, nawet Wąski wyczuwa, że ta atmosfera między nim a Joanną, którą nazywa w myślach Aśką, robi się zdecydowanie, powiedziałbyś, znacząco. To nie jest nic poważnego. Ona nie dała żadnego znaku, przynajmniej do tej pory. Ale teraz poprawia palcem te okulary, jakby doskonale wiedziała, jak to na ciebie działa. Słyszysz w rogu ustawiony ładny, nieprawdziwy, nie antyk, ale stylizowany na antyczny zegar, który delikatnie cyka. I słychać takie tik, tak, tak, gdzieś w tle. Natomiast Joanna, rzecz jasna, jest oszałamiająca. Rafał, wróćmy jeszcze raz do tamtego wieczoru. Powiedz mi proszę, co czułeś, gdy wszedłeś do pokoju i zobaczyłeś swojego ojca, który bije twoją matkę? Wiesz co, wydaje mi się, że ja chyba nic nie czułem, bo wtedy ja mało czułem i wydaje mi się, że to nie były uczucia, to były obrazy bardziej, wiesz, chyba było mi zimno, chyba czułem takie błyśnięcie światła, ale czy ja coś czułem? Nie wiem. Przez to na pewno czułem, jak mam mokre ręce, to mogłem czuć. Mogłem czuć zapach wody, ale chyba... Kurwa, ile... Przepraszam. Nie no, przepraszam. Ile razy my to będziemy maglowali? No, naprawdę mi pomoże? Musimy dotrzeć do sedna. Ty musisz dotrzeć do sedna. Ale ty, ja wiem, jakie było sedno. Ja go wyciągnąłem za fraki, go wyjebałem ze schodów. I on spadał i rozjebał sobie głowę o schody i zdechł. A ja siedziałem na schodach i patrzyłem się i kurwa, nawet do tej pory nie jest mi przykro. Rozumiesz. Słyszysz. I co ja mogę ci więcej powiedzieć, że co, żałuję, że i od tego mi się lepiej zrobi?
to kurwa był śmieć, on musiał umrzeć i to powinien zrobić ktoś wcześniej i to nie powinienem zrobić ja, bo ja kurwa miałem 17 lat i spierdoliłem sobie życie i co, i teraz mam problemy, kurwa, i biorę te leki i czasami odpierdala, tak, ale wydaje mi się, że było warto, wiesz, naprawdę wydaje mi się, że było warto. Okej. Zróbmy pierwszy test, bo dlaczego nie? Zróbmy na psychikę test. Rzucasz dwoma kośćmi K10 i rzucasz K6 i masz swój modyfikator. Ponieważ jesteś w bezpiecznym dla siebie otoczeniu, to znaczy czujesz się przy Joannie bezpiecznie i wiesz, że to nie jest ktoś, że ona ci nie robi tego na złość, ona nie chce ci zrobić krzywdy, to dostaniesz ode mnie modyfikator +2. Ze względu na relację. Dobrze. Tak. A właśnie, przepraszam, to nawet, okej, to idealnie opisuje relację, bo ty masz relację z nią, +2 rzecz jasna. Więc wyrzuciłem 8 i 7 oraz 5. Moja psychika to 0, modyfikator +2, więc obawiam się, że w chwili obecnej mam 0 sukcesów. Okej. Okay. Ale ja nie... Zaczynasz? Ja nie, absolutnie nie, ja chcę to przerzucić, bo ja się stresuję. Kurwa, ile razy można opowiadać o tym, jak się zajebał własnego ojca. W porządku. Więc, możesz dopisać sobie 2 punkty stresu i przerzucić. A dopiszę sobie 1, bo mogę. A ty masz talent jakiś taki? A no mam, bo jestem kozakiem. A, okej. I co? No nie. Ale co? Jest fatalna porażka? Okay. Nie, na szczęście nie ma afery, ale nie jest dobrze. Okej. Okay. Więc takim... ja patrzę się jak psychopata na nią i nie wiem, zbliżam się do niej tak. Przesuwam się coraz bardziej i oczy się rozszerzają. Nie? W takim razie chciałbym, żebyś dopisał sobie 1 dodatkowy punkt stresu. I kiedy faktycznie to zaczyna z ciebie wyłazić, ona się spogląda, jakby się nie bała. Po czym wstaje? Rafał, jestem z ciebie naprawdę dumna. A teraz przejdźmy do bardziej relaksacyjnej części naszego spotkania. I kiedy ty idziesz taki, ciebie ten stres, aż wstałeś, ale jest w jej ruchu, w jej tonie głosu, w jej spojrzeniu coś, co powoduje, że ten stres z ciebie może nie spada, ale nie jesteś w stanie zrobić jej krzywdy, bo nie jesteś w ogóle jej zrobić, bo nie chciałeś jej zrobić krzywdy, ale ona zmienia atmosferę po prostu jakby zapstryknięciem palcem. I widzisz, jak ona delikatnie popycha cię na fotel, tak żebyś po prostu upadł na niego. To znaczy usiadł. Kurwa, to nie jest normalne. Ty nie jesteś normalny. Przecież ja jestem jebanym mordercą. A ja jestem twoją psycholożką. Po czym podchodzi, podciąga tą wąską sukienkową, z ołówkową spódnicę na wysokość ud i siada na ciebie. Kurwa, 3 lata. Tu chodzę od 3 lat. Do ciebie chodzę od roku. Ty jesteś pierdolnięta gorzej ode mnie. Mówię jej, wiesz, wciskam swoje wargi w jej. Mhm. I to jest moment, w którym faktycznie dla Rafała to jest spełnienie absolutnie wszystkich jego fantazji z ostatnich 3 lat. To nie trwało długo, bo kiedy dosłownie kilkanaście minut później, nie wiem, czy pali Rafał, pali fajki? Wąski? Zdarza mu się. Ja myślę, że jeżeli pali, to jest okazja, w której na pewno zapali. Może wyjść na taki balkon i po prostu na nim zapalić. I to jest moment, w którym Joanna została, poszła może do łazienki, natomiast ty słyszysz i czujesz wibrację telefonu. Przyszedł SMS.
Czytam. I to jest SMS od szufli. Co tam szufla jest? Prosta wiadomość. Dzisiaj bajka o 19. Czekam. Zaciągam się papierosem. O, się kurwa narobiło. No dobra. Ale zabiorę ci 2 punkty stresu. To bardzo miłe. Dziękuję. Odwracam się i czekam, aż ona będzie wychodzić. Ja trochę teraz chyba zobaczę, jak ona będzie wyglądać, bo ona chyba będzie po raz pierwszy nieuczesana i nie będzie miała tych okularów i będzie taka dosyć mocno wymięta i... No spogląda, ona oczywiście wchodzi, spogląda się na ciebie uśmiechając się. Przez ciebie straciłem swój profesjonalizm, Rafale Zoni. Ryzyko zawodowe. Ryzyko. W tym słowie jest taka obietnica. Uśmiecha się. Po czym podchodzi do ciebie tam na ten balkon i wyciąga ci z ust twoją fajkę i ją po prostu zaczyna palić. To co za tydzień? Jestem profesjonalna, więc muszę cię poinformować, że złamałam wszelkie możliwe zasady, więc jeżeli miałabym to robić profesjonalnie, to muszę cię skierować do innego psychoterapeuty. Chyba, że nie chcesz. Ładnie tłumaczę, ale to nie jest mój styl. Może tym razem spotkamy się gdzieś na mieście. W porządku. Ciekawa jestem, co zaproponujesz. To, co mogę chyba, to, co lubisz. Mówię i chodzę bez słowa, zostawiając dziewczynę. Mm-hmm. Okej. Okay. I jak wyjdę za drzwi, to tak oprę się o ścianę i odetchnę z 2-3 razy. Uśmiechnę się gdzieś krzywo, mało przyjemnie i odpiszę na SMS-a. Będę. Okej. Okay. Panowie, ja pozwolę sobie to zamknąć. Bo w dużym skrócie, Sebastian, trafiłeś jeszcze na rybaki do klubu sportowego Rocky. Spotkałeś się ze Scheniem, na którego wszyscy mówią Stachu, ale ty nie możesz na niego mówić Stachu. Jest twoim trenerem. Oczywiście zrypał cię z góry do dołu, a potem udowodnił ci, że gówno umiesz o boksie, ale to był dobry trening. Więc... pozwolę sobie to przyspieszyć, tak żebyś ty trafił faktycznie do bajki, żebyś był na 19 w bajce. Zakładam, że i Marcin Górzecki, i Rafał Zoń również się tam o tej godzinie 19 pojawią. I chyba, że chcecie coś, że tak powiem, w tak zwanym międzyczasie jeszcze ogarnąć, to mi teraz powiedzcie. Okay. Ja będę długo oddychał i pojeżdżę trochę po mieście autem. Okej. Okay. W porządku. To jest... Tak, to jest... Końcówka września wydaje się być mocno szalona. Chyba dla wszystkich, ale zobaczmy, co będzie dalej. Oczywiście gabinet na Dębowym to... Dębowe to bardzo miłe... miła okolica. Płynie tam Oleśka, wzdłuż niej posadzone są dęby, stąd to jest... Stąd nazwa tej dzielnicy. Znajdują się tu również rezydencje i wille, ale również pojawiają się takie ładne bloki. I w takich jednym z takich bloków nowoczesnych właśnie ma swój gabinet Joanna. To miejsce zyskało na swojej urodzie po tym, jak opuściłeś ten gabinet i cały dzień w ogóle zyskał w twoich oczach. Natomiast Centrum Szybina nie różni się od centrów dużych miast w Polsce. Pomimo tego, że Szybin nie jest największym miastem, to ma dobre 300 tysięcy mieszkańców. Oczywiście góruje nad centrum i nad całym miastem tak zwany szpic doroszów, czyli tych najbogatszych ludzi i ten największy, najwyższy budynek w mieście, który niemalże rzuca cień na wszystko inne, ale centrum o tej porze tętni życiem. Kawiarenki, puby, lokale,
modne lokale, bogaci ludzie, ładne samochody, ładni ludzie i gdzieś pomiędzy uliczkami ci, którzy nie mają pieniędzy na to, żeby kupić sobie coś ciepłego do jedzenia. Klub Bajka to modny dwupiętrowy lokal, w którym, czy piętrowy właściwie lokal, w którym są dwa parkiety i jest to miejsce, w którym glaca stoi na bramce. I żebyśmy już tego nie przeciągali, zakładam, że Szufla i Wąski pojawią się mniej więcej w tym samym czasie, czyli powiedzmy chwilę przed 19, a glaca już będziesz stał na bramce. O tej porze nic się tu nie dzieje, ale tak koło 21 powinno już się coś dziać. Pewnie glaca stoi na zewnątrz na faj po prostu, no bo jak się nic nie dzieje, to sobie siedzi, patrzy na jakiś tam zegareczek nowy, nie, elegancko tutaj sobie ogląda, bransoleteczkę, kurwa, coś tam wypali i sobie stoi elegancko, nie? Czas mija, pieniądz się zarabia, super. Więc sobie stoi i sobie stoi, nie? No. I to jest moment, w którym z jednej i z drugiej strony, że tak powiem, zarówno Szufla, jak i Wąski wyłapujecie siebie i oczywiście, jaki kolor ma ten dres? Pomarańczowy. Nie sposób go nie zauważyć. Jest po prostu jak wielki neon na podbudynkiem. Szufla parkuje swoje czarne Audi A4 z 2016 roku gdzieś tam przy parkometrze. Zamyka drzwi. Z daleka widać glacę, który po prostu świeci. No, nawet gdyby klub nie miał napisu Bajka, to i tak wszyscy trafiliby po wielkim dresie wielkiego glacy. I różnicy teraz nie widać, kiedy między nimi jest dobre 300 metrów. Ale niespiesznie Szufla wyciąga papierosa, odpala i podchodzi do glacy. I dopiero kiedy jest obok niego, to widać, że jakby chciał się z nim przywitać, to czołem pewnie dotknąłby dokładnie jego mostka. Taka jest różnica pomiędzy obydwoma. Więc podnosi głowę do góry i mówi: ty to glacuś, kurwa, wyglądasz normalnie jak neonik, wiesz? Tylko czemu, kurna, pomarańczowy? Miałeś być żółty jak pszczółka Maja, misiu. Siema, muzyk. No bo taki dresik akurat się uprasował, nie? A zresztą i tak się będę przebierał, bo w robocie jestem. Co tu robisz? To ty chyba nie twoje klimaty trochę tutaj dzisiaj będę, nie? Wiesz co, spotkanie mam. A ja ci powiem, że na to spotkanie cię wezmę. Ale wiesz co, kurwa, po prostu wiesz co, pożycz mi okulary, bo to tak świeci, cholera. Ty, a ty wreszcie wiesz, co to truteń? Co? Truteń! Ale kurna, jak, truteń! Jak to? Okulary pszczółka i truteń. Taka. Co to się pszczółka razem taka. Jak to skleja, ej? Jaka nie, pszczółka? Że tak świeci. Kurwa, jaka pszczółka, to bajeczka jest. Jaka pszczółka? Muzyk, glaca. Wąski. On nie zrozumie tego, daj mu spokój. On nie zrozumie, wszystko rozumie. Ale on wszystko rozumie, zobacz. Ja wiem, ale jemu trzeba na motylkach tłumaczyć, nie na pszczółkach, nie? Dobra, kurwa, motylki, ej, zobaczcie, jak mam ten cykadełko fajne, ej, dziaś? Elegancki. Gościu, oryginalny? Wąski. Znaczy, jak wychodził. Wąski, słuchaj, ja mu chciałem na pszczółkach, bo zobacz, wielkie dupsko, właśnie przepraszam, sorry, odwłok wciśnięty w gacie w paski. Co wy chcecie od mojej dupy, kurwa? Nie, piękne, tylko żądło malutkie. Nie ma żądła, tak się obracam, patrzę na te dupy. Nie ma żądła. Nie ma żądła. Przy takiej ilości, jakie ty pakujesz w żyły, to nie masz żądła. Nie ma żądła. No właśnie, nie ma żądła w dupie. O co chodzi w ogóle? O co wam chodzi? Sprawa jest. No dzień dobry. Sprawa jest, słuchajcie. Co ty taki wesoły jakiś dzisiaj jesteś, Wąski? No Wąski, faktycznie. Papa no ci się śmieje. No życie mi się dokument, nie? Więc przyszedłem się napić, bo chyba tak trzeba robić. No chyba... Wąski, może tak, Wąski, nie wiem. Spójrz mi w oczy. Dupa nie mogę. Jakaś? Nie mogę dupa powiedzieć, jakaś. To byłoby złamanie tajemnicy. Dupa. Widać po tobie, Wąski. Po tobie zawsze widać. Praca zagląda tak, no co, dupę ma? O co chodzi? Praca, ja pierdolę. O kurwa, ja pierdolę. Co w tym dziwnego w ogóle? Ale żądła nie ma. Słuchajcie, chłopaki, no nie ma. To nie ma sprawa, jest, sprawa jest z Gandalfem, mamy się spotkać.
Każdy z was kojarzy. Myślę, że kojarzy typa. To jest taki gość, który... On się pojawia często w bajce, ale jakby pracuje na mieście, ale nie jest żadną jakąś wielką szychą. A jest takim trochę podwykonawcą. Czasami miał jakieś tematy dla was. A czy ciebie kiedyś o coś prosił Glaca, czy ciebie Wąski? Drobne jakieś wątki. Jakieś drobne wątki, które zawsze gdzieś na lewo można było coś zrobić. Zawsze to oznaczało parę złotych. Nic grubego. Żadne grube tematy, ale Gandalf taki jest. Dlatego nie przeszkadza ludziom w gruncie rzeczy. Gandalf. Ja myślałem, że go w zeszłym roku na Magika zrobią, ale się wywinął. Więc co ciekawego chce? Też chciałbym wiedzieć. Magiczny był jak cholera przez telefon, więc mieliśmy przyjść, zobaczymy. Na 19.30 jesteście umówieni, tak on ci mówi, że 19.30, więc pewnie będzie koło 19.30, więc możecie wbić się, że tak powiem, do lokalu, usiąść gdzieś przy jakimś stoliku oczywiście i pogadać ze sobą, czy po prostu nie musicie tutaj stać, nie? Nie, no pewnie, wbijamy do środka, zamawiam kolejkę jakąś, także Glaca zajmuje, znaczy tam są takie cztery stoliczki właśnie, znaczy cztery krzesełka, my z Wąskim zajmujemy pojedyncze, Glaca zajmuje oba pozostałe, także nie, siedzimy i czekamy. Glaca to wam robi tam miejsce, jak ktoś tam siedzi, to wypadł cipy, dobra, i tam chodźcie, tu pokazuję, tu jest wolne. I jakieś tam faktycznie laski poszły, widzisz jak kelnerka spogląda się na ciebie, Seba tak nie można. To jako... Znaczy się... Już nic nie rób. Dobra. Ona idzie za tymi dziewczynami wytłumaczyć. Zgarniam sobie piwko zero, bo ja nie mogę pić alkoholu. Więc siadam z tym piwkiem zero. Coś nie mogę. Rozpieram się od lewa do prawa, jakbym chyba pierwszy raz w życiu się wyspał. No i... Co tam u was, panowie? Tak normalnie, tak wiesz. I... A co u was... No, to pełna wypowiedź. Składam nową płytę. Będzie w tym roku. Mamy wrzesień, ale dobiję do listopada. Myślę, że dam radę. Sporo pomysłów mam we łbie. Muzyk, ty, żebyś na swoje urodziny zdążył. To jest... Spokojnie. Tak musi być. Spokojnie dam radę. A będzie trzeba jakoś ten pomóc w opychaniu płyt czy coś? No kurna, jak zwykle, oczywiście. No to nie ma problemu. Znam ziomeczka, słuchaj, wrócił z Norwegii, kupi pewnie całą partię. Bardzo lubi hip-hop. Mówię ci, a fajki mam od niego, patrz Wąski. Faktycznie, ma Marlboro. Seba nigdy nie miał Marlboro, to znaczy nigdy swoich Marlboro nie miał, więc na pewno skądś się zdobył. Ty kurna, to dobry pomysł, bo do Norwegii jeszcze kuchnia nie grałem, tylko czy oni rozumieją po polsku? No to kogo obchodzi, ważne, żeby kupili, nie? A my są byty Polaków, na pewno jakieś audytorium znajdziesz. O widzisz. Jebał pies, ważne, żeby kupili, nie? Tam słuchaj, w tej Norwegii to tam ten Mikołaj święty jest, nie? To może być nawet... Jaki Mikołaj, kurwa? No ten taki z tą czerwoną tam, wiesz, na pod choinkę przynosi, kurna, prezenty. Ja wiem, kurwa, że ty przynosisz prezenty, kiedy chcesz, a... Kurwa, muzyk, ty się chyba spałeś jakiś, kurwa, z jakim Mikołaj? Kurwa, jaka Norwegia, co ty w ogóle? No co sam mówisz o Norwegii, że płyty mi opchniesz do... No tak, ale ja nie wiem, gdzie to jest, no. Ale Norwegia jest Norwegia, pieniądz ma, no to płyty będą, nie? No znaczy, to mówię ci, że tam, że... Dobra. To Mikołaja? To co ty chcesz, te swoje kurwy tam na tych... płytach do dzieciaków puszczę? Co ty, pojebało cię? Na reniferach będą jeździć na okładce. Zajebisty pomysł. Widzisz. Renifery na okładce. Ej, kurna, a jakbym ja świąteczną płytę zrobił? Taką, ale wiesz, tym, taką tak, że... kolędy hip-hopowe bym napierdalał, co? Cicha noc i coś takiego? Ten? Nie no, że Trzej Królowie, rozumiesz, w dresach. A, o, dobre by było, to nie? O nas. No, no bo właśnie no. O tym mówię. To dobre by było, no, no. To na pewno na Trzech Króli byśmy... A jakbyśmy tak w Szybinie na Trzech Króli zrobili taką paradę Trzech Króli. Paradę? No, ty, Wąski i ja. To się źle kojarzy. No dobra, byśmy byśmy kurka po prostu... Nazwę musisz zmienić i wszystko będzie dobrze. Weź to nazwij jakimś, albo zlotem, czy coś. Albo jakimś wjazdem, nie? Wjazd Trzech Króli, wiesz, rozumiesz, nie? Jastrzyk. Ustawka, kurwa, ustawka Trzech Króli. U jakiego stawka? Nie znam stawka.
Dobra, ja coś wymyślę. No, ty masz ale, ale jest pomysł, ale jest pomysł. No, ja to mówię, wjeżdżamy to od razu na ostro. Sławek weźmie 1000 sztuk z Norwegii dobrze. I będzie dobrze. Dobra. No. Kupuję to. Znaczy, Sławek kupuje. No Sławek, wydaje mi się, że pomysł jest fajny, ale ty ciągle krążysz dookoła tematu jak, wiesz, pies dookoła suki ścieczką. Ty to powinieneś pójść do radia i tam im dać swoją płytę i oni by to puścili. No, a jak nie będą chcieli puścić, to pójdziemy i puszczą. To, co on powiedział. Nie jest, kurno, takie proste, wiecie? Jak to nie jest proste? Poprosić, dzień dobry, poprosimy płytę puścić i oni puszczą. No, telefony im się zabierze i będą grali przez całą noc. I od razu przyjadą i co? Od razu przed twoimi oczami, Szufla, pojawia się twarz 50-letniego gościa. Świerkowiaka. Typa, który cię w bardzo skuteczny sposób odcina od tego wszystkiego. Czy wiesz, ja to nie chcę nic mówić, ale ty to stary już jesteś. Ty nie masz za dużo czasu. Ty musisz dalej wejść. Na ostro, zobacz. Co na ostro? Na ostro, kurwa, rozumiesz? Na ostro to ja bym dojebał temu świerkowiakowi, rozumiesz? On, to kurwa. Dojebać mu? To już. Gdzie on jest? Gdzie on stoi? Zawieziemy go nad wartę, porozmawiamy z nim, będzie cisza. Po co nad wartę? Czy nie będzie cisza? Do domu nie można jechać? Co on, bezdomny jakiś menel? Słuchaj, te ziemniki mi, kurwa, pieprzone szkodzą. Świerkowiak to jest facet, który w Urzędzie Miasta kulturą się zajmuje, rozumiesz? O kurwa, on trzęsie... to ja mu kulturę pokażę, kurwa, tylko powiedz mi, gdzie mieszka. Trzęsie całą areną Szybin. Skurwysyn powiedział, że nigdy nie zagram na arenie Szybin, rozumiesz? Kurwa, to ja zagram na jego zębach, słuchaj, nie ma problemu, tylko pokaż mi, gdzie mieszka, mówię ci. To nie jest takie, kurwa, proste. Jak to nie proste? No podchodzisz, lutujesz i mówisz, że ej... No i co? Lutujesz no i co? I wtedy co? I ja gram koncert, bo ty mu przylutowałeś. Glaca. No kurwa... Nie, to tak, kurwa, nie działa, rozumiesz? Nie działa. Ja bym chciał, żeby ludzie kupowali moje płyty, a nie żebyś ty im... Ależ kurwa, nie, żebyś ty opychał tysiąc... Nie, bo ty im nie będziesz sprzedawał. Ty im będziesz sprzedawał plombę, rozumiesz? Nie plombę, wryj kurwa, płytę. Płytę, jak nie wezmę, to wryj. To prosty wybór, no. Płyta, to na zdrów, ej. Ja nie mogę, bo... Ja kieliszeczek. Odpierdala mi potem. Ale ty wódę pijesz, czy ten? Bo ty zerówkę sobie zamówiłeś. Ja wiem, ale była kolejka postawiona, więc ja sobie pierdolę jednego. Okay. Bo cały problem polega na tym, że tłumaczenie czegokolwiek chłopakom w moim wypadku jest dosyć trudne. Bo ja się denerwuję. Oni pierdolą te swoje farmazony. Tłumaczyć, że Finlandia to nie tylko wódka na przykład w tym towarzystwie, jest wkurwiające. Więc ja stwierdzam, że jednak ten jeden kieliszek sobie pozwolę. Okej. Okay. W porządku. I tak sobie siedzicie i rozmawiacie przy tym stoliku. Podchodzi do ciebie kelnerka, Sebastian. Glaca, słuchaj, ty się powinieneś już przebrać, nie? No, chyba tak. No to wiesz, bo jak Amat przyjdzie i zobaczy, że tutaj siedzisz i wódę pijesz, a nie na bramce stoisz, to się przypierdoli, nie? No nie piję wody, nie, bo mi odpierdala, nie mogę, nie. Może potem, ale chłopaki, muszę się przebrać teraz z tego dresu, to wiesz, do roboty muszę, nie? Ale to zaraz przyjdę, to minuta 10, nie? I ona tylko kiwa głową i kiedy, wiesz, zaczyna odchodzić, wchodzi do knajpy, to znaczy do knajpy, do środka wchodzi gość, którego znacie, to jest Gandalf, to jest facet, który... Ma krótko przycięte włosy, taką szeroką, ale ładnie przyciętą również brodę. Chodzi ubrany trochę już nie na czasie, by się można powiedzieć, bo wygląda trochę jak kiedyś ten taki sznyt nadrwala, więc koszulę ma w kratę, jakieś dżinsy, wysokie buty. Ściągnął płaszcz, przerzucił przez ramię, idzie, buja się trochę. Witam, Szufla, Glaca, Wąski, siemaneczko, jestem trochę przed czasem, jest 25, zdążyłem, o, a wy już imprezujecie? No i palcem kieliszek. Wódeczka siada, przybija piątkę z każdym z was. No, zaraz wrócę, tylko muszę się przebrać, nie, bo w robocie jestem. No dobra, co tam słychać, chłopaki? Co u was? Szufla, a ty coś nowego jest już? Na jakiś bit znalazłeś? Coś będziesz puszczał? Idziemy na imprezę? Robi się, tworzy się.
Tam kuchnia, nie kręć, czarodzieju, abrakadabra swoje robisz, chciałeś drużynę pierścienia, to ją masz, no. Zaraz Glaca przyjdzie przebrany, proszę ciebie, idziemy, tylko powiedz mi, o co chodzi? No ja już wam powiem, a u ciebie Wąski, co słychać? Jak tam fureczkę podrasowałeś, kupiłeś ten tłumik nowy? Gaźnik kupiłem. Gaźnik, no i a co z tłumikiem? Taki ładny, chromowany miał być, mówiłeś. Ukradnę. No, jest to sposób. Mam dzikę, pojadę sobie na wysokie. 3 minuty strachu i wiesz, szybkie ręce. W porządku, brzmi jak plan. Czekamy na Glacę, bo ja go lubię, ale on niekoniecznie skuma, nie? Podejrzewam, że jak przyjdzie za pół godziny, to i tak się wklei w rozmowę. Glaca zrozumie, jak mu powiemy, jak mu przetłumaczymy. Nawijaj. Słuchaj, no dobra, to ja bierzę tego kieliszka. To wasze zdrówko. Wypija. Kurwa, ale zanim, chłopaki, o interesach za chwileczkę. Kurwa, widzieliście, co zrobił ten jebany Amazon? Co zrobili z moim Tolkienem, kurwa? Co zrobili mojemu Tolkienowi? Rings of Power, kurwa, widzieliście to gówno? Widzieliście, co tam, kurwa, Galadriela pływa, kurwa, po morzu? W oceanie? A kurwa, jak krążownik zapierdala w jedną i w drugą stronę. Oglądaliście nie na Netflixie, na tym, na Amazonie, kurwa, leci. Co to jest? A no, to jest o czym to? No kurwa, no serial, no ja pierdolę. Nie oglądałeś Władcy Pierścieni? Szufla. Nie. Nie? A nie. Ty może oglądałeś, Wąski? Ty, ale to jest ten Wiedźmin, o czym mówisz? Nie, ja Wiedźmin jest kurwa na Netflixie. Ci zjebali też, ale ci to w ogóle zjebali. Bita, więc coś tam pirazy drzwi wiem, ale mi nie podeszło. O właśnie, no kurwa, no i teraz. No i Hobbit ci nie podszedł? No nie podszedł mi. O co? Hobbit, kurwa, Hobbit. No chuj, dobra. O ja pierdolę, wy w ogóle nic nie kumacie. Jeżeli miałbym się z jakimś takim małym jednym przestawać przez całe życie i chodzić na misję, to wybrałbym tutaj muzyka i mi już więcej hobbitów nie potrzeba. Widzisz? No dobra, wy w ogóle... Wy w ogóle, kurwa, nie kumacie. Ale Hobbit bosko brzmi, ja bym o tym jakiś rym zrobił. Ty Glaca Hobbit. Czy to nie pasuje? No jak, kurwa, Glaca? Przecież Glaca wygląda jak, kurwa, Uruk Hai. A wy chuj, nawet nie wiecie, kim jest Uruk Hai. Ja pierdol. Uruk, co? No właśnie, słuchaj, kurwa, no ale zajebali mojego biednego... Czarujesz, ja pierdolę. Co oni temu, wiecie, co by zrobili, kurwa. Niebezpieczne jest. Robota miała być. No już, poczekajmy na Glacę, ja wam jeszcze tylko, kurwa, ale wiecie co, chuj, kuzyn, mój młodszy kuzyn, kurwa, wysłał mi ostatnio link do jakiegoś chuja na YouTubie, mówią na niego karczmasz albo barman, kurwa, on podobno opowiada historię wśród ziemi. I podobno zajebiste, przesłucham, a wy, kurwa, nie wiecie co to w ogóle, ja, dobra, chuj, wy jesteście w ogóle nie tutejsi, dobra, ja pierdolę, dobra, nieważne, słuchajcie, kurwa, o, jest Glaca, Glaca w tym czasie właśnie wychodzi. No, czarna obcisa koszulka. Tak. No, czarna obcisa taka, żeby było widać wszystko oczywiście ładnie. No i dżinsiki, jakiś tam grubszy pasek, nie? Mm-hmm. Ale oczywiście świecące złote jakieś tam adasie na nogach ma dalej. Brązoleteczka i nowe cykadełko dalej. Też oczywiście wisior na szyi tak samo musi być, żeby styl był taki piękny i podchodzę. Glacunio, jak ty pięknie wyglądasz. Będziesz naszym uchujrajem. Co? Urukhajem, kurwa. Ale trzeba mu marynarkę kupić. Dobra. Zubariem będziesz, kurwa, no, mać. Czym będzie? Zubariem. Takim Tolkienem, tylko że dużym. Ale zobaczcie, gdyby mu, kurwa, wrzucić marynarkę, to przecież to nie ten Glaca, kurwa. To nie Sebik, tylko Sebastian, pan Sebastian. Ej, o chuj, chodzi. Dużych marynarek, tylko nie wykosztuje się na takie od krawca. Panie Sebastianie, czy pan usiądzie z nami kawałeczek? Mamy takiego ważnego gościa, abrakadabra do nas przyszedł. Dobra. Kurwa, ćpacie coś? Nie wiem. Glaca, masz chwilę? Siadaj, kurwa. Słuchajcie. No, mam pracy, jestem. No dobra, słuchajcie. Dobra, kurwa. Dobra, chuj, nie będę wam opowiadał o Rings of Power i tak chuja, wiecie o tym, to... O dobra, czym? Ale do rzeczy. To do frajerów chyba. Kurwa, no, dobra, Glaca, nieważne. Nie, zapomnij, w ogóle nie było tematu. Glaca, nie było tematu, okej? Okay? Spoko. Rings of Power. Twoje zdrówko. Moje, ja nie mogę. Ale za ciebie wypiję ten trzeci. No. Przepraszam, wy coś też? Chłopaki? Nie? A ty, Szufla? No to sam mam pić, kurwa, lustro mam sobie postawić? Nie, no dawaj, bo na sucho tego nie będzie. No właśnie, Wąski, jeszcze jednego, na drugą nóżkę jebniesz. No widziałem, że jednego chlapnęłaś. To jeszcze 3 szociki, tak, wściekłe. Wściekłe, 3. To cztery. Słuchajcie. Chłopaki, mam temat, kurwa. Lewizna jest zajebista i ja, wiecie, no potrzebuję czasami wsparcia i to jest temat, sam tego nie jebnę, ale mogę to zlecić.
Ja biorę jedyne 25%, reszta jest wasza. A wiecie, kurwa, na czym ten hajs? No, kurwa, na czym? No, bo powiedziałeś, że napierdolamy lewiznę. No to już, tylko kurwa, gdzie siedzą? Nie, kurwa, ja na trzeźwo tego nie zrobię. Dawajcie tak 6, kurwa, 6. Nie, Glaco, spoko, spoko. Nie lewiznę, kurwa. Robotę nie? Znaczy się. Robotę na lewo, kurwa. A, na lewo? Nie, że pójdziesz na lewo, tylko kurwa z boku tak jebniesz no, i kasę można... Wiem, no dobra, no. No, przynosi no, to. O, dziękuję, ale pani uprzejma, naprawdę dziękujemy. I ja zaraz tam, proszę rachunek otworzyć, ja zapłacę. Rozkłada. Czystujcie się, kto chce. To wasze zdrowie. Piecze, suka. Dobrze. Mm. Konkret czarodziej, bo mój no czas dobra, ale kurwa drogie. No ja wiem, szufla, kurwa, ale pozwól. No, no na czym można zrobić teraz pieniądz? No powiedz, kurwa. No na czym, kurwa, w tym kraju, kurwa, bidy, kurwa, ruskiej, co można zrobić w tym kraju, powiedz? Trumny będziemy sprzedawać na lewo. Henio mówi, że na jakimś wacie, czy co? Co, tylko nie wiem, wat. No, tak. Kurwa, śmiejecie się z Glacy, a Glaca jedyny kumaty, kurwa. No na czym, o. Na czym, no? No a ty, no, Henio mówi, że na wacie. No? Na wacie. No właśnie. Na noktowizorach można zrobić dobry biznes, bo teraz wszystko wykupili i wysyłają. Ach, teraz drogie jest, to schodzi. No. Wiem, że to chujowe, ale można na tym dobrze zarobić. No dobra, kurwa, ale ja nie mam dostępu do noktowizorów, kurwa, no. Ale dobra, pomysł ale może, wacie, ale no, może na, będę miał. No na wacie możesz mieć, nie? To żeby, że na wacie zrobimy. Chuj, piję drugi. W Poznaniu, to daleko pije. Strasznie. Co? Ale nie, no wacie, no wacie. W Warszawie, kurwa, jest wat. Jakim? A to taki? A. Dobra, słuchajcie, jak będziesz tak pierdolić, dobra, ja za 5 minut wychodzę. Spadam. Dobra, kurwa, wyluzuj. Nie. Dobra, to już mówię, no. Już mówię. Już bez czarowania. Kurwa, bez czarowania. Spoko. Słuchajcie, w dzisiejszych czasach zarabia się na węglu, kurwa. Na węglu, rozumiecie? Ludzie nie mają węgla, kurwa. W całej Polsce nie ma węgla, w Szybinie nie ma węgla. Kurwa, po 3000 płacą za tonę. Rozumiecie to, kurwa? 3000, kurwa! Jak te pisiory wyruchały wszystkich, ja pierdolę! I wszyscy teraz płacą i płaczą. Chcesz mieć ciepło w domu? Kup se węgiel. Za ile? Za 3000? 3 300, 3 500? No i na tym, kurwa, zrobimy biznes. Ale nie, słuchaj, Gandalf, słuchaj, są pewne granice. To, że ja się, kurwa, szufla nazywam, to nie znaczy, że ja teraz wezmę, kurwa, łopatkę i ja będę napierdalać, rozumiesz, czarne kamyczki, no. Nie, kurwa, nie, to jest czarne złoto. Słuchaj, nie, tutaj no, dobrze ja mówi. Nie, to suma przypadków, szufla, kurwa, nie obrażaj się. Wąski, kurwa, nie, weź mu wytłumacz, ja nie chcę mu przykrości zrobić. Ja ej, ale wiesz, nie wiem, czy dobrze pamiętasz o tym, ale Glaca nie może sobie rąk brudzić za bardzo. Kurwa, ja pierdolę z wami to... Jasne dresy noszę, no. Nie, słuchajcie, ale chłopaki, ja wam coś powiem. Kto tu umie rachować, kurwa? Kto tu, znaczy się liczyć? Już nie patrzę na Glacę w ogóle. Rzucił tylko wzrokiem na szuflę, ale chuj, przerzuca cię na ciebie, Wąski. Wąski, kurwa. Ty liczysz, nie? Ty liczysz. To teraz skumaj. 3000, kurwa, za tonę. 3000 to jest minimum. Ale chuj. Pomysł jest taki, że jebniecie transport, ciężarówkę z węglem. Tam będzie jakieś 30 ton. Ale posłuchajcie, poczekajcie. No trzeba jebnąć ciężarówkę, nie będziecie, kurwa, przerzucać węgla rękoma, no i ja pierdolę, szuflą też nie. I teraz policzcie sobie. 30 ton za 3 tysie, to jest 90 tysięcy. Opierdolimy to na boku, no jasne, że nie za 3, ale znam gościa, kurwa, kamyczek na niego mówię, ma żwirownię prowadzi. U niego puścimy 1600, 1800, no puśćmy za 1800, to daje 54 kawałki. 54 kawałki na czterech. To weźmie, kurwa, tak drogo? Co? Weźmie tak drogo, on pewnie połowę będzie chciał dać. Chuj, potargujemy się, kurwa, no ale to i tak, no zajebnięcie jednej ciężarówki. Jedna ciężarówka, a takich ciężarówek może być więcej. Chłopaki, kurwa, dajcie spokój, przecież to w chuj pieniędzy. Ja biorę z tego te swoje 25%, ponad 40 kawałków dla was. Kurwa, no chłopaki, wchodzicie? Gandalf, ale kurwa, widzisz, bo cały PiS polega na tym, że to oni nie trzymają naładowanych ciężarówek, tylko kurwa wożą ten węgiel w kółko, to trzeba będzie ją w drodze zgarnąć. To kurwa jest dużo roboty, dużo syfu jest, nie? Kurwa, ja jak ten Gandalf biały prowadzę drużynę pierścienia. Chuj, tak nie zrozumiecie. Dobra, nieważne. Kurwa, przecież ja bym nie przychodził do was z gównem. Kurwa, przecież to nie jest Szybcy i Wściekli, że będziecie, kurwa, na autostradzie napierdalać ciężarówkę. Nie, nie, kochani, ten węgiel jedzie z Czech. Jedzie, kurwa, z Czech prosto do Szczecina zapierdala. 30 ton.
jak się jest kierowcą tira, trzeba odpoczywać. Tachografy, jep, odpoczynek. 11 godzin odpoczynku. I gdzie się zatrzymuje ta ciężaróweczka? Zatrzymuje się pod szybinem. Na parkingu leśnym przy knajpie u Grubego. No kurwa, kojarzycie knajpę u Grubego? Najlepsze można opierdolić tam kebaby, kurwa, w całym Szybinie. No, a z drugiej strony motyl ma swoją stację paliw. Facet 11 godzin musi, kurwa, z zegarkiem w ręku garować. Opierdoli coś. A my opierdolimy, a właściwie wy opierdolicie ciężarówkę. Opierdolicie ciężarówkę, ja was odbieram w Szybinie, jedziemy na żwirownię, opierdalamy, bierzemy kasiorkę, dzielimy się i wszyscy, kurwa, szczęśliwie bawimy się w ten pierdolony weekend. No nic prostszego, no chłopaki. Tylko bez mokrej roboty. W sensie, kurwa, glaca, nie możesz mu głowy urwać, nie? Bo wtedy będzie syf. Ale kurwa, no panowie, potargujemy z kamykiem. Zły temat? No jebnięcie ciężarówki. Przecież ty wąski wszystkim, kurwa, pojedziesz czołgiem, kurwa, i aeroplanem też byś dał radę. To da się zrobić. Czujesz ten temat wąski? Bo ja tu tak... Kurwa, czy ty człowieku myślisz, że ja mam jakikolwiek możliwość wyboru? Czym ja się zajmuję? No dadzą robotę, to pracuję. Jak nie dają roboty, to odpoczywam jak artysta. Jak artysta nie napisze książki, to kurwa, albo nie nagra płyty, to nie je. Do artystów, ja od artystów to się wąski odpierdol po prostu. To kurwa, ja to śpiewać umiem, wiesz, kurwa, a nie będę porywać ciężarówki. Ja nie wiem, po co weź mnie, kurwa... Szufla, kurwa, co ty pierdolisz? Ale... Przecież, no, kurwa, no ty nie porywasz ciężarówki, tylko opierdalamy węgiel, chłopie, kurwa, zarabiasz pieniądze, złoto. Wrzucisz Facebooka, rozdmuchasz tą swoją nową płytę, kurwa, tam reklamy... Na jakieś dziwki pójdziemy. Glaca, idziesz na dziwki? No pewnie. Kurwa, Glaca już idzie z nami, zobaczcie. No Krzufla, weź kurwa, sam nie zostaniesz. Nie, tutaj, ale to kurwa nie jest dla mnie, no ja... No ale co jest dla ciebie, kurwa, Szufla, no ale co jest dla ciebie, no ja pierdolę. Gandalf, no. Ty nie gadaj do niego, on wejdzie w to, on nie ma wyboru za bardzo. No okej, okay, no to kurwa. Muzyka, ale to przecież chyba proste, nie? Położysz, kwiatki jej kupisz? Pójdziemy, weźmiemy sobie ciężarówkę i koniec. Wszystko. To są stare ciężarówki, one nie mają tych GPS-ów, śmesów, wszystkich innych rzeczy. Jeżeli to jeździło przez 30 lat, to się raczej nie rozpierdoli nam pod szybinem. No i a to jest żydberetem, wąski. Mam taką myśl jeszcze. A potem można to ciężarówkę na przykład na złom jeszcze opierdolić. Ciężarówkę trzeba zutylizować, to znaczy zniszczyć, glaca. Trzeba ją w pizdu spalić. Złom, nie? Nie, spalimy. Palimy ją, w ogóle nie ma tematu. Nas interesuje węgiel. Kamyczek bierze od nas węgiel, płaci gotowiznę. Dostajemy gotowiznę dzisiejszej nocy. Temat jest w ogóle na dzisiaj, także kurwa, Glaca, weź pogadaj z kurwa Samantem, żeby dał ci wolne. Nie wiem, rozchorowałeś się czy kichuj. Dzisiaj w nocy? No kurwa, no chłop będzie, spogląda na zegarek. Jest godzina, teraz przyjmijmy, 20 dochodzi. Przyjmijmy, że tam, możemy krócej. Chuj, jest za 15:20. Facet będzie o 21:00 musiał parkować. Sprawdzona informacja, przecież ja bym was kurwa nie dymał. No to ja już piszę SMS-a do szefa i myk. I piszę tak, szefie, mam problem, mam srakę po sterydach, muszę do domu. I wysyłam. Już jestem wolny. Dobra, idę się przebrać. Zaraz wrócę. Glaca, problemów zero. Chłop, bez problemów to jest. Życie jest proste, nie? O ja pierdolę. To co, chłopak? To Glaca już. Ja bym się przebrać. Wąski, kurwa, przecież i Szufla, ja bym was nie wyjebał na jakiś temat. No kurwa, to jest drobna robota, ale pomyślcie, jakby co tydzień jebnąć takiego tira, to jest kurwa, w dobrze licząc, 54 tysiące, ludzie za węgiel mało się nie zajebią, kurwa. My nie będziemy przecież detalem tego robić. To jest kurwa super pomysł, tylko z dnia na dzień to wiesz co dobrze wychodzi, kurwa sraczka, kurwa, o Glacy, a nie robota. Taki temat się kurwa dzisiaj mi odpalił, to znaczy mam parę kontaktów, kurwa, no. Słuchajcie. To jest dobry temat, mówię wam. Przecież, kurwa, tutaj Szybin też potrzebuje węgla. Ludzie, kurwa, na rybakach, to czym, kurwa, będą... Oponami, kurwa, będą palić albo na białych. Tak, kurwa, 10% na woź pójdzie, tak? Ty to, kurwa, takie dobre serduszko masz. Bardzo dobrze, panie Owsiak. Ja na woź? Nie, ja woź zawsze, kurwa, ja zawsze do puchy wrzucę. Nie ma w ogóle chuja we wsi. Moja bratanica była, wchodzę, kurwa, nasz oddział szpitalny i wszędzie serduszka. Kurwa, ja widzę. Są, kurwa. No to niech mi nikt nie pierdoli, że on kradnie. A nawet jak kradnie, to chuj mu w dupę, kurwa. Ale żeby tak wszyscy kradli jak on, jeżeli w ogóle kradnie. Daj spokój, chłopie.
No to co? Gandalf. No? Mnie to kurwa śmierdzi. Co ci kurwa śmierdzi, szufla? Ja pierdolę, ty jesteś jakiś defetyzm kurwa siejesz. Ja ci mówię, że możesz wziąć kurwa dzisiejszej nocy ponad dychę lekko na rączkę, to ty by kurwa śmierdzi. No bo ty kurwa tego sam nie zrobisz, Pet. Ja sam pójdę zajebać Tira. No kurwa, szufla, weź ty się kurwa w łeb jedni, no. Zresztą miałem już nieraz dla was tematy. Wyruchałem kogoś na czymś? Zawsze było czysto. Przecież nie ładowałbym was na minę. No chłopaki, kurwa. Wiesz co, ja mam kurwa swoje lata już. O tak, ja kurwa, ty już się połóż zarabiać na ziemi i do piasku, kurwa. Nie, 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 kurwa. Ja bym chciał trochę... Ja bym chciał trochę na kulturze zarobić, rozumiesz? A nie na napierdalaniu, rozumiesz, tirów i paleniu ich w lesie. Kumasz? Wąski, Wąski, weź kurwa, weź mi jebnij, bo ja chcę uwierzyć w to, że śnie, kurwa. Co? Słuchaj, bo dobrze mówi. On dzisiaj nam to pierdoli już przez pół godziny, że on ma tu takiego gościa i on mu, kurwa, karierę pierdoli. Może w tym mu pomożesz? To wtedy mu pewnie... Ale w czym ja mówię? Ale jak w kulturę? Ja z kulturą mam tyle wspólnego, kurwa, że nie mam kultury. No ja pierdolę. No to jest cała moja kultura, no. No to właśnie, ale znasz ludzi, popytaj, pogadaj, bo tej koledze pomóc trzeba, bo jemu na pieniądzach nie zależą. To z dobrego serca zrobi. Tylko i wyłącznie po to, żeby przemawiać do tłumów. Czarodziej, słuchaj, no. No. Tam w tych twoich bajkach to kto był zły? Jak to, kurwa? Orki były złe. I Sauron był zły, kurwa. No i, ale już nie będę wchodził dalej. To słyszałem, ten z takim, ten taki na wieży był, nie? Ta, oko było, no, nie będę wchodził w szczegóły, no, no, ale dobrze kminisz, no. No to ten Sauron, który mówisz, ten zły. Sauron, kurwa. Jak zwał, tak zwał. To słuchaj, no, pierkowiaka znasz? No kurwa. Zarządza, kurwa, obiektami sportowymi przy Urzędzie Miejskim. No właśnie. A wiesz, o to chodzi. Teraz jest. Ja bym chciał, kurwa, czarodziej, żeby to nie wszystko się odbywało na zasadzie ty zagwizdzesz, przyjdzie Wąski, przyjdzie Szufla, przyjdzie Glaca i oni tak staną normalnie. Jakbyś ty, kurwa, trenerem WF-u był, zagwizdzesz, a koledzy pomogą, zajebią tira, wpierdolą temu czy tamtemu. Ja bym to chciał, żeby to tak, wiesz, po partnersku było. Ty znasz jakichś ludzi, my znamy jakichś ludzi. Wiesz, ty do nas dzwonisz, my robimy robotę, wszystko jest na czyściochu. A ja bym tak chciał, żeby świerkowiak zniknął, albo żeby ktoś go zamienił, albo żebym w końcu mógł, wiesz, trochę porymować na arenie Szybina. Dopóki ten skurwiel jest na górze, to ni chuja tego nie zrobię, rozumiesz? No ale szufla, kurwa, no nawet jakbym chciał, to przecież ja jestem za krótki, żeby kurwa do ratusza pójść i wyjebać świerkowiaka w pizdu. Ja nie mówię, że ty masz to zrobić. Ale ty znasz ludzi. A ludzie znają ludzi, którzy znają innych ludzi. No co? Nie znasz ludzi? Znam trochę ludzi, ale czy wystarczająco dużo, żeby kurwa ujebać świerkowiaka? To nie wiem. Glaca, w tym czasie wróciłeś. Już z torbą na ramieniu tamtej lalce tej kelnerce tam tylko rzucam. Wolne mam, bo ten się źle czuje, nie? Szefowi napisałem esa. Będzie wiedział, o co chodzi. Rozkłada ręce na zasadzie okej. Okay. Słuchaj, no Gandalf. Zrobimy tak. Ja w to wejdę. Pomogę ci. W końcu też będę miał w tym udział. Ale umówmy się, że ty będziesz miał taki mały dług wobec mnie. Że popytasz, wrócisz Wici na miasto, wrócisz do mnie, podasz mi, że ten, tamten, a ja z nimi pogadam. Taki łańcuszek zrobimy. Co? Co ty mówisz? Okej. W takim razie zaproszę cię do jakiegoś testu, szufla. To może być charyzma,
To może być psychika, to może być rozum. Myślę, że też. Jeżeli masz jakieś talenty, które masz, to też możesz wykorzystać, nie? No właśnie tak mam zamiar. Wiesz co, ja myślę sobie, że faktycznie wygadany to mam, wygadany na plus dwa, raz na sesję podczas testu charyzma przeprowadzonego, kiedy kogoś do czegoś chcesz przekonać, możesz zamienić miejscami wynik kości działania i jednej z kości wyzwania, więc to okay. Mi się myślę wyda. Dobrze. No to teraz pobawimy się w mechanikę i powiedz, co mam zrobić. Rzucasz dwoma kośćmi K10 i jedną kością jest. K6. Ile masz charyzmy? Bo to będziesz na charyzmę. Tak. Charyzmę mam plus 2. Dobrze, czyli będziesz miał modyfikator plus 2 do swojego rzutu kostką K6. Później będziesz mógł podjąć decyzję, żeby zamienić wynik z K10 na K6. Dobra, to jedziemy mechanicznie. Rzucam. No to jedziemy. Mam czwóreczkę na szóstce. Trójeczkę i dwójeczkę mam na dziesiątkach. No to pięknie. Tak zdałeś. To zdałeś przepięknie, w ogóle bez wykorzystywania talentu. I teraz... No to dobrze. I wiesz co? I to będzie sytuacja... Czy ty masz jakiś tam opis, że w związku z tym ruchem dostajesz jakieś tam gratyfikacje dodatkowe, na przykład, nie wiem, tam respekt albo coś takiego? Nie. Okej. Dobra. Gandalf duma. W porządku. Rozumiem cię, szufla. Nie chcę, żeby ktoś odbierał, że wiecie, ktoś jest chłopcem na posyłki. Taki był zawsze między nami układ, wiecie. Ja miałem cynk, dawałem wam cynk, wszyscy zarabialiśmy, byliśmy szczęśliwi, ale okej. Tylko szufla, ja nie potrafię ci obiecać, że dojebiemy chujka, ale popytam. Gra? Ja nie chcę, żebyś ty mi obiecywał, bo obiecanki to cacanki, wiesz. Takie gówno, takie mało ważne. No nie, ja z gęby cholewy nie robię, kurwa. Jak mówię, że coś zrobię, to zrobię. Przynajmniej zrobię i zobaczę, co się uda z tego zrobić, ale nie potrafię cię obiecać. Ja nie chcę, żebyś ty patrzył. Ja chcę, żebyś ty do mnie wrócił z konkretem, rozumiesz? Bo wiesz, ty mówisz, że jesteś dla nas uczciwy, że nam nagrywasz robotę. Ale to wiesz, od roboty to potem my jesteśmy. I nigdy, kurwa, nie nawaliliśmy, nie? Zawsze byliśmy twoją najzajebistszą drużyną pierścienia, nie? Za każdym razem ten twój pierścień żeśmy znaleźli, czy zakopali, czy co tam się z nim robi, rozumiesz? Kurwa, ale szufla, przecież nie robicie tego charytatywnie, no przecież to jest też kasa, ja rozumiem układ. Spoko, spróbuję coś załatwić. Obiecuję, że spróbuję. Popytam. Nie. Powiedz, załatwię. A wtedy... Masz mój, kurwa, co tam, topór, czy co chcesz. Ja pierdolę. Dobra, chuj, załatwię. Chuj, załatwię. Zadowolony? Laca, słyszałeś, co powiedział? No słyszałem, że załatwi. Wąski? No to wchodzę w to. Ja pierdolę, no to zdrówko, kurwa, no to... Chciałem się wcześniej wpierdalać, ale tak ci tylko pokazuje, że jest 20, a 21 miało być, nie? To tak jakby ten... Dopija. Wypija tego kolejnego szata. Dobra. Jest dla mnie okej. Okay. Tik-tak. No to cieszę się, że się dogadaliśmy. Dogadaliśmy się, tak? Panowie? No pewnie, panie Galflan. Się dogadali. Tam na miejscu wszystko będzie wiadomo. Podaję wam informacje, tak naprawdę, numer rejestracyjny, man, z naczepą, zajebany węglem, kurwa, no to będzie jeden, jedyny jebany samochód, kurwa, zajebany węglem, nie sposób go pomylić. A jak będzie więcej, to kroimy więcej, czy tylko ten jeden? Nie, jeden. Bo nie wiem, dobra. Czy Kamek, kurwa, ma kasy na dwa, nie? Ale jak pójdzie raz, to chuj, to będzie, kurwa, no słuchajcie. Dobra. Co tydzień dyszka, kurwa, to przecież chyba nie grzech, nie? No, muzyk powiedział wszystko, co trzeba, wiadomo, co robić, czy nie? Powiedział. No to, kurwa, po chuj tu siedzimy teraz. Ja muszę wypierdalać, bo szefu zaraz przyjdzie. Szufa, dopisz sobie jeden poziom, to się nazywa szacunku. Każdy zaczyna z poziomem szacunku na jeden, więc to będzie
to będzie u ciebie 2 będzie. Czyli wszystko jest jasne. Wiecie gdzie, wiecie co. Macie samochód, dajecie znać. Łapiemy się. To jest kawałek, kurwa, naprawdę. Widzicie, że Glaca chodzi taki już zniecierpliwiony, no bo on taki jest. Mówi, no kurwa, idziemy już, bo kurwa, chuj mi strzela. No ej, trzeba robić. Pije piweczko i idziemy. Jakie piweczko, kurwa? Już idziemy, teraz. Tufla jest taki zupełnie niepewny całości. Mhm. Jeszcze lustruje cały czas Gandalfa. Ale jak deal, to deal. To, co jest ważne, usłyszał. Krótka robota, ale ważniejsze dla niego będą konsekwencje. Pierdolić ten hajs. Będę pamiętał. No kurwa, Szufla, nie gadaj ze mną, jakbyśmy się dzisiaj spotkali. Ja pierdolę. Powiedziałem, to powiedziałem, kurwa. Załatwię. Chuj. Najwyżej dam ci możliwość odjebania tego kutasa w ciemnej uliczce. Twój wybór. Muzyk, przecież gadaliśmy, trzeba będzie komuś zajebać, to powiedz komu zajebać, no i prosta sprawa, ej. Misiu pluszowy, ja wiem, że ty zawsze możesz zajebać. A co? Ale chodzi mi o to, żeby mój Glacuś miał rączki czyste. No to założę rękawiczki, ej. No dobra. Ja tak patrzę się muzykowi prosto w oczy. No tak. Ale najprostsze rozwiązania są najlepsze. Nie wiem, co z tym węglem jest, ale muzyk to trochę do pieca dojebałeś, bym powiedział. To jak będziesz się tak szarpał, to chwila, moment się, wiesz, większe sztuczki do nas przyczepią. Bo to brzmiało prawie tak, jakbym rozmawiał z kimś, kto robi coś więcej niż śpiewa. To całkiem niezłe, zaimponowałeś mi. Mówisz. Wiesz, myślę sobie o tym, że czas już się zacząć ustawiać, Wąski. Ja myślę, że to mogłeś zrobić to samemu, tylko nie chciało ci się tak naprawdę tego robić, więc wpierdalasz nas w jakąś grubą kabałę i wyjdzie z tego syf. Ja? No. Wąski. Jeśli ty się wpierdolisz, to i ja się wpierdolę. Nie do końca ufam tym razem Gandalfowi, ale... Ale może... Daj spokój, może się posrałem. No dobra, idziemy ruszać dupy, bo nas tutaj Glaca zaraz wyciągnie za kołnierz, a ja wolałbym mieć kołnierz, niż nie mieć kołnierza. No to leci, najwyżej nam piątala przebiją i będziemy razem się ustawiać, jak to mówił muzyk, tylko tak dupą do ściany, nie? No to idziemy. To pakujcie się do mnie do auta. O! A które to? O, z kołami, kurwa, nie na cegłach, chodź. O! No idę. A co tam tego Gandalfa, to po prostu lewą, tylko tak. Nie, w porządku, on tylko machnął ręką, jakby wy wychodzicie. Temat jest dogadany, więc faktycznie opuszczacie bajkę. Machają ci tam, ktoś cię poklepuje, piątkę z tobą zbija Glaca, bo ciebie to znają, no. Pracujesz tutaj, nie? Więc jakby wychodzicie, jak rozumiem, będziecie jechać samochodem Szufli. Tam, gdzie Szufla ma zaparkowaną furę, tuż obok stoi moja. Ja też tu przyjechałem autem. Mm-hmm. I ja zabiorę z sobą walizeczkę. Taką skrzynkę narzędziową. Ona jest dosyć ciężka, jest duża, jest napchana masą różnego typu siuwaksu, które czasami na robotach się przydaje. No i wrzucę ją na tylne siedzenie, usiądę obok, zaczynam przeglądać, co się może przydać. Mm-hmm. Okej. Okay. Uśmiecham się, bo kurwa widzę Galfala. Sorry. Dobra, w porządku. Okej, okay. jedziecie samochodem Szufli. Szufla, co to za fura? Audi, tak? To jest Audi A4 2016, czarny, przyciemniane szyby, alusy, no dobre autko, całkiem sprawne auto. Mogłoby być nowsze, ale to nie jest takie złe. W środku ładny zapach, tam 3 Wunderbaumy wiszą, także zapach piękny. Nawet to, że przewiozę kawałek, no chociaż jak Glace będę przewoził, on używa takich perfumów, że potem trzeba będzie auto zostawić z otwartymi szybami. Ale okej. Okay. Napierdala ci uszczelka pod głowicą. Za kilkaset kilometrów ci pierdolnie silnik całkowicie. Jak wcisnął do środka. Tu ty z tyłu zajebiste, tu włożysz jakieś dupy? Boją! O, ale no, wiesz o co chodzi, nie? Takie stykamy, nie?
Jak się uda, to i może. U, no to, bo tu nic nie widać, nie? Ty to jesteś, muzyk się ustawiłeś? No, taka kabina do odsłuchiwania muzyki. W tym momencie włączam audio, które rzeczywiście jest dopieprzone. Z tyłu dodatkowe głośniki, zresztą pół bagażnika to dodatkowe głośniki, także wszelkie tarandy tutaj są dodatkowo dopieprzone przez szybińskich czarodziejów innych niż Gandalf. Także puszczam na tyle głośno, że no, muzyka wydaje się jak w klubie. Jak staję na skrzyżowaniu, to myślę, że nawet jeśli ktoś ma radio włączone, to i tak słyszy to, co ja puszczam. W porządku. Jakby uwaga Wąskiego. Wąski, jeżeli chodzi o samochody, generalnie się nie myli. Kurwa. No miało być tak dobrze. Gdzieś ta myśl się gdzieś pojawia, ale spoglądasz na Wąskiego. Wąski ma wyjebane w ogóle. On powiedział, co wiedział i o, ty, Wąski, jesteś przekonany w ogóle. Nie ma dwóch zdań, nie? To gdzie autko zostawimy? No przecież nie od razu po. Będzie się kawałek trzeba przejść. Może tam przed stacją, przy szosie. Wjedziemy na jakiś taki leśny parking. Okej. Kto zna dobre leśne parkingi? No dobra, wjedziemy, ale nie jedź przez trasę. Nadrobimy, musisz trochę pocisnąć, ale nie jedźmy od trasy, bo tam od chuja kamer jest. Spoko. Wiesz co, prowadź. Znaczy, nie żebyś kierował, tylko mów mi gdzie. Nie. Ja twojej fury się nie dotykam, ona jest zbyt cenna. To teraz pojedziemy tu. Dobra. A na światłach skręć w prawo. I trzeci zjazd w lewo. Ty żartowałeś z tą uszczelką. Nie. Otwieram skrzynkę i zaczynam wyciągać rzeczy. I pierwsza rzecz, która tam jest w środku, to jest torebka strunowa z takimi cienkimi, materiałowymi rękawiczkami podgumowanymi. Mm-hmm. I są trzy rozmiary. Są takie małe, średnie i duże, na wszelki wypadek, bo one się mogą przydać. Zabieram też jakiś taki zestaw wytrychów standardowy, które mogę mieć. Nożyk. I taką puszkę sprayu, którym można popsikać, to zajebiście mocno działa na jakieś ślady biologiczne. Kurwa, przecież nie możemy, tam ktoś zaraz coś poślini, ja znam tych ludzi, ale coś dotkną, przyłapią. I wpakuję sobie do kieszeni, to do lewej, to do prawej, ja wiem, w której kieszeni co dokładnie jest. Tam czapkę wyciągam na wszelki wypadek, zakładam sobie pod kaptur. No i liczę na to, że może tym razem też nie mnie złapią. Okej. Glaca siedzi z tyłu. I on tam dziuka tam w ogóle, taki zadowolony, jak mu zaleci, nie? Szufla odpalił kawałek z tego roku. I tu, i teraz. A właściwie teraz. Więc to wszystko po prostu aż się trzęsie. Wyjeżdżacie zgodnie ze wskazówkami Wąskiego. Opuszczacie miasto i faktycznie jest na dojazdówce do Szybina. Jest duży parking, przy którym jest baru Grubego, jest duży parking dla tirowców. Tam po prostu faktycznie samochody się zatrzymują, kiedy muszą na odpoczynek, żeby odbębnić, czy ten 45-minutowy, czy ten 11-godzinny. Po drugiej stronie, po tej samej stronie, że tak powiem, drogi, ale jakby po drugiej stronie tego parkingu znajduje się stacja, którą prowadzi niejaki Motyl. Faktycznie można tam zatankować taniej. Motyl prowadzi biznes paliwowy na mikroskalę i też wiadomo, że można na przykład olej napędowy kupić albo inne opałowy z dodatkiem, na którym też można na dieslu jeździć. Takie różne rzeczy Motyl robi. Wy, jak rozumiem, chcecie wjechać na tą część ze stacją benzynową, tak? Żeby nie zwracać uwagi. Tak jest. Okej. Okay. Zatem minęło, powiedzmy, że jest około 20, przed 21, kiedy wjeżdżacie na stację benzynową. Kilka samochodów stoi, ktoś tam tankuje. Jest trochę ruchu, ale nie dużo. To jest czwartek. Dzisiaj jest generalnie czwartek. Jest godzina około 21, więc ten ruch jest coraz mniejszy. Ja lubię to miejsce, chłopaki, ponieważ Motyl tak napierdala to państwo, że tutaj żadnej kamery nikomu nie udostępni, więc autko może sobie tutaj postawić.
Można je odebrać później, ale musimy tu dopnąć się na odpowiednią stronę. Dobrze kurwa wymyślił ten Gandalf. Teraz jest dobry czas, by zrobić tu porządek, wypieprzyć wszystkich, co bawią się mym kosztem i tak wszyscy macie... Tufla otwarł, schowek, który jest po stronie pasażera i tam jest taka dyżurna kominiarka. To się zawsze przyda, żeby nie rozpoznać pysia, więc bierze ją póki co w kieszeń. Tufla czuje się kurwa niepewnie. Już tu grubo nie gra, ale to tylko intuicja. Mhm. Zawsze kiedy rozmawiał o tym z babcią, babcia mówiła, słuchaj, jak spotykasz się z kimś i ten ktoś wyczujesz, że ma złe intencje wobec ciebie, to no nie brnij w to. Jest tyle ludzi do poznania, nie musisz przecież. Jak pomyślisz sobie, że jak gdzieś pojedziesz, coś ci się stanie, to nie jedź. Zobacz na mnie, spójrz na mnie. Tyle lat żyję, mam kilka prostych zasad i zobacz, nic mi nie jest. Nigdy nic mi nie było, nigdy mnie nikt nie napadł, a szacunek i respekt, zobacz jaki mam. Jakby cofnął się po dobre 10 lat. Jakby był nastolatkiem, kiedy słuchał babci Gertrudy. Już zamknął drzwi. Już miał iść za chłopakami, ale cofnął się jeszcze. Z bagażnika... Jeszcze taki przebłysk dzisiaj, myślę, że gdzieś pojawił. Babcia Gertruda zawsze jak na ciebie patrzyła, to patrzy do tej pory, bo babcia żyje, rzecz jasna, ale jak coś przeskrobałeś, to babcia zawsze wiedziała. I nawet rzeczy, których nie powinna wiedzieć, to mimo wszystko wiedziała. I potrafiła ci to powiedzieć, że wie, bo babcia się nie pierdoliła w tańcu i nie pierdoli do tej pory. Jak chce ci powiedzieć, to prosto w oczy. Jak się pytałeś, skąd babcia wiedziała, to babcia zawsze mrużyła oczy i mówiła, ktoś mi powiedział. I nigdy ci nie powiedziała od kogo. Ale faktycznie wiedziała. Masz wrażenie, że babcia wie, że ty jesteś teraz na parkingu gdzieś tam pod lasem i masz zamiar ściągnąć, że tak powiem, ten samochód. Parłem bagażnik i tak, żeby ani Wąski, ani Glaca nie widzieli. Ze schowka z tyłu wyjąłem klamkę i wsadziłem ją z tyłu za spodnie, pod bluzę dresową. Tak w razie czego. Tak w ramach ubezpieczenia. I wie, kiedy się przyda. Okay. Mistrzu gry. Jak my tam idziemy, to ja podejrzewam, mamy jeszcze jakieś, nie wiem, 15 minut, może 10. Zresztą koleś ma tutaj stać przez całą noc. Tak, 11 godzin ma tu, ma ten przystanek, nie? To ja bym sobie dupnął gdzieś na fajeczce. Mhm. Na tej stacji benzynowej zasady bezpieczeństwa może nie są aż tak restrykcyjnie. Możesz po prostu odejść, nie stać przy dystrybutorze i nikt nie będzie miał pretensji, nie? Na pewno nie motyl. Chyba, żebyś poszedł z fajką jarać przy dystrybutorze, to wtedy tak, nie? Ej, Glaca, masz śluga? No pewnie, mam od tego jakiegoś tam, jak on tam się nazywał, Sławek chyba z Norwegii, nie? No, często jego. Okay. To pogadajmy sobie o tym, co tu się będzie działo. Moi drodzy państwo, dzisiaj głównym daniem będzie ciężarówka. 6 osi z przyczepą. Jeździłem taką 2 razy w życiu, więc może być chujowo. Ale też przy okazji cała sprawa może być bardzo prosta. Pod jednym warunkiem. Chodź muzyk tutaj do nas, pogadajmy chwilę. Bo najważniejsze jest idę. Żeby nie odpierdalać. Bo wiecie, jeżeli my nie pierdolniemy tej ciężarówki, to się nic nie stanie. A jak ją pierdolniemy w sposób negatywny, to może się stać źle. I znowu będziesz, kurwa, biedaku, musiał dostać paczki. A ja bym nie chciał dostawać paczek. Za dużo mnie kosztowały te paczki dla ciebie. Więc spokojnie, po cichu. Chcesz mi coś powiedzieć? Chcę ci powiedzieć, że wierzę w ciebie, bo jesteś mądry chłopak. Tylko błagam cię, nie zapierdolnij się nikogo. Nie ma problemu. Mamy zapierdolić ciężarówkę, nie kogoś. Ej, źle słuchałeś.
buty sobie zawiążmy, żeby ktoś się nie wyjebał. Bo wiecie, zawiązane, tak... a zresztą dzisiaj mam do rzepy, nie? To jest kurwa progres. No pewnie, kurwa, bo na treningu byłem. Bardzo dobrze. Po treningu ciężko mi wiązać buty. Kradniemy kluczyki, czy wchodzimy ze stacyjką, panowie? Co o tym sądzicie? Ja się nie znam. Ja siedzę i tam to, że pierdolę do chłopaków, to jeden chuj. Tam średnio mnie obchodzi, bo oni znają życie, będą robić dokładnie to, co będą chcieli. Ale ja siedzę i wlepiam oczy w ten cały pierdolony parking, w te wszystkie auta, w tych wszystkich kurwa grubych Januszy, którzy wytaczają się z tych ciężarówek, w te kurwa takie mordy opalone, które spędziły zbyt dużo czasu za kółkiem i szukam, czy tam się dzieje coś takiego, co i będzie. I widzisz, powinno. I to jest moment, bo to jest przed 21. Widzisz, jak na parking wjeżdża taki czarny man, nie jest najnowszy, to nie jest jakaś nowa ciężarówka, ale z taką naczepą, z boku jest napis wielki, reklamowy dotyczący węgla i jakby zakupu węgla, czy sprzedaży węgla. Facet nakręca tą ciężarówką i parkuje w miejsce pomiędzy inne tiry, które stoją, też mają pozasłaniane, wiecie, te takie żaluzje. Ten samochód służy, jak się te hamulce puszczają i po chwili gaśną światła. Facet wychodzi z kabiny, nie? I zaparkował ładnie, równo, za pierwszym razem? Tak. Nie jest jakimś kurwa frajerem podstawiony przez pały? Nie, wygląda na... To znaczy na... Wiesz co? Kurczę, czy... A może byśmy zrobili jakiś rzut na zmysły na przykład? Zobaczmy. To znaczy nie, bez sensu, to bez sensu. Masz wiedzę. Nie, zaparkował jak profesjonalny, w sensie zawodowy kierowca. Okay. Wysiada facet, którego... On jest kilkadziesiąt metrów, nie? Więc faktycznie ma na sobie jakąś taką kurtkę, teraz poprawia, bo jest chłodno, bo mamy teraz końcówkę października, września, przepraszam. Więc jest już chłodno, naciąga taką kurtkę. Ciężkie buciory, facet w sile wieku, a może z jakimś tam zarostem kilkudniowym, zamyka drzwi i rusza powolnym krokiem. I wszystko jest sztywniutko. Przeszedł, popatrzył na opony, jak to powinien, zobaczył, zachowuje się jak kierowca. Nie jest, kurwa, jakimś wariatem. Wiesz co, to rzuć sobie na te zmysły jednak. Bo chcę trochę. Dobnie, okej. Okay. Trochę chcę. Okej. Okay. O! Mam dwójkę i jedynkę na dziesiątce i dwójkę na szóstce. A mam duży modyfikator, bo aż plus 3. Wow! Więc tak. No to wąski. Gadasz, patrzysz się w zupełnie drugą stronę i gadasz do nich, nie? Właściwie nie do nich, bo tak to, do nich gadasz, ale to cię trochę mało interesuje, bo jesteś pochłonięty faktycznie... obczajeniem tego typa i ja na przykład nie wiedziałem, że z tymi oponami, więc jeżeli to jest faktycznie taki, wiesz, element kierowcy, przyjmijmy, że jest, to zrobił. Po prostu to zrobił. Obszedł samochód, posprawdzał, po czym powoli ruszył w kierunku baru grubego. Strykam petem w trawę. To co, hotdosia? Czy od razu do akcji? I to my mamy buchać już teraz, czy chcecie poczekać, bo... Nie, no hotdosia. Zro niech się zrobi trochę bardziej ciemno. Między samochodami pojawiają się jakieś dupy, które po prostu łażą i pukają. Pamiętajcie, wiecie, jak to nie jest tak, że te typy nie patrzą i nie uważają na siebie. Jak ktoś będzie wychodził... Ale jak ten typ będzie spał ten tam w samochodzie? To ten? To jest taki z hotelikiem ten zajazd? Czy to jest taki to z znaczy, hotelikiem? To znaczy to jest bardziej bar, więc myślę, że kierowcy tutaj, nie ma tutaj hotelu. Jeżeli kierowcy kimają, to prawdopodobnie kimają w tych swoich szoferkach. No to trzeba lecieć. Chyba już trzeba ten. To co teraz? No to chodźmy. Już po samochód? Dobra, idę. Ruszacie w kierunku parkingu z tirami. Jakieś dupy przechodzą obok was. A pana o wielodzika? Nie mogę, cukru. Idę. Do paszczu 50. No to a gdzie indziej? Idę sobie. Chuj, poszły.
Zero zainteresowania, więc chuj, poszło. Ja w międzyczasie dałem chłopakom rękawiczki i ja wejdę do środka, spróbuję go odpalić, ale jakby przyszedł tutaj gościu, to go po prostu wciągniemy do szoferki. Szczel mu plombę. No. Dobra, nie ma problemu. Jest tylko jedna rzecz. Jak będziecie szli, to znaczy myślę, że Wąski ma tego pełną świadomość. Faktycznie, jeżeli zobaczą to inni kierowcy, to będzie krucho, nie? Więc ryzykiem w tym momencie jest to, czy ktoś was zobaczy. Plus oczywiście otworzenie szoferki, a później bo chcecie wejść do środka i poczekać na typa. Taki jest plan. Znaczy podejrzewam, że ja mogę zasugerować, że muzyk mógłby sobie stanąć troszeczkę na zjeździe i pofilować. Jakby coś się działo, to będzie gwizdał, czy nie. Mm-hmm. Zapodawał bity, czy cokolwiek. Ja mogę wziąć kluczyki od tego typa, jak chcecie. Odda mi. Kurwa, tak? Ja sobie pierdolę dwa kielichy. To mi też odda. To teraz pa. I idę tam za tym gościem. Ja idę. On z pewnością dojdzie do grubego szybciej, niż ty go dopadniesz, nie? Chyba, że zaczniesz biec, nie? To jakby. Tylko, że no to będzie to dosyć. Ja myślałem, żeby podejść, jak on wejdzie do tego hoteliku, sobie coś zamówi, żeby podejść i go spróbować obrobić z tych kluczyków. Okej. Okay. No dobra. A co reszta? Wąski, to jakby co, to ja cię będę zabezpieczał, nie? Będę stał tam i zamawiał hot doga, i jak będzie fikał kościół, to się go inaczej tamten. Nie? Dobra. No, to no. Kufla został na zewnątrz. Ma założony kaptur, żeby go nie było widać. Jeszcze póki co nie korzysta z kominiarki. Mhm. Ale tak naprawdę od dłuższej chwili jest cholernie nieobecny. To nie jest jego pierwsza robota. To nie jest tak, że Szufla nie uczestniczył w tego typu rzeczach. Ale pierwszy raz poszedł na deal i padło nazwisko Świerkowiak. I zaczyna myśleć o tym, że pojawi się szansa, żeby tego gnoja wypieprzyć. I żeby ręce zostały czyste. Jest na tyle nieobecny i na tyle głęboko zanurzony w swoich myślach, że to, co się dzieje, ta rozmowa między Wąskim i Glacą, jest dla niego zupełnie, jakby oglądał film sensacyjny. Oni gdzieś idą do tego baru, on zostaje. Ale z minuty na minutę nakręca się sam. To jest nerwus. To jest choleryk. Może dlatego uderza w bity, żeby to gdzieś miał upust. Nakręca się sam. Gdyby teraz pojawił się Świerkowiak, chyba by go zapierdolił po prostu. Stoi i czuje, że ta krew zaczyna pompować coraz mocniej. Że puls mu wzrasta. Stoi i po nim nie widać. Ale serducho pracuje coraz intensywniej. Masz na sobie czapkę i kaptur? Tak. Właśnie, absolutnie. No? Ja absolutnie się pozbywam tych rzeczy. Okej. Okay. Okulary sobie zawieszam, czapkę gdzieś tam przypinam sobie do paska i wchodzę na sztywniutko i... Bo ja się trochę zmieniam. Ja staję się nagle grzecznym, normalnym gościem. Jestem zmęczony i jak... Chcę wyczaić moment, jak ten koleś będzie zamawiał coś jakiegoś schabowego albo danie chłopa 900 gram za 30,99. Kotlety z King Konga, to jest właśnie tego typu knajpa, nie? No. Faktycznie, już tylko powiem, bo jak będziecie wchodzić, wy wchodzicie, od razu uderza w was zapach jedzenia, przepalonego tłuszczu, będziecie śmierdzieć, ale to nieważne. Stoliki są pozajmowane, widać tutaj głównie kierowców, ale również jakichś ludzi, którzy przypadkowo może się zatrzymali podczas drogi. Wasz typ
Teraz stoi w kolejce, jest drugi, zaraz będzie zamawiał. Duża, stara, taka powiedziałbym perelowska lada. Za nim pani ekspedientka, która obraca się i... Marysiu, pierogi 4 razy i kompocik. A kompocik to panu podam. Ja wyciągam telefon, odpalam sobie Instagram. I tam podbijam, tak absolutnie ignorując tych trepów, którzy tutaj są, takich kurwa roboli, bo ja jestem dobrym chłopakiem, prawda, mam bogatych rodziców, ja tu przyjechałem tylko i wyłącznie dlatego, że mojej dupie się pić zachciało i się wczuwam w to maksymalnie i tam stoję za gościem i wyczuję ten moment, jak on będzie chował portfel i w tym momencie go pierdolę z kluczyków, przynajmniej taką mam nadzieję, okay. Bo jak będzie zajęty jedną kieszenią, to ja się zajmę tą drugą. W porządku. Co robi Glaca w tym czasie? Glaca to stoi za plecami kolegi. W tym momencie oczywiście tak się kuwa, tutaj sobie poprawiam ten dresik. Kurwa, okularki zostają czarne jak są, to rozglądam się kurwa, po całości, nie? Elegancko. Udaję, że nie wiem, o co chodzi, ale oczywiście filuję z góry, jakby tam coś mu się działo, no to kurwa trzeba będzie lutować, to trzeba lutować. No, na razie sobie tylko te rękawiczki głupie ściągam, bo to bez sensu wygląda, w ogóle nie pasuje, jak sobie podwinę rękawy, więc podwijam rękawy, kurwa, tam na czekadełko spoglądam nerwowo z 10 razy, kurwa, na sekundę, nie? W ogóle, bo kurwa, to już coś kurwa zrobił, coś mnie nosi. Okej. I szufla jest na zewnątrz. Szufla jest na zewnątrz, szufla nerwowo się zaczyna obracać wokół siebie. Czy ktoś nie przechodzi, czy ktoś nie idzie? Przechodzą ludzie, tu jest. To nie jest jakiś ruch jak na dworcu, ale jakby jest ruch. U grubego jest dobre żarcie. Kepsy też są świetne. I ja bym chciał, żebyś ty sobie, szufla, rzucił na charyzmę. Spoko, wodza. To będzie rzut na to, czy ktoś cię rozpozna. Jeżeli rzucisz pełne sukcesy, to wtedy jakby ty kontrolujesz sytuację. Będziesz miał +2, bo masz kaptur i czapkę na głowie. Ja sobie patrzę, więc to jest ode mnie taki bonus. Na charyzmę bonus. Może zrobić, ale nie tutaj, czekaj. No dobra, charyzma mówisz. Dobrze, charyzma. No to rzucam. Mam 8 i 0 na kościach dziesiątkach i pusteczkę. Charyzmę mam 2 i od ciebie 2. Czyli ile masz na swojego rzutu masz? Znaczy, co mam liczyć? K6? Na K6, no. K6 mam 6 na K6. Plus 2 swoje z charyzmy i plus 2 twoje. Masz 10. Okej. 10. To masz 10, czyli... Ty masz taką sytuację, że to musisz rzucić więcej, z tego co pamiętam. Tak, musisz więcej czy równo? Więcej. Więcej. Więc masz sukces z ale. Zatem to nie będzie tak, że w pełni jesteś niezauważony, ale też nie będzie totalnej wtopy. Widzisz, wychodzi jakaś dwójka ludzi, chyba nie są, absolutnie nie są, wiesz, ekipą od tirów. Jest to jakiś chłopaczek z dziewuchą, i tak zatrzymuje się, wyciąga papierosa, odpala, spogląda się na ciebie, czujesz takie spojrzenie. Ja pierdolę, Marta. Szufla, to ty? Nie, kurwa, nie, zupełnie nie. Ja tylko jestem podobny do szufli, nie, w życiu. Pierdolę tego zjeba. Przygląda się tobie i... Nie no, kurwa, ale dałby wiarę, ty jak szufla wygląda? Kurwa, chłopie, ja pierdolę. Ale ja nie umiem rymować, za cholerę. Mi by to nie wyszło. Ale na rybakach byś miał darmowe piwo, kurwa, no. No ja. Może. No to dobra, no to miłego dzionka. Chodź, Marta, idziemy. No, nara. I to jest moment, w którym przeskakujemy do knajpy. Widzisz, z frytami, kotlet, kurwa, z King Konga po prostu wysypuje się z tego talerza, nie? Za 39,90, jak mówiłeś, kurwa, kompot, nie? 1,5 litra. W ogóle pani Marylka po prostu jak taśmociąg wypluwa te rzeczy, nie? Natomiast typ faktycznie płaci 39,90. Wyciąga oczywiście gotówę, kładzie na stół i to jest moment, w który sobie upatrzył. Najpierw. Tak, będziemy rzucać, rzecz jasna. I jakie ty masz tam talenty cudowne, wąski?
No, ja jestem złodziejem i mam ten magiczny talent, mam jeden, który mi się przyda, to że jestem niepozorny. Mhm. I zastanawiam się mocno, czy obecność tak żywiołowej istoty, jaką jest Glaca, też przy okazji nie dałoby mi jakiegoś bonusu mechanicznego. Wiesz co, gdyby Glaca był tak, że ten typ, którego chcesz okraść, stoi i patrzy na niego, to okay. Może tak, ale Glaca stoi za twoimi plecami, więc ty jesteś od typem i on się obraca i wiesz, rozgląda się, jest nerwowy, ale myślę, że jego poziom oddziaływania może być na przykład na przypadkowych, załóżmy... Ja mam propozycję, wydajmy jeden punkt, a nie, nie możemy wydać jeszcze punktu szacunku, kurwa, no niedobrze, bo nie może spaść do zera. No. Ale wiesz, może zasugerować coś Glacy, bo sam nie wymyśli niczego. Nie ma sensu, rzućmy. Więc po prostu będę miał plus 4, bo zmysły plus niepozorne. Z niepozornego masz 2? Nie, mam 3 zmysłów. A, okej. Okay. No i jak poszło? I wyrzuciłem 6, czyli plus 4, mam 10 i mam pełny sukces. I ja podejrzewam, że ja nawet nie musiałem nic specjalnie robić, bo my się znamy z Glacą od bardzo długiego czasu, bo my się poznaliśmy w podstawówce jeszcze. I moje pierwsze razy, jak kradliśmy, wiecie, maczugi w sklepie, to były takie, że on zawsze stał za mną i on gdzieś tam, kurwa, szeleścił tymi rzeczami, zagadywał te kobity stare, mówił im... Możesz powiedzieć, co mówiłeś do tych wszystkich ludzi, jak ja zazwyczaj kroiłem rzeczy, jak... Ty odwracałeś uwagę. Zależy, kto to był, to był chłopak, to mówiłem, wożonko, kurwa, wpierdol jakieś coś, masz problem, a jak była jakaś kobitka, to fajne te dekolty tam są, oczy też ładne na przykład. I one tak sobie siedziały i się patrzyły. Ja podejrzewam, że tutaj pani Maryla, która właśnie krzyczy, że tam filet z białą raz, dostaje jakimś takim ciętym komentarzem, na który wszystkie oczy w knajpie robią tak... na niego, a ja się po prostu ocieram typa i nadal czekam, zamawiam sobie Sprite'a, ale ja mam. I dodatkowo moja magiczna zdolność pozwala mi podnieść szacunek o jeden. Mhm. Okay. Oczywiście skryłem go perfekcyjnie. Zapraszam. Oraz ukradłem mu coś, co może być, albo dać mi bogactwo, albo mi może pomóc. Czyli mogę mu albo skroić kasę, albo może to być przedmiot, który pomoże mi w jakichś dalszych sytuacjach. Okej. Okay. Poczekaj. Kurwa, co mogłeś... I to ty wymyślasz. Wiesz co? Ja dam ci taki... Moja propozycja. Facet, jak wszedł, ściągnął swoją kurtkę, dosyć charakterystyczną, którą powiesił na haczyku. Tam na pewno nie ma niczego, ale to może być element, który może być ci pomocny, żeby zmylić choćby tych typów, którzy mogliby zobaczyć, że ktoś inny wsiada do samochodu, nie? Zajebiście mi się to podoba, wchodzę w to. Znaczy, nie w to, tylko w kurtkę wchodzę, gdy wchodzę kurtka z tym Sprite'em. Kurtka jest powieszona na takim zwykłym, wiesz, wieszaku. Żeby ją zabrać, nie będziesz musiał absolutnie nic rzucać. To jest efekt twojego ruchu. No i zabijam Sprite'a, płacę za to, rzucam tam 5. Czy ile teraz dycha kosztuje, kurwa, tam wysupuje jakiś zwitek? Inflacja jest, proszę pana, no nic nie poradzimy, no wszystko podrożało. No, utrzymujemy nasz zestaw firmowy za 39,90, ale to już ostatnie podrygi. No jak ostatnie podrygi? No wie pan, ten kotlet na drzewie nie rośnie. W tym momencie właśnie ja już się zawijam, jak oni się wdają w tą gadkę. Jeszcze nie, to poproszę też tego kotlecika, 3 suróweczki i dużo kartoflów. Raz, piękna tam z tym dekoltem. Prosto raz, jedziemy. Spoglądasz. Aj, na wynos, na wynos. Niech pan już przestanie, na wynos czy na miejscu? Na wynos, gdzie? Mam coś do zrobienia, nie? Oczywiście. Ale dla takiego dużego pana to duży kotlet, co? No pewnie, no musi być, nie, taki to musi być kotlet nie do frajerów. Grażynko, taki duży kotlet, taki duży, duży nawet w naszych tych. Okej. Okay. Dobrze, to niech pan usiądzie i poczeka. Postoję, znaczy się. I tam wysypuję, bo tam pewnie Glaca ma jakieś kasę, tam jakąś pizdyk rzucam. Okej. Okay. I to jest moment, w którym Wąski, ty odchodzisz, zawieszasz swoją kurtkę, ściągasz kurtkę z kurtką typa. Typ sobie usiadł, w ogóle absolutnie nieświadomy, że coś się wydarzyło. W zależności co...
to jest jakby twoja wiedza. No, w pewnym momencie może zwrócić uwagę, ale on wiezie węgiel. No kurwa, no kto może mu ukraść węgiel, nie? On ma teraz inne ciekawsze rzeczy. Ja podejrzewam, że teraz myśli o żonie, o dzieciach, albo tego, że je ma, albo że chciałby mieć, albo że tęskni za żoną, albo wreszcie kurwa mógł się od niej odpocząć. Więc on pewnie tutaj posiedzi, a tam, w którym jest mecz, jest w ogóle, nasi grają. I grają jak zwykle chujowo, więc ja podejrzewam, że on tutaj będzie zajęty. Więc ja zgarniam tą kurtkę. To jest po momencie, Glaca dostajesz w takim styropianowym pudełku. Mhm. Takim ledwo domyka się, nie? Ten kotlet jest złamany w pół i jeszcze raz zawinięty, żeby się w ogóle zmieścił, więc... Jasne. Biorę ze sobą tam te pieniądze, zostawiam, a resztę dla pięknej pani tutaj jakieś cukierki albo coś będą, nie? Nara. Wychodzę sobie, się rozgląda po prostu. Ona się uśmiecha. Wiesz, to jest stara baba, więc ty jej tam nie zabajerujesz, ale na pewno jej było miło, z pewnością. W każdym razie... A jeszcze tylko w sztuczce tak jak się tam zgarniam po drodze. Masz zapakowane w serwetce dodane. Idę zadowolony za sobie. Okej. A co w tym czasie szufla? Szufla czeka tak naprawdę. Nasunął jeszcze bardziej kaptur na głowę. Mhm. Próbuję wypatrzeć, co oni tam robią. Ale w tym momencie próbuję również... jeśli ktoś przechodzi, to obrócić się tyłem, tak? Żeby nikt go nie zauważył. Czeka. Troszeczkę już te emocje może lekko opadły, już nie myśli bezpośrednio o świerkowiaku, ale zaczyna mu się dłużyć. Zaczyna zastanawiać się, co tam tak naprawdę się dzieje. Więc robi parę kroków do przodu. Nie wchodzi do środka, ale jakby zagląda przez okno, patrząc, co robią chłopaki. I to jest, myślę, moment, w którym widzisz, jak Glaca coś zamawia. Dosłownie po chwili dostaje taki styropianowe pudło z żarciem. I chyba będziecie wychodzić, czy coś... Okej. Okay. Wąski wychodzi wcześniej. I mówię, idźcie tam w kierunku wyjazdu na autostradę. Ja za chwilę wykręcę i podjadę. Poczekaj tutaj na naszego romantyka. I mam tą kurtkę, od razu ja ją zarzucam na siebie, trochę się zgarbiam, żeby przypomnieć tego gościa i tam idę w kierunku tej rzeczy. I teraz dopiero po raz pierwszy wyciągam te kluczyki, podrzucam je, tak żeby błysnęły w świetle tych lamp. No i to chyba jest dobry dzień, może. Może pierwszy mój dobry dzień od dawna. No dla ciebie wyjątkowo dobry, Wąski. To naprawdę dobry dzień. No dla Glacy również, bo wychodzi z tym pudłem, z żarciem. Szufla, czekasz na niego, a Wąski idzie w kierunku samochodów. Jakby nigdy nic. Jest drobniejszy niż ten gość, który wyszedł, ale jest już ciemno i... Kurwa, on ma nawet jego kurtkę. Nie jesteś pewien, Szufla, czy nie zajebał mu gaci, bo z nim to wszystko możliwe. Okej. Okay. Wąski, idziesz do samochodów, przechodzisz między samochodami, widzisz, że jakaś roletka się podniosła, czy jakby ktoś wstał może. Cieszysz się, że masz tą kurtkę na sobie. Czujesz się zdecydowanie bezpieczniej. Ja się otulam nią tak trochę bardziej. Stroszę sobie kołnierz. Ja podejrzewam, że to jest taka kurtka skórzana, stara, wytarta, z takim białym barankiem, kiedyś białym. Go tak nasuwam trochę wyżej. Wstrząsam się. I idę, ale też kopię w te koła, bo jak dokładnie widziałem, co ten koleś robi, więc idę tutaj, kopnę jedno, kopnę drugie. Okej. W porządku. Podchodzę. Okej, samochód stoi zaparkowany. W tym czasie Glaca i Szufla będą szli do siebie, do auta? Czy co robicie? Myślę, że tak. Myślę, że tak. Pojedziemy za Wąskim. No tam w środku jeszcze niestety, ale niestety albo niestety Glaca sobie opierdala ten obiadek późny w środku. Wziąłem ci kokleta, chcesz pół? Nie chcę. No to kurwa, to nie. Ale nie ujeb mi wszystkiego, kurwa. Nie ujebie, no przecież to szkoda marnować, jem sobie. Trzy surówki tam, kurwa, właśnie wycieka bokiem, kurwa. I Szufla, widzisz to po prostu, bo nie sposób, żeby ten... Oczywiście Glaca je tak, żeby nie pochlapać sobie dresiku, więc co najwyżej ci wszystko leci tam na dół, nie? Ale tak. Tak widzę, jak poszczególne frytki spadają na wycieraczkę na dole. Okej. Rafał, otwierasz szoferkę, klucz pasuje, wszystko idzie jak po maśle. Otwierasz, wsiadasz do środka.
się kurwa tylko zastanawiam, czy tam nie ma drugiego kierowcy, więc robię to w miarę ostrożnie. Mhm. Otworzyłeś. Śmierdzi tam po prostu, śmierdzi takim starą, nieczyszczoną kabiną. Nie to, żeby tam było nasrane, absolutnie nie, ale jest syf, generalnie jest syf i widać, że ten samochód już najlepsze swoje lata ma za sobą. Gdyby ktoś tu może jeszcze był, to niekoniecznie musieliby się zatrzymywać, po prostu by się wymienili albo wyszliby obaj, zwłaszcza, że liczysz przynajmniej na to. Ta faktycznie szoferka z tyłu jest rozwalona, można tam spać, ale nikogo nie ma. Nikogo nie ma. Śmierdzi tu papierosami i takim, no, brudem, mówiąc wprost. No to w takim wypadku patrzę na tą... Ja czuję się jak w Boeingu, bo tu jest tyle tych przycisków, dwie skrzynie biegów. I kurwa, staram się przypomnieć co, jak, dlaczego, ale kurwa, to jak z jazdą na koniu, czy pływaniem, czy rowerem, nie pamiętam. I zaczynam działać. Przekręcasz kluczyk, rozpala się deska. Zaczynasz, tak, zaczynasz, wiesz, trochę na czuja to robić, ale ja myślę, że po prostu Wąski potrafi pojechać takim samochodem, mimo wszystko. Nie ma teraz stresu, to znaczy, właśnie, nie ma stresu. Stresu by nie było, gdybyś nie kradł tej ciężarówki spod nosa tego typa i nie musiał wyjechać tą ciężarówką z pomiędzy dwóch równolegle zaparkowanych innych tirów. I to będzie, Rafał, dla ciebie test na zręczność. Czyli tutaj jest sprawność, przepraszam. Albo na zmysły. Mogę ci pozwolić na zmysły to zrobić. Kurwa, pozwolę ci nawet zrobić to na psychikę, na zasadzie opanowania. Wybierz sobie, co chcesz. Ja chyba zostanę przy zmysłach. Dobra. Czy coś mi jest w stanie pomóc? Nie sądzę. No elegancko bym powiedział, bo mam trójkę na kości głównej, piątkę i jedynkę na dziesiątkach, więc moje zmysły trzy dają mi sukces znowu pełny. Świetnie. Więc ja podejrzewam, że tak z duszą na ramieniu, ale sprawnie. Ja wiem, że się kurwa nie mogę pomylić, bo jak ja się pomylę i zacznę kurwa kręcić w lewo, kręcić kurwa w prawo, to oni się zorientują i coś przypierdolę na 100%, bo ta naczepa w ogóle się gdzieś kurwa okręci w drugą stronę, to będzie przejebane. Więc ja to robię raz, a dobrze. Jestem kurwa zlady potem, ale robię to. Robię to, bo kurwa muszę, bo te pieniądze się przydają, a dupy kosztują, nie? A ta dupa będzie pewnie chciała pójść w jakieś fajne miejsce, więc kasa się przyda. Super. I Wąski, wykręcasz, jakbyś był za kukiem urodzony i wy dostrzegacie, jak ciężarówka pełna węgla wykręca jak po sznurku. Wąski chyba się pomylił z powołaniem, ale wyprowadza tego potwora i zaczyna go sprawnie ciągnąć w stronę wyjazdu. Co robi Szufla i Glaca? Zależy, czy Glaca zjadł. Glaca to jest taka końska porcja, więc okay. Glaca je. Spierdala, no to sobie, co tam, ja sobie, no. Szufla? No patrzę czy Wąski wyruszy tym samochodem. Mam odpalony silnik. Okej. Okay. Jestem schowany jak gdyby autem, także mnie nie widać, ale tyle wyjechałem, żeby móc zobaczyć, jak wygląda sytuacja. I jak tylko widzę, że się rusza, to wyjeżdżam delikatnie, żeby nie wzbudzać zbytniego zainteresowania. Wyjeżdżam powolutku, żeby być za Wąskim i za ciężarówką z węglem. Okej. Okay. Uważaj, kurwa, Glaca, uważaj, błagam. I co się stało? I biała kapusta. Coś, jednak też kokleta. Ja dzwonię. Coś się buja w środku, ten wylata wszystko, weź. Dzwonię do Glacy w tym momencie, bo wrzucam sobie na głośno mówiący słuchaweczkę do ucha. No. To napierdala jakaś, no to połowa wypadła, kurwa, teraz. Ja pierdolę, czekaj. Wyciągam tak, wiesz, brudnymi palcami, tak. Hello! No to jedziemy, tak? No chyba tak. Jedziemy, muzyk, jedziemy. No. Jedziemy. No. Dobra, to bujnijcie się do przodu, jak będą gdzieś jakieś pały stały, czekaj. Biorę tak na głośno mówiący, teraz mów, bo ja muszę jeść.
To jedźcie kurwa przodem i dawajcie znać, jak coś się będzie działo. Ja muszę spierdalać z tego zjazdu jak najszybciej, bo jak mnie dupnie inspekcja drogowa, to ja papierów im raczej nie pokażę. Spoko. No i w tym momencie doduszam rzeczywiście na tyle, że zapominam, że glaca w tym momencie je, dociskam, a moje Audi ma przyspieszenie, ale niestety bezwładność robi swoje i połowa tego, co trzyma glaca, ląduje to na jego twarzy, to niestety na mojej tapicerce. I jego cudownym dresiku pomarańczowym. Kurwa, mój dres! Ja pierdolę, duplamy, to nie zejdź, bo ty kapuście, kurwa, pojebało cię! Ja pierdolę! A to taki świeżutki dresik, kurwa. No świeży był, mama prasowała. Dobrze, słuchajcie, wyjeżdżacie z tego parkingu i ruszacie w stronę do Szybina. Mam pytanko, czy zrobimy sobie jakąś przerwę? Tak, właśnie, właśnie, miałem zrobić przerwę przed akcją, sorry. I też już czuję, że oczy dotykają mi szkiełek, także po glacy nie widać, bo ma ciemne okulary. Więc słuchajcie, robimy przerwę, wracamy do was po przerwie i do naszej oberty. Także wracamy za chwilę. Dobrze, że powiedziałeś. Ojejku.
czuję, że jesteś obok, ciągle depczesz mi po piętach. Twój gniew i agresja do mnie ciągle taka gęsta, gdy znów widzisz mnie i czas nie liczy tętna. Serce pamięta, nie powiem nic o merta, a ty jesteś obok, ciągle depczesz mi po piętach. Krew buzuje, nic nie czuję, chyba jest za gęsta. Nie chcę już dłużej czuć na sobie tego piętna. Zamykam się, nie powiem więcej nic o merta. Dosyć mam pytań o życie, wciąż to samo. Jak leci, jak idzie i co się zjebało. Mam swoje problemy galaktyczne, aż pojowisz po cholerę. Trujesz dupę, jak i tak nic nie zrobisz. Co chcesz, to rób. Po co pytasz mnie, czy możesz? Ja nie jestem twoim guru, nie prowadzę cię przez morze. Może gdyby dawno temu dali mi na imię Mojżesz, ale ja tylko śpiewam, jeśli tobie to pomoże. Czuję, że jesteś obok, ciągle depczesz mi po piętach. Twój gniew i agresja do mnie ciągle taka gęsta, gdy znów widzisz mnie i czas nie liczy tętna. Serce pamięta, nie powiem nic o merta, a ty jesteś obok, ciągle depczesz mi po piętach. Krew buzuje, nic nie czuję, chyba jest za gęsta. Nie chcę już dłużej czuć na sobie tego piętna. Zamykam się, nie powiem więcej nic o merta. Ej, to nie tak, że całkiem ciebie zlewam. Ja też mam tajemnice, ale o nich nie śpiewam. Są sprawy, jest przysięga, choćbym wolał nie pamiętać. Gęba na kłódkę, jak w mafii o merta. Życie to walka psów, a każdy jeden warczy. Raz wrócisz starczą, a drugi raz... Dobry wieczór. Wracam. Sorry za to intro. Ja dopiero zobaczyłem, że tutaj potencjometry na czerwono skaczą i widzę, że widzowie też dostali po uszach. Dobrze, kurwa, nie ma spania, ja pierdolę. To jest szybina, nie, kurwa, u babci na pączkach. Także słuchajcie, już teraz nie będzie. Już teraz już będzie git. Dobrze. Słuchajcie, wyjechaliście w takim razie i jedziecie na dojazdówkę tak naprawdę do Szybina. To jest wasz klimat, wasz rejon, wy wiecie jak jechać, gdzie jechać. I o dziwo, nie ma żadnego problemu. Jest czwartek, jest godzina po 22, czy tam, nie 22, po 21. Więc nie jedziecie ekspresówką, wjeżdżacie do Szybina i to jest szufla moment, w którym ty możesz dzwonić do Gandalfa. Włączam na głośno mówiący. Glaca też niech słyszy, co mu tam. Wybieram numer. Czekam. Odbiera. Zaraz po drugim sygnale. Wychodzi. Chyba siedzi jeszcze w klubie. Halo, halo. Siema, szufla. Halo, halo. No i co? O, górnicy jadą, kurwa. A wiedziałem, kurwa! Wiedziałem, że wszystko będzie zajebiście, kurwa! Dobra, słuchajcie, to zapierdalamy. Słuchaj, to jedziesz na Białe, tam niedaleko starej cementowni. Ja wam zaraz podam adres, a właściwie nie mówię, że zaraz. Od razu podaję adres i chuj, niech to będzie Żwirowa, nie ma znaczenia. Tam się spotykamy i ja będę na was czekał. I wjeżdżamy do Kamyczka i zaczynamy weekend, kurwa, w czwartek, tak musi być! Weekend w czwartek. Na Żwirową. Dokładnie. Żwirowa 16. Będziesz widział. Tam jest jedna żwirownia. No, tam skup jest i trzyma znamy, tam różnego syfu. Znamy. Spok. No to widzimy się za chwilę. Rozłącza się i prawdopodobnie leci do swojego samochodu. Jak się tylko rozłącza, ja tak naprawdę łączę się z Wąskim, żeby mu przekazać adres. Mhm. Krótki komunikat, żeby w razie czego, jak się rozłączymy, no bo wiadomo, światła tu będą. Słucham? Razem. Mamy telefony razem, ja jestem na głośno mówiącym ciągle, tylko na telefonie u tego, u Glacy. U Glacy, okej. Okay. No, Glaca nie poradnie no to... teraz sprząta to, co mu wypadło, nie? Tam spoko, do tego spoko. No tu ja właściwie, Wąski, słyszałeś? Wszystko jasno i wyraźnie. No to dobra, to Żwirowa, kurwa, proszę cię. Proszę cię, weź, zwiń to wszystko do tego styropianu, ja pierdolę Glaca. Ale przecież zwijał chusteczko, nie? Zobacz, to pokazuję mu chusteczko. Widzisz? Wszystko dobrze będzie, za tylko się jebany. Bardziej się błyszczy, kurwa, jak prawdziwa skóra, a nie jakaś skaja z dupy. Zobacz, jak pięknie, kurwa, będzie ci teraz pachniało w domku jak ubiatkiem. Kurwa, powiedz, co to za sałatka była? To nie wiem, co to była za sałatka, pierdolę. Bo co, kurwa, dres to była sałatka, taka była. Ale spoko, nie ma problemu, ja ci to wyczyszczę. No ci to wyczyszczę, nie ma problemu. Otwieram tak naprawdę, naciskam klawisz, otwieram lekko z mojej strony szybę, tak, na 2 centymetry, bo czuję, że po prostu, nie wiem, czy ta kapusta siedziała tutaj od lutego, cholera wie, ale to capi po prostu i wiem, że capić będzie jeszcze długo.
Shit happens. Jedziecie, słuchajcie, jedziecie elegancko, jak po sznurku. Wjeżdżacie do Szybina i faktycznie kierujecie się na Białe. Specyficzne uliczki, wybielone krawężniki nadają taki sznyt, który niegdyś Szybin faktycznie był jednym z kluczowych elementów, czyli ta cementownia. Jest tu również na Białym wielki szpital, główny szpital miejski, ale wyjedziecie w tą część, która była tą częścią przemysłową. Zostawiając stare PRL-owskie wille, które zazwyczaj były mieszkaniami dla rodzin wysoko postawionych, między innymi zarządzających osób cementownią, czy również lekarzami, ale to są takie stare klocki specyficzne, te domki jednorodzinne. W każdym razie, o dziwo, w pewnym momencie wjeżdżacie w ulicę Żwirową, jest samochód, niech to będzie jakiś, nie najnowszy, ale niech to będzie jakiś Mercedes, którym jeździ Gandalf, mrygnął tylko światłami i rusza powoli, prowadząc was uliczką. Widać żwirownię po lewej stronie, brama jest już otwarta, on wjeżdża do środka. No to wjeżdżamy powoli za nimi, za Gandalfem. Rozejrzyjcie się, ja podjadę za chwilę, dajcie znać, czy mogę wjeżdżać. Spoko. Powoli wjeżdżam. Powoli wjeżdżam za Mercedesem, rozglądam się, czy jest względnie bezpiecznie. Jest to dosyć duży plac, jest kilka lamp gdzieś rozświetlających, ale to widać po prostu hałdy, między innymi jakiegoś tam groszku, jakiegoś żwiru, jakiegoś piasku. Niewielka buda, która stanowi pewnie biuro. I to, co widać na szyldzie, to widać od razu informację, że jest to, słuchaj, jest to... Firma nazywa się Kamyczek. I zatrzymał się samochód Gandalf, on wysiada, jakiś typ wychodzi z tego biura, podaję sobie ręce, wy podjeżdżacie obok. Rafał, czyli Wąski, jesteś jeszcze na tej uliczce dojazdowej. Wygląda, przynajmniej na pierwszy rzut oka, no jakby nic złego tutaj się nie będzie działo, prawdopodobnie. I co, nie wysiadamy, patrzymy, że Gandalf wyszedł. Dobra, Wąski, wjeżdżaj. I w tym momencie tak naprawdę wysiadam z auta. Dobra, Glaca, chodź już. No już. Tylko zabieram to, co pozbierałem, żeby mu wyrzucić gdzieś takiego śmietnika. Chyba, że nie ma śmietnika, to się po prostu gdzieś tam krzaki jepnie. Nie, no jesteś na placu takim, na którym jest masa materiału, więc tutaj nie ma krzaków, ale wrzucisz do śmietnika, nie ma problemu. Dobra. Ale Glaca na tym pomarańczowym dresie jest ujebany buraczkami. I nagle szufla dostrzegasz twarz Gandalfa, który blednie. Ja pierdolę, szufla, mieliście go nie odjebać, kurwa. Patrz, taki zdziwiony, nie? Ale że co? No o, kurwa, no przecież zobacz na Glacę, wygląda jakby z masarni wyszedł. Glaca mówi... Aha, bo on go zjadł, nie przejmuj się. Co wy pierdolę? Ojebałem go, kurwa. Kobuto się stało. On się nie śmieje, przepraszam. Buraczki, kurwa, rozumiesz? Buraczki. Zobacz, to buraczki są, kurwa. No. Ja pierdolę, buraczki, kurwa, ja pierdolę. Drużyna pierścienia, ja pierdolę, kurwa. Ten Kamyczek spogląda taki... Kamyczek to jest facet po 50, dosyć okrągły, żeby nie powiedzieć ulany. Ma na sobie jakąś kurtkę, czapkę na łeb nałożył. Spogląda się trochę taki jest, wiecie... spogląda się, co się właściwie dzieje. Gandalf teraz już... A kurwa, chuje, kurwa, zawsze mnie w chuja zrobią. O, jest i on. O, ale zobacz, kurwa, Kamyk, zobacz, kurwa, 30 ton. Kamyk spogląda. Zajebiście, to zaraz rozładowujemy. No to panowie, do środka zapraszam. I kierowcę też bierzcie. Gdzie to? Ja tam podjeżdżam, opuszczam szybę i pytam, gdzie to wrzucić? Gdzie go postawić? A, tu będziesz zrzucał. Dobra, to za mną. On idzie, wyciąga taką latarkę, macha taką latarką i cię prowadzi. Faktycznie odjeżdżacie w dalszą część i wskazuje ci miejsce, gdzie możesz to po prostu wszystko wysypać. Gandalf stoi z Glacą i z szuflą. Ja pierdolę! Szufla, kurwa! Mówiłem, że się uda! Glaca, no zobacz, kurwa! Pieniądze będą! No i dobrze. Mamy, kurwa, weekend!
jak panów. No musisz, ujebałeś się buraczkami. To co ty, kurwa? Chuj, to nie spierzę się, kurwa, teraz. Bez sztućców jadłeś? Jadłem ze sztućcami, tylko to jakby muzyk trochę tak po heblach dał, czy tam odwrotnie i się stało. Spoglądasz na jakoś tak było. A... Nie pytaj, proszę. No, nie pytaj, to jest przeżycie traumatyczne. Tak, i właśnie, dla mnie też będzie, jak będę, kurwa, ścierał te twoje buraczki z mojego siedzenia. Ja zatarłem, to tam zostało, to już jakby nie moja wina, nie łapy... Wtarłeś, kurwa, wtarłeś. Nie wtarłeś, Tylko wtarłeś, to jest duża różnica, właśnie. Wiesz? Jak wtarłeś? Rozumiesz, to jest duża różnica. Ja widziałem po prostu, jak to siedzenie wygląda. Wtarłeś. Tak, a teraz jak w to usiądziesz, kurwa, to będziesz wyglądał, jakbyś zesrał się krwią, rozumiesz? Nie wiem, czy to będzie takie śmieszne. Dobre. No i tak muszę teraz wywalić. To jest tak po chuj. To jest... Faktycznie, i teraz jak Glaca zerknąłeś, tak mimochodem, nie? Kurwa. Tutaj nogawy i uda, to wszystko jest ujebane, nie? Takie plamy. Zobacz, kurwa, tak się obracam wokół. Teraz wygląda, jak kurwa ciotę miał, ej. Kurwa, nie, chuj, pierdolę. Kurwa, ja wkurwiony idę po tą torbę, wiesz, sportową. I tam, no, ściągam ten dres i wszystkich, tak zakładam te jeansy i koszulkę czarną i kurwa, nie ma chuja. Kurwa, dosyć. Ja pierdolę. Kurwa, nie mogę. O Boże, popłakałeś się, kurwa. Ja myślę, że to taka jest. Może być reakcja, że tak powiem, wszystkich, którzy stoją przy Glacy, bo jednak ten poziom stresu jakiś był. Ty, Wąski, w tym czasie wysypujesz zawartość. To się z hurkotem wysypuje na plac, tworząc hałdę węgla. Ruszasz, słychać duży huk, kiedy uderzasz jeszcze tą podniesioną, oj Boże, wywrotką. Gasisz światła. No to idziemy uczcić. Jak proszę za mną. To ja jeszcze psiknę tym sprayem swoim po desce, po przyciskach, przed rękawem, jakąś ścierką. Nie wiem. Idę. Ja lubię, gdy moje auto jest czyste, gdy z niego wysiadam. Ja lubię takich ludzi. I jak mam mówić, ja jestem Kamek, po prostu wyciąga rękę. Wąski. Wąski, gdybyś kiedyś chciał, kurwa, takiemu kierowcy, to ja chętnie samochód nowiutki postawię. Bo jak, kurwa, Wąski, biorę kierowców, skurwysyny, nasrają i węża wpuszczą. 1 na 10 to zadba. A reszta wyjebane, kurwa. Mniej wyjebane będzie ci dane, kurwa. A ja ładuję takie pieniądze, kurwa, no jedzie taka pizda, no ach, zresztą, nie ma co się denerwować. To jest prosta sprawa, bo jak nikt nie miał czegoś w życiu, niczego, to dba o to, co dostaje. A jak ktoś miał wszystko podane na tacy, to nie szanuje. Bo ludzie to chuje. Dawaj, Wąski, idziemy się napić. Panowie, zapraszam do środka. Może nie luksusowo jakoś będzie, ale schłodzoną wódeczkę mam, rzecz jasna. Zapraszam. Portki dopinam, bo zmieniłem na tą pracowe ubranie, no bo nie będę wyglądał. Zmieniałeś to przy nich tutaj? Tak, kurwa, co to, kurwa, spodnie ściągnąłem, zmieniłem, nie? Tam koszulkę też ściągnąłem, zmieniłem. Tylko bluzę zostawiam, bo będzie mi zimno, nie? Gandalf się na ciebie patrzy, szufla. Szacun, stary kurwa, szacun, że ty wytrzymujesz. Ja bym się zeszczał ze śmiechu, nie? Nie, wiesz, to jest kwestia przyzwyczajenia, wiesz. Ale... Kwestia bycia z Glacą już któryś rok. To i tak się ciesz, że miał, że nie miał dziurawych gaci w jakąś zeberkę albo inne kaktusy. Nie no, gdzie no, Glaca? Glaca to przecież jest pełna kulturka i szacuneczek. Glaca dba o siebie najbardziej i on ćwiczy. Oczywiście. I, no. Zobacz, nawet nie mam włosów pod pachami, tak pokazuje, jak się przebiera. Gdzieś to kurwa, to trzeba być czystym, nie? Ja mam swoje lata, wiem. Jajca kurwa macie obcięte? Kurwa, pewnie. Ha, ciebie nie pytam, bo ty wyglądasz jakbyś miał, a wy kurwa stare chuje? To jest...
Musimy odpowiadać, tak? Nie, on rzucił po prostu hasło w eter. Będziemy pili wódkę, a nie będziemy gadać o naszych jajkach. Idziemy do środka, chodźcie. Zdecydowanie. Chodźcie, chodźcie, otwiera wam drzwi. Zapraszam. Faktycznie to jest taka zwykła buda. Tutaj nie ma żadnych luksusów, ale jest czysto, jest zadbane. Zapalone są lampki, jakiś komputer się świeci. Widać, że faktycznie jego biuro. Zapraszam, siadajcie. Tu mam lodóweczkę. To co, myszowatej czy czystej? Sięga. Dla mnie dzięki, ja prowadzę. Jakieś piwo? Jest jakiś browar, coś? Piweczko też mam. Też no mam nie, piweczko. Bo pomocny mi odpierdala to ten. To piwo. To wyciąga butelkę, stawia browara, stawia flaszkę, jakąś taką whiskacza, wyciąga szklanki. Takie szklanki, to są takie szklanice, to nie są kieliszki, nie? A tam gata w tym czasie to już sobie tam ręką blat otworzył, tam pije z butelki, tam... No to jak za starych czasów. Panowie, no to się udało. No pewnie, że się udało. Mówiłem, że mam zajebistą ekipę. Masz w chuj węgla. Po 3000 możesz to puścić, kurwa. Po ile od nas kupić? 1800 to minimum, nie? No jak, panowie, 1800? Kurwa, no przecież... No przestań pierdolić. No przecież to jest dobra cena. No, dwa kloce będzie lepsza. Nie, no dwa kloce to nie, dwa kloce... To chuj, to zostańmy przy 1800, kurwa. To już 1800 będzie nasz. No już. Widzicie oczy Gandalfa, który kurwa spogląda się na glace, kurwa spogląda się na was? Facet jest bezcenny, kurwa. To co, 1800? Dobra, chuj, dobra, napijmy się. Leję pod takiej musztardówce. No to kto może, to... To zdrowie. Patrzymy. To za drugą. W przyszłym tygodniu, tak? Obraca się na ciebie Gandalf. No kurwa, no w takiej sytuacji kamek, będziesz brał, nie? Bo kurwa, jeżeli to nie jest żadne gówno ściągane z Hondurasu, co te zjeby kurwa z Warszawy to zrobili, to się opierdoli, bo jeżeli to jest chujowy węgiel, nie no czeski. No przecież Czesi też nie mają. No, chuj tam nie mają. Mają, nie mają, kurwa, a sprzedają. Widzisz, ty teraz możesz sprzedawać zajebisty czestek i węgiel. Za dobre pieniądze. Jak nawet opierdolisz za 3200, ja ci nie będę liczył. 1800 dla nas jest git. No dobra. No to co, panowie? Będziemy robić interes? Podnosi jeszcze raz szklaneczkę. Czy butelka jest, jak mam? No to kurwa, pięknie. To wasze zdrowie. Wychyla. No dobra, ale my przecież tu całej nocy nie będziemy siedzieć. Sięga, otwiera taką szafę, w której wisi jego kurtka i widać, że jest po prostu taka torba. Wyciąga torbę. Kładzie ją, rozwinę. Są zwitki pieniędzy, nie? Rolki. Ile tam wyszło? 54. Kurwa. Wyciąga, rzuca. Przeliczcie. Wąski? A ja biorę jedną ręką, trzymam szklankę, a drugą tam supłam te banknoty. Ja to robię bardzo sprawnie. Widzicie, jak te banknoty rzeczywiście fruwają pomiędzy moimi palcami. Jak te stare kasjerki w bankach, kojarzycie, że aż grzechotało. Okej. Okay. Gandalf też to przelicza razem z tobą. Też dosyć sprawnie przerzuca. No kurwa, kamyk. Jak zawsze. Elegancko, jak w zegarku. Wszystko jest. To co, na kolejny deal też się umawiamy? W porządku, ale muszę to opierdolić. Muszę sprawdzić ten węgiel. Teraz w ciemno, ale kurwa, Gandalf. Znamy się długo czasu, wiem, że mi chujowego gówna z Hondurasu nie przyciągnąłeś, bo jedzie to do Szczecina, a nie kurwa z Pomorza do nas, więc chuj, na pewno może być coś lepszego. Opierdolę, jeżeli jest dobre, to w parę dni to puszczę. Jeżeli nie, no to będziemy musieli dostawcę poszukać, nie? Kurwa. Kamej, przecież w całej Polsce zapierdalają tiry z czarnym złotem. Znajdź rynek, a my ci będziemy dostarczać. Wszyscy będą zadowoleni. W porządku. To jeszcze raz. Za dobry weekend, co? Wychyla. I to jest moment, w którym wypiliście to, co mieliście wypić. Gandalf rozlicza się z wami zgodnie z ustaleniami. Nie ma żadnego wałka. Kładzie przed wami waszą działkę. Myślę, że to robi już u siebie w samochodzie. Panowie, kurwa. No to było zajebiste.
Ile czasu? Spotkaliśmy się o 19.30, a o 22.30 każdy z was ma i po ile? Tam po jakieś 12 tysięcy powiedzmy, to po 11 z kawałkiem. Gandalf, ale wiesz co? Ty będziesz szukał innych ludzi, jak nam nagrasz jeszcze raz robotę na godzinę przed. Bo my jesteśmy pierdolnięci, ale zobacz, szufla się martwi, a my nie chcemy, żeby szufla się martwił. On się stresuje. A jak on się stresuje, to popełniamy błędy, więc nie rób nam tego więcej. Bo my jesteśmy chciwi, nie? Jeżeli jesteśmy chciwi, to my pójdziemy na ten interes. I przyjdziesz do nas i znowu powiesz, że ej, chłopaki, za godzinę trzeba Fort Knox pierdolnąć. To my to zrobimy. Ale będziemy źli wtedy. Więc zrób to wcześniej, dzień wcześniej, kurwa, chociaż. Wąski, żeby to wszystko ode mnie zależało, ja bym ci, kurwa, wysłał mailem z miesiąc. Nie wszystko się da, ja rozumiem. Rozumiem sytuację, rozumiem o czym do mnie mówisz. Ja postaram się, żeby było bliżej. Najwyżej, kurwa, no ostatecznie wy decydujecie. No jeżeli powiecie, że nie i chuj, bo za późno, no to co ja zrobię? No nic nie zrobię. Wiesz, Gandalf, ale mieć tutaj 12 kafli i nie mieć 12 kafli, to są 24 kafla, to już jest dużo pieniędzy. W chuj, w chuj. No więc myśl się o nas dobrze. Ja o was zawsze dobrze myślę, no chłopaki, kurwa, no. Kiedy no zobaczcie. Kiedy będzie taka robota taka sama, albo lepsza? Co, Glaca? Kiedy będzie teraz taka robota albo lepsza? No, wiesz, jeżeli Kamek puści i ten węgiel faktycznie jest z Hondurasu, no to kurwa, ja myślę, że w kolejny weekend będziemy mieć kolejny samochód. O, no i git. To co, panowie? To co teraz? No idziemy chyba, kurwa, balować, co? No. No jest czwartek, właściwie zaraz piątek, a jak już piątek po 12, to już właściwie weekend można zaczynać. No Gandalf, kurwa. Wiesz co, ja obiecuję, ostatnia rzecz o pracy, ale mnie to gryzie w dupę. Nie za tydzień, zróbmy to za dwa tygodnie. Bo za tydzień to oni będą, kurwa, z kijami baseballowymi jeździć i z kasnetami, jak do Francji. Za dwa tygodnie. Ach... Wąski, kurwa, co wy tacy defetyzm siejecie? Ja pierdolę. Chuj, dobra, odezwę się za dwa tygodnie, jeżeli coś będę miał za dwa tygodnie. No ale chuj, no. To jest prosty pieniądz, kurwa. No facet poszedł objebać sobie kotleta z frytkami, poszedł i chuj. Samochód pojechał w pizdu. A my teraz cieszymy się, bo pieniążki są po naszej stronie. Kurwa, w czepku urodzony jesteś. Że takich wariatów jak my trafiłeś. To jest... Jest popyt, jest podaż. Przecież panowie, ja, kurwa, no znamy się nie od dziś. Ja rozumiem. Jeżeli nie będziecie chcieli, wasz wybór. Ale no kurwa. O 19.30 nie miałeś 12 tysięcy. A teraz masz. Ty, ale zobacz. Za dwa tygodnie, jak załatwisz sprawę dla szufli, to będziesz miał kolejny transport. Zobacz, jaki dobry biznes zrobiłeś. A teraz może się pobawmy. Idziemy, kurwa, przestaniemy już pierdolić o robocie. Wszystko wyszło pięknie, jesteście cudowni. Nawet ty, Glacusia, wyglądałeś obłędnie w tym swoim pomarańczowo-czerwonym, kurwa, dresiku. Szufla, uśmiechnij się, kurwa, wszystko dobrze wyszło. No o co ci chodzi? Postaram się, kurwa, żebyś tego gościa dojechał. Kurwa, obiecałem, tak będzie. Ale, kurwa, uśmiechnij się, nie wygląda jak, kurwa, srający pies za krzaka, no. Ja tylko sobie liczę. Co sobie liczysz? Że nasza strona jest zrobiona. Czekam na twój ruch. Ja pierdolę, kurwa, no ja pierdolę. No nie, no chuj się nie da. To idziemy na dupę, dobra, czy będziemy, muzy, kurwa, co? Chodź na dupę, idziemy, potem będziemy się zastanawiać tam. Jak trzeba będzie dojechać, to dojdziemy we dwóch, albo we trzech, albo więcej, co tam trzeba. Tak, to jest węgiel, kurwa. A? To trzeba? Widzisz, węgiel jest z Czech. Jak chcesz, to potrafisz być zabawny, kurwa. Aha. A bo z Czech mamy za darmo, kurwa, węgiel. I w chuj pieniędzy. No to co? Jedziemy na centrum? Na dupeczki? Na wódeczkę? Co mamy? Na co mamy ochotę? Ja to się głodny zrobiłem. Tak mi ładnie zapachniało, jak tutaj usiedliśmy. Bo koklet był dobry. To pewnie od tych dresów taki jebie jeszcze pokazuje, no. Gandalf, który Glaca trzyma te dresy. Wąski, tak. Wąski, teraz pojedziesz moim autem, to ci będzie pachnieć, kurwa, cały czas. No jeźdź się sobie wciąganiem, zobaczysz. To jedźmy. No. Okej, panowie.
Jest czwartek. Jest przed północą, kiedy wjeżdżacie do centrum. Gdzie chcecie jechać? To znaczy, to będzie moment, w którym możecie faktycznie się pobawić. Zarobiliście, to były proste pieniądze. To znaczy proste. Wydaje się, że były proste pieniądze. Ale robota nie miała żadnych komplikacji właściwie. Zrobiliście to bezbłędnie. Macie po 12 kawałków w kieszeni. Poza szuflą, który kurwa jest dzisiaj smutny, to może jednak ta noc odmieni się wam. Może będziecie chcieli się pobawić. Jeżeli tak, to powiedzcie, co chcecie robić. Ja siedzę i myślę, kurwa... Jebie w tym sam samochodzie, kurwa, chłopie, jebie tak gorzej niż w garkuchni pani Marylki, kurwa, na stówę. Ja podejrzewam, że ja mam, wiesz, ciągle zapach perfum gdzieś tam w tych końcówkach nerwów, więc dla mnie tutaj może równie dobrze jebać trupem. Dla mnie to nie jest istotne. Dla mnie istotne jest to, że kurwa mać, ten wieczór jest za dobry. Jak kurwa dużo można jeszcze docisnąć? Jak dużo. Puścić za dwa kloce w klubach z dupami, chodźcie. Dwa kloce i nie to? Dwa kloce, to cztery kloce. To dycha mi się przyda, nie? Ja zostawię, schowam do tego schowka u muzyka. Wezmę swą kafla, chuj, rozpierdolę. Niech zobaczą, że ja się też potrafię bawić. Ale resztę upchnę gdzieś tam, kurwa, za mandatem jakimś, mm-hmm. Tak, żeby nie było przypału. Okej. Okay. Dobra. Kiedy wchodzimy do samochodu, kiedy jedziemy w trójkę tak naprawdę i kiedy jesteśmy już znowu z powrotem tylko w trójkę, to szufla zaczyna odpuszczać. Jakby to napięcie, które było przez ostatni czas, zupełnie puszcza, powoli puszcza i w pewnym momencie szufla mówi, ty, kurwa, wiem, gdzie was zabiorę. Chodźcie, pojedziemy do Gwiazdy, do tego klubu. Tam będzie zajebiście, znam tam barmana. Kojarzysz? No, ale przecież jak? To jak? No prosto. Jedziemy tam się bawić. Co? Że już straszki nie mam, powiem? No przecież nie, kurwa, do twojego klubu. A nie gdzie? Do bajki. Do Gwiazdy. A, mi się pomyliło. Dobra, no, Gwiazdka, widzisz. Kurwa, bajka, chuj z tym. Żeby dobra, ci się kurwa nie pomyliło na wejściu, bo kurwa jeszcze typa z roboty wygryziesz i będzie przejebał. Nie, dokładnie. Dobra, stał, kurwa, już staję. Bramkarz, nie, spokojnie. Już staję. Zabieram ich tam, jedziemy, zatrzymuję auto. Mhm. Wchodzimy już całkiem wyluzowani, właściwie otwieram bry. I ja teraz kurczę, czapeczkę mam na sobie, wiadomo kto zacz, więc... Kto jest typem z tego baru? To jest twój jakiś znajomek? To jest mój znajomek, tak jest. I kto to jest? To jest... Bez Mariusz, to jest facet, którego znałem z osiedla, tam gdzie byliśmy, tam gdzie byłem nastolatkiem. On jest chyba dwa lata starszy ode mnie, także do tej samej szkoły chodziłem, ale on tak naprawdę potem się przeniósł do szkoły sportowej. Znamy się z widzenia, to jest to samo podwórko, właściwie blok w blok, więc z Mariuszem się znamy i jak czasem zawijam do tego klubu, to oczywiście można liczyć na wszelkie możliwe rabaty, które w jego możliwościach i jego niemożliwościach też są. Okej. Okay. To wpadacie do klubu, baru? To jest raczej bar, to jest coś w rodzaju takiego pubu. Okej. Okay. Więc jest pubu, to... Także tam telewizorki są dookoła, jest faktycznie jakiś sport, ale to Eurosport jest włączony na kilku kanałach, także tu jest piłka nożna, jakaś powtórka ligi angielskiej, tam z kolei jest znowu skoki narciarskie czy coś tam. No cały czas tu się dzieje, wszystko oczywiście powyłączane, muza bije trochę za głośno, ale to jest pub. Mhm. I jakby wpadacie i to jest taki moment, który bez względu na wszystko przeskakuje wam w głowie taka myśl. Kurwa, udało się. To dobry dzień, właściwie się już kończy. Może wąski, szufla, gdzieś się pojawiają takie myśli, co się zaraz zjebie, czy coś się musi zjebać. Ale ten dzień się kończy i nie wygląda, żeby miało się zjebać. To była ryzykowna akcja? Każda akcja może być ryzykowna. Ale po prostu weszliście, zrobiliście swoje, w ciągu 2 godzin zarobiliście po 12 kawałków.
Glaca, kurwa, idziesz, miętosisz te pieniądze w kieszeni, w łapą. Kurwa, Halina w tym browarze musi zapierdalać 3 albo 4 miesiące, żeby porównywalne pieniądze wziąć. Brutto, chuj, nie rozumiesz. Teoretycznie, bo na rękę to jest mniej. To ona musi z pół roku zarabiać, żeby to wziąć. Glaca już kombinuje, że jakiś speców, żeby remont zrobić w chacie. Wiesz, już o tym myśli, ale 2 kloce przepierdoli. Zatem wjeżdżacie do gwiazdy. Mariusz stoi za barem. Nie ma już dużo osób. To jest czwartek, więc to nie ma dużo osób. Przyjmijmy, że ktoś tam siedzi w bilarda, jeszcze gra. Spogląda się. Szufla, kurwa, kopę lat! Mario, cholera jasna, idziesz. Kurde, dawno u ciebie nie byłem. Z kumplami przyszedłem. Trochę popić chcemy, pobawić się. Siadajcie, kurwa, siadajcie. No, jest czwartek w nocy, więc no, nie ma specjalnie. Jak lubicie bardziej kameralne imprezy, więc zapraszam. Cześć, jestem Mariusz, podaję ci rękę, Glaca. Wyciągam. Glaca. I do ciebie, Wąski. Siema, Mariusz jest. No, siema, Wąski. Siadajcie. Czego się napijecie? Browarki ja bym chciał. W porządku? Pokazuję ci jakąś tam, czy coś z kija, coś wybierasz, to mniej istotne. A wy? Zaczęliśmy od wściekłych, to może skończymy na wściekłych. Absolutnie. No to jedziemy. A co wy tacy jacyś markotni? Co się dzieje? Kurwa. Szufla. Zmęczeni. Praca, rozumiesz. Koncert przygotowuję, trasę będę nową robił. A kiedy? To omawiamy. A wiesz co, myślę, że od teraz za jakieś 2 miechy. No myślę, to zajebiście. Myślę, że będę gotowy, no. Mariusz, to jeszcze przed końcem roku odpalisz? No, oczywiście, że tak. Jeszcze przed gwiazdką. A propos, pomysł się pojawił, kolędy będę nagrywać. Co ty pierdolisz? Kolędy? No pojebało cię, szufla. No, żart oczywiście. Wyobrażasz sobie kolędy w hip-hopowym wykonaniu? Nie wyobrażam. Szufla, nawet nie chcę, kurwa, na to patrzeć. Znalazł sponsora dobrego. Wyobraź sobie, że wreszcie przyszedł koleś z kapitałem i powiedział, ta, że... Tak, będzie okna drutek, kurwa, sponsor jego płyty o kolędach. O chuj, dobra, A czemu nie? A co masz do tego? Przestań, kurwa, nie wyobrażam sobie ciebie, kurwa, z plakietką Druteksu na plecach. No kurwa. A wyobrażasz sobie, że sprzedaję 1000 swoich płyt do Norwegii? Gdzie? No, włącza twoją Norwegii. Płytę. No. Jak do Norwegii? Norwegii? Normalnie. A co, kurwa, mają Norwegii? Co wiedzą Norwegzy, kurwa, o twojej muzyce? No nic, ale kupują. No, ale będą wiedzieć. O, taki nowy pomysł. Kurwa, to zajebiście. Lodówki możemy sprzedawać do Kinshasy, to możemy równie dobrze polski hip-hop do Norwegii. Jeżeli będą płacić, no to zajebiście. Nie? No właśnie. Podaj trochę głośniej tę muzę. W końcu to moja. Podbijają. I to jest taki moment, w którym siedzicie w tej knajpie. On oczywiście polewa. Zaczyna ta woda iść. Ten alkohol po prostu was trochę zmiękcza, bo on musi was zmiękczyć. Ten poziom stresu, który gdzieś tam się pojawił, on się po prostu rozładowuje i w pewnym momencie dochodzi do was. Kurwa, to się naprawdę udało. Nie ma pał. Gandalf, kurwa, rozliczył się co do złotówki. Kamyk zapłacił gotówą. Musieliście wychlać z musztardówki wody trochę, ale to nie było problemu. Więc może, kurwa, to jest faktycznie jakiś początek. Może to jest faktycznie jakiś moment. Bo wiecie, że w Szybinie będzie się działo. Będzie się zmieniać. Jest przestrzeń. Może dla was... Dla was również jest. Kurwa, panowie, ja nigdy nie zgadzałem takiej wypłaty za to. No, ja tak samo. Możesz powtórzyć? Przepraszam, bo... Nigdy nie zgarnąłem takiej wypłaty za taki krótki czas. Za taką krótką robotę. Jak to będzie rosło i rosło, to tej kasy może być na tyle dużo, że... Kurwa, nie wiem co. No już sobie policzyłeś w głowie. Tak. Dodawałeś sobie. A? Myślisz, że za każdym razem tak prosto wyjdzie? Nie. No właśnie.
Ale jak będzie odpowiednio dużo, to ktoś inny będzie mógł robić te auta dla nas. Myślisz, że co to kurwa, to jest marzenie mojego życia, żebym siedział i kurwa swoimi zręcznymi paluszkami napierdalał kurwa w zamkach przez całe życie? No. To jest, a ja mogę pokazać jak, mogę dać fach, mogę powiedzieć na co uważać, a niech inni ryzykują, niech kurwa inni kurwa wpadają w jakieś tarapaty, a my możemy kosić hajs, tylko żeby nikomu nie nadepnąć na odcisk. Dobro, by się jakaś porówkowa impreza robi, macie jakieś dupy? Może coś? Ja mam swoją. Ja też. Kurwa. Możecie skoczyć albo do burdelu, albo możemy jakieś, bo tam ci już kończą, widzę. Możemy zaprosić kilka pań tutaj. No. Mariusz. Smutno się zrobiło. Porówkowa impreza. Masz rację, siedzimy za kutasy, się trzymamy. Kurwa. No dobra, właśnie. Panowie, już impreza zamknięta, impreza prywatna. Dobra, to ja wam oddam za ten bilet. Dobra, dobra, już, już. To co? No, co? Dzwoń. No kurwa. Oni faktycznie wychodzą, ten im oddaje tam jakieś dwie dychy. Do zobaczenia. Wychodzą, zamyka drzwi. No to teraz zaczynamy imprezę. Sięga po telefon, zaczyna dzwonić. Jakieś macie... no, oczekiwania. Żeby miała długie włosy i miała cycki. W porządku, Glaca. Nie ma, że tak powiem... Glaca nie ma dużych oczekiwań. Okej. Okay. Mam duże, żeby oczekiwała duże. Miała, no. W porządku. Ja się pozwolę zaskoczyć. Uśmiecha, Mariusz się uśmiecha. Dobrze, że kurwa jesteśmy w Polsce, a nie w Tajlandii, bo byś się kurwa Wąski mógł zdziwić. No dobra, on zamawia oczywiście te dupy i ja myślę, że w ciągu godziny pukanie do drzwi, on otwiera, wy już jesteście dobrze zrobieni, muzyka zapierdala. Może nawet jakiś koks się pojawił, jeżeli ktoś potrzebował. Dziewuchy przyszły. Tak, dziewuchy przyszły, zaczyna się impreza. I faktycznie w tej właśnie chwili czujecie się zdecydowanie jak królowie życia. Może to jest za duże, może to jest powiedziane na wyrost, ale w świetle tego, co się ostatnio działo, te wydarzenia, to co się wydarzyło dzisiaj, jest dobrym otwarciem. Jakkolwiek by tego nie powiedzieć, nic się nie spierdoliło. Wszystko jest okej. I kiedy gdzieś nad ranem zwijacie manele z baru Gwiazda, laski poszły sobie wcześniej. Jesteście zrobieni na cacy. Wybawiliście się na cacy. Zostawiliście tam trochę pieniędzy, tak jak planowaliście. Stres macie absolutnie na zero, więc nie ma z tym żadnego problemu. Ja bym chciał wiedzieć, dokąd nad ranem Glaca, Szufla i Wąski ruszą. Ja też tam żegnam z chłopakami. Tak jakby była jaka robota, nie, to tam na telefon, nie? Ja muszę się z Matulą spotkać. Glaca, kurwa, powiem ci, że jak tylko Gandalf zadzwoni, to bez żadnego problemu odbieraj ode mnie. Dobra. Spoko, przecież... Dobra. I nie gniewam się za ten ujebane siedzenie. Ja się za dres też nie gniewam, nie? I tak przytula go tak... Spoko, nie? Dzięki. To jest już ten moment, kiedy najebani faceci wyznają sobie miłość. Prawie, nie? Tak, to jest właśnie tak, to. Tak, dokładnie. Podchodzę do Wąskiego, tak go biorę za kaptur i mówię. Ale ci powiem jeszcze, Wąski, że ty jesteś zajebisty kierowca. Ja cię znam tyle czasu, ale powiem ci, myślałem, że się wyjebiesz tą ciężarówką pomiędzy tych dwóch. Tak, ja myślałem, pewny, że... Wyjebałem tą ciężarówką, tam przytarłem trochę, ale jak nie przytarłem, to może kurwa lepiej. Tak zesrany, że kurwa jak masz. Jesteś boskim kierowcą Wąski. Pamiętaj, o swoich marzeniach, kurwa, o swoich marzeniach pamiętaj. Ty się nie łam tym, że jesteś stary i w ogóle i ten. My zajebiemy tego gościa dla ciebie. To już nie ma takiej opcji. To ty podążaj za marzeniami. Nie?
Jesteście świetni. Ja po prostu następnym razem zrobię jeszcze więcej, się nie będę pierdolić, bo z takimi kolegami jak wy, kurwa, to szufla będzie tu, kurwa, Bogiem, a wy będziecie moją trójcą świętą, rozumiecie? Będziemy my tu szybinko. Taka kuleczka się odbija w głowie coraz glacej, jakbym coś spokojnie dawał i tak zatrzymuje, tak drapie się pod czole. Ale my nie mieliśmy tej ciężarówki spalić? Sprawa ciężarówki jest załatwiona z Kamykiem. Powiedział, że jest sztywniutko, to zostawiłem. Dobra. To ale ty, glaca, ty to myślisz, kurwa, jest piąta nad ranem. Może cel przyjdzie, ale kurwa działasz, chłopie, działasz co? Jestem. Ale byś teraz objebał takiego kebaba u grubego. Ale są, kebaba. Ale są przy dworcu, są kurwa te, są budy na pewno. Ja chciałbym zadeklarować, że to jest pierwsze miejsce, gdzie się udam. I podejrzewam, że się pożegnaliśmy, tak jak często jest na imprezach, że tak, wszyscy się pożegnali po tak, jeszcze godzinka na kebaba, nie? I... To słuchajcie, to niech tak będzie. Faktycznie wy się pod tą gwiazdą, gwiazda jest w centrum, myślę, że to jest jakaś, może nawet na obrzeżach gdzieś centrum, ale faktycznie gdzieś niedaleko jest kebab u Turka i niech ten kebab u Turka, on nie jest kurwa Turek, ale chuj, wszyscy mówią na niego Turek, więc jest kebab u Turka i kebab u Turka jest otwarty 24 na dobę, wyście się pożegnali, to jest taki moment, w którym kurwa wchodzicie do tego kebabu, no do Turka i patrzycie i wasze mordy są, nie? Wy wszyscy kurwa siedzicie i zabawiacie kurwa kebsa. Ja tylko takiego malutkiego, bo więcej mi nie wejdzie, raczej mi powoli wychodzi, więc malusi taki. I teraz spierdalam, bo jutro muszę ponagrywać. Ja mam pomysł mam na nowy rym mam pomysł i jutro będę zapisywać. Glaca, kurwa, o twoim dresie napiszę. O coś fajnego. No. No. O buraczkach na adresie napiszę. Dobra. No, to ja posłucham potem. Panowie, ja chyba jednak pójdę, bo ja nie czuję tego kebaba. Ja ci może wezmę tą taryfę zamówię, co? Ja Ubera sobie wezmę, na razie. A, Ubera, dobra. I szufla rzeczywiście wychodzi i tyle co wyszedł, to właściwie oddał to, co przed chwilą zjadł, jeszcze z tym, co jadł przedtem i jeszcze wcześniej. Ogólnie mówiąc, na szczęście zrobił to na tyle sprytnie, żeby to było na chodniku, a nie na siebie. Mhm. To go troszeczkę postawiło delikatnie na tyle, żeby mógł trafić palcami w smartfon i zamówić Ubera. Jechał na rybaki do babci. Mm-hmm. A co Wąski i Glaca? Glaca to sobie jeszcze zamówił taki turbo dojebany XXL razy 3 kebab tutaj i suróweczki i fryteczki i będzie sobie jadł. Jak z Wąskim tam, Wąski chcesz trochę, bo za dużo wziąłem, tak patrz. Ty daj trochę. Mam, ja sobie. Znasz może jakiegoś takiego specjalistę, co robi remonty na chacie, nie? No znam. Taki, co w chuja nie leci. O, no to by się przydał, bo to mojej matuli by zrobić, nie? Jakiś remont. Tak kurwa nie myślisz, ty wiesz, pamiętasz, że my razem do technikum chodziliśmy, nie? Do budowlanki, no ta. Kurwa. Połowa no ta, ale... twoich typów, kurwa, robi w remontach. A, no ja wiesz co, ten, jak siedziałem, to mogłem zapomnieć, nie? Ale to ten. To jak znasz, to dobrze, to daj mi jakieś te cyferki, to sobie zadzwonię, albo nie, bo jeszcze za wcześnie jest. Wyślę wszystko ci, kurwa, dla ciebie wyślę ci wszystko. O. I kurwa, ty, ale zróbmy kurwa prezent w ogóle naszemu kochanemu szufli i odpierdolmy coś tam temu typowi, nie wiem. Ale co, chcesz mu chatę spalić, czy coś? To są twoje słowa. Nie wpychaj tego kebaba w moje usta, jeżeli ja go sam nie chcę.
No to ja nie wiem, to co chcesz mu zrobić? Nie wiem. Kurę mu zepchać do rzeki? Pomysłem zrobić, bo chłopak się marnuje. Przecież on kurwa dzisiaj taki bidny był, siedział, płakał kurwa nad tą swoją karierą i mówi o tych płytach nowych, a tak chuja się robi. Ej, to ja bym go na przykład ten dorwał w ciemno i tam mu wpierdolił, powiedział, żeby szufli dograć. O. Ej, to jest lepsze niż kurwa to, co on chce teraz z tymi chłopakami z miasta zrobić, bo z tego będzie syf. O. No to ten, to już, to ja tylko ten, do domu prysznic muszę wziąć i możemy już lecieć. Ten, na dwójeczkę jeszcze skoczę i elegancko. Pogadamy, mówię, wstając od stolika. To kurwa, to musimy pomyśleć. No. Myśl ja do... tym, kurwa, myślę. Umiesz myśleć. Myślę, tylko zjem. No, to szufla. No tam go za łapkę wytrząchuję. Mhm. Dokąd Wąski? Do siebie? Wąski spierdala do tej swojej meliny, do tego starego opuszczonego warsztatu po ojcu, gdzie tam zrobił sobie mikroapartament wstawiony gdzieś tam w kocie, prysznicem z łóżkiem podpartym jakimiś kilkoma książkami, bo jedna noga się urwała, do tego grzejnika elektrycznego, który stara się rozgrzać tą zapyziałą norę, do tych schematów, do tego gówna całego, tylko znoju i smaru do zamków. No i tam się gdzieś rzucę na łóżko i będę myślał o tym, jak mi się spał, udał dzień. Rafał, zanim to wsiadłeś do Ubera, czy tramwaju, czy do jakiejś linii nocnej, nie ma znaczenia. Z centrum dosyć szybko na Rybaki. Na Rybakach jest ta, nie? Ten warsztat. Ta jest. Wjeżdżasz na Rybaki, widzisz ten skośny plac targowy, widzisz firmę z przetwórstwa rybnego Warta. Połowa Szybina tu pracuje, tych biedniejszych ludzi. Ale ty dojeżdżasz do swojej części miasta. Dojeżdżasz do tego warsztaciku, w którym kiedyś twój stary pracował. Kiedy samochód się zatrzymuje, to znaczy, przyjmijmy, że to jest Uber jakiś. Kiedy samochód podjeżdża, jakiś z Bliskiego Wschodu facet, który absolutnie po polsku nie mówi poza dzień dobry i dobranoc i do widzenia, zatrzymuje się i słup światła pada na front twojego domu, tego warsztatu. Widzisz, że na schodach siedzi jakaś skulona postać. Wstaję. Miałem dać gościowi napiwek, ale teraz? Kto to może być? To jest ta pojebana ciekawość, która jest tak samo silna jak chęć wpierdalania rąk w lewe interesy. Mhm. Ty masz tą torbę ze sobą, wiesz... Nie, zostało w aucie wszystko. A, wszystko jest w aucie, masz rację. Okej. Okay. Wysiadasz z samochodu, tamten odjeżdża. Postać drgnęła, jakby podniosła głowę i spogląda się w ciebie i dostrzegasz, że to jest Andrzej, twój brat. Jest najebany. Rafał? Rafał? Rafał, kurwa, Rafałku. Rafałku, on wstaje. Rafałku, kurwa, ja tu na siebie czekam. Chciałem dzwonić, ale skupiłem ci się telefon. Rafałku, kurwa, musisz mi pomóc. Rafałku. Rafałku, kurwa. Pomóż mi. Stoję nad nim i tak, kurwa, patrzę. Czy, nie wiem, czy go, kurwa, opluć, czy go kopnąć, czy mu rękę podać. Rafał, kurwa. Rafał, to był pewniak, rozumiesz, kurwa? To był pewniak. Ja pierdolę, kurwa. Ja pierdolę, Andrzejka mnie zajebie, ja pierdolę, ja wziąłem jej pieniądze i wszystkie, co mieliśmy, kurwa, postawiłem na to. Rafał, to był pewniak, kurwa, robiliśmy to, żeby dobrze było, rozumiesz, kurwa. Mieliśmy pojechać na jakieś wakacje, ona odłożyła trochę pieniędzy, Rafał, kurwa, ale to był pewniak, kurwa. To było pewne i kurwa się zesrało, kurwa. Rafał, kurwa. Przejebałem 15 tysięcy. Ja nie chcę od ciebie tej kasy. Rafał, ja nie chcę od ciebie tych pieniędzy. Ale pożycz mi z piątkę, kurwa, żebym miał co do gara włożyć. I kredyt zapłacić, kurwa. Angelika mnie zostawi, kurwa. Ty powinna cię zostawić, bo ty, kurwa, głupi jesteś.
Ja wiem, kurwa, Rafał, ale to był pewniak, rozumiesz? A ty, kurwa, ja ci mówiłem. Ty pieniądzami to swoimi handluj, a nie jej pieniędzmi. No ale... To co, ona ci, kurwa, pin do karty dała? Czy jej podjebałeś? Może to ty, kurwa, jesteś złodziejem w rodzinie, nie ja? Kurwa, Rafał, no wiesz, jak jest, no jak się z kimś jest, to wiesz, jakie ma pieniądze i gdzie, no kurwa, ja nie chciałem jej zrobić krzywdy, wiesz, o co chodzi, no kurwa, to był pewniak, ja zamiast, kurwa, wyjazdu do Bułgarii albo Albanii bym jej, kurwa, do Zanzibaru bym ją, kurwa, zabrał, taki miałem plan i ja teraz chuj, kurwa, stary, Rafał, proszę cię, nie dawaj mi, pożycz mi, kurwa, nawet na procent, ja ci wszystko oddam, gwarantuję ci, odkuję się i wszystko będzie git. To ile jej pieniędzy zajebałeś? Ona tam odłożyła z jakieś 8 tysięcy, wiesz, ale ja się odkuję, kurwa, odłożę, wszystko będzie zajebiście, Rafał, naprawdę. No przecież nie pójdę do matki, kurwa, ona nie ma z czego, no kurwa, ja Rafał... Kurwa, jakbyś poszedł do matki, to jest spora szansa, że nigdzie więcej byś nie poszedł. Ja ci, kurwa, nie grożę, ja ci ostrzegam. Rafał, kurwa, ja wiem, jestem twoim starszym bratem, powinno być zupełnie inaczej. Kurwa, ale wiesz, to pewniak był, no kurwa, no czasami postawisz na chujowego konia, no. Wiesz co, wydaje mi się, braciszku, że to ta twoja cizia, kurwa, postawiła na chujowego konia, więc może przyjdź jutro, jak ja będę trzeźwy. Bo dzisiejszy dzień musi się skończyć dobrze, wiesz? Czy ty teraz potrzebujesz te pieniądze? Już chciałbym do domu wrócić, ale ja rozumiem, ja mogę przyjść kiedy tylko ci będzie pasować, Rafał, to no przyjdź, kurwa. Przyjdź jutro, porozmawiamy. Dobra. Ty, a ty, kurwa, nadal masz te wałki, farby i drabinkę? No, mam. A co, pomóc ci w czymś? Ja mogę ci pomalować coś, jakbyś chciał. Kurwa, bardzo dobrze. I masz szczęście. A teraz, braciszku, wyciągam taką zmiętoloną 200. Masz i jedź do domu. Kurwa, Rafał, próbuję cię objąć. To się daje objąć, nie? Ale to stoję taki sztywny absolutnie, nie? On cię obejmuje. Rafał, kurwa, ja pierdolę. Kurwa, ratujesz mi życie, Rafał. Kurwa, ja ci nie zapomnę. Ja ci oddam, kurwa, wszystko, co do złotówki. Rafał, kurwa, serio, no. Ty powiedz mi, a ty do Tomka też tak jeździsz? Jego mina... Bo to on jest moim starszym bratem, nie? Tak, Tomek jest najstarszy. Najstarszy, nie? On ma firmę, nie? Ja wiem, ale... Co, ci wstyd? Pokłóciłem się z nim. To się odkłóć. Wszystkiego najlepszego, braciszku. I go tam, kurwa, ściągam te jego zaśmierdnięte ręce. Pewnie z papierosami, bo on bardzo dużo pali, jak się denerwuje. I przechodzę przez tą kubkę petów, która stoi. Otwieram takim wielkim, staromodnym kluczem zamek i wchodzę do środka. Rafał, kocham cię, kurwa, wiesz? Oddam ci te wszystkie pieniądze. Kurwa, kocham cię, stary. Też cię kocham, braciszku. Mówię absolutnie nie wiedząc, czy w to wierzę. I zamykam drzwi. W porządku. Przejdźmy do szufli. Szufla, dojeżdżasz na rybaki, bloki, idziesz. Jest przed szóstą, więc jest już jakiś ruch, ludzie po prostu jadą do pracy. Idziesz, doczłapiesz się do domu. Otwierasz drzwi, próbujesz zrobić to cicho. Kiedy otwierasz drzwi, nikt, to znaczy... Babcia Gertruda musi dalej spać. Albo udaje. No w każdym razie to już nie ten czas, że robi ci sceny. Ale nie pochwala, jak wracasz pijany do domu. Bo jak zwykła mawiać, pijak to złodziej, bo każdy pijak to złodziej, więc jej się to bardzo nie podoba. A ona
nie kradnie i nie kłamie. I to jest jej podstawowa zasada. Zdejmuję w korytarzu buty, najciszej jak się da, żeby w samych skarpetach przejść do łazienki. Wkładam łeb pod kran nad wanną i trzymam tak dobre 3 minuty. Trzeźwieję już w trakcie jazdy, w momencie kiedy oddałem cały kebab. On był tylko wisienką na torcie, jeśli można tak powiedzieć. Zapoczątkował cały łańcuch zdarzeń, który spowodował, że teraz już jestem prawie trzeźwy. Ale żeby nie było, wycieram głowę ręcznikiem. Ręcznik. Każdy ręcznik tu u babci jest podpisany. Jest ręcznik Truda. Jest ręcznik z moim imieniem. Jakbym był w przedszkolu. Rozczula mnie to czasem, że babcia jest zawsze babcia. Zawsze będzie. Tak naprawdę to ona mnie wychowywała. Otwieram szafkę z kosmetykami. Wyciągam pierwszy lepszy dezodorant. Zaczynam psikać ten mechanizm. Cały jest do dupy po 3 psiknięciach. Przestaje. Odkręcam i tak naprawdę wylewam na siebie praktycznie pół butelki, żeby zamaskować zapachy wieczora, nocy, surówki, glacy i żmigowin po kebabie, żeby jak najciszej i jak najmniej dotknąć świątyni pani Kościelniak, której zawsze mogę się schować. Nie da się otworzyć drzwi do mojego pokoju cicho. To są stare framugi, stare drzwi i stare klamki, które przy naciśnięciu sprężyna w środku po prostu wyje. Kiedy ten dźwięk roznosi się po domu, słyszysz z tego środkowego pokoju: Marcinek, to ty? To jest tak absurdalne pytanie, ale ono pada. Ja, Bunia, ja. Zjadłeś coś? Mhm. I to chyba wystarczy. Kładę się. Wbrew pozorom długo nie mogę zasnąć. Myśląc o tym, co było. Mhm. Co się właśnie wydarzyło i dlaczego wszystko poszło tak prosto. Kiedy się kładę, zdejmuję z siebie ciuchy. Jest jeszcze jeden hałas. Zapomniałem. Przez cały wieczór z tyłu za paskiem miałem klamkę. Kurwa, jak to dobrze, że ona nigdzie nie wypadła, nigdzie nie. Chowam ją pod poduszkę. To nie jest coś, co bym chciał, żeby Bunia zobaczyła, że jest w jej świątyni. Obiecałem, że napiszę jakiś nowy tekst. Trzeba będzie. Coś o tym, że to w ogóle nie mój klimat, że bandyckie sposoby, że wolę składać swoje rymy zamiast rozpierdalać głowy. Daj spokój, ziom, nie ciśnij tutaj trzody, wolę dążyć do zgody jak Cyryl i metody. Zapisuję to sobie. Mhm. Ale druga zwrotka już nie jest taka prosta. Już wszystko się miesza. Odkładam notesik, ołówek. Przykrywam się poduszką, bo dzień zaczyna już na dobre wschodzić, a ja czuję, że od blasku słońca za oknem na mnie napierdalać głowa. Przykrywam się poduszką i zasypiam. Okej. Okay. I teraz zostawiamy rybaki i przeskakujemy do Starego Szybina. Jednym z mostów nad Wartą dojeżdżasz w te alejki, w te uliczki, zatrzymujesz się pod swoją kamienicą. Widzisz, że światło jest zapalone. Matka musiała wrócić z pracy. Mhm. A teraz pewnie coś przygotowuje. Coś, co będziecie mogli razem z siostrą sobie odgrzać podczas dnia.
a może już nawet robi śniadanie. I te specyficzne kanapki poukładane i nałożone na to miska albo talerz z drugą stroną, żeby nie wyschły. Robi tak od, 25 lat. Odkąd pamiętasz, tak były te kanapki podawane. No, Gata pewnie jechał tramwajem, więc teraz sobie tak trupcichem wjeżdżam do tej kamienicy. To normalnie, wiesz, do chaty, oczywiście. Sebuś? Sebuś? Jestem, mama. O, wychodzi, spogląda się na ciebie. Jak w pracy było, synek? Ściągam buty. Wszystko było dobrze, tylko se dresa pochlepałem burakami. Buraka? To daj mi szybko, trzeba to natychmiast zabrać. Dawaj mi to. Ściągam to od razu. Idź do kuchni. Upewnię, tylko się upewnię, że tam, wiesz, pieniędzy zostawiłem, nie? Więc ściągam. I idź do kuchni, coś zjedz, a ja to zapiorę szybko. A, dobra. Mama, jeszcze ten, chwila, poczekaj, podchodzę do niej i tam wydłubuję z 500, nie? Mama, to na zakupy będzie, nie? To z nocki. Ciska mnie. Ona spogląda taka, wiesz... Tyle pieniędzy? No, synek. Dobra nocka była. Co ty tam tańczysz? Czy co robisz w tym klubie? Mama, stepuję, latam. Co trzeba? Synuś, obejmuję cię, całuję ci. Całuję cię w policzek. Tak, jak mogę, to ją też tak obejmuję, oczywiście. Mama, Wera jest ten... znaczy, ta Wiktor... Kurwa. Wiki nie klnij, nie klnij. Ona nie lubi, jak klniesz. Sorry. Jest Wiki w domu? Tak, tak, jest. A sama czy z Norwegiem? Z kim? Że uśmiecha się teraz, ale jakby dla niej to też nic nowego, więc chociaż ona sobie to jakoś na pewno tłumaczy. Ona nie podchodzi do tego tak jak Glaca. Znaczy Glaca wie, co robi Wiktoria i w ogóle nie ma dyskusji. Natomiast dla niej to jest takie próbowanie, ona szuka odpowiedniego partnera, wiesz. Ona sobie to jakoś na pewno moralizuje i jakoś stara się sobie wyjaśnić. Czyli sama. Tak, tak, sama. Sama. Dobra, mamuś, jakby coś, to się nie stresuj. Ja tu chłopaków ogarniam, będzie remont. Jaki remont? Odłożyłem, pomyślałem. Odłożyłem hajs, będzie remont, trochę się poklei dziury, nie? Pomaluję. A skąd na to pieniądze, synek? Dobre nocki miałem, to się odłożyło, nie? Uśmiecha się i widzisz takie prawdziwe wzruszenie w jej oczach. Ja się uśmiecham, tak jak potrafię. No to mama, idę spać, bo strasznie jestem styrany. Dobrze, kładźcie. To ja te kanapki przykryję talerzem, dobrze? Dobrze, tak, super. Dzięki, git, mama. Miłego dzionka, elo. Wchodzę do siebie tam. Okej. Okay. Zaglądam, czy tam siora śpi, czy śpi. Co tam przyjdzie. Faktycznie śpi sama. No to jak niedźwiedź z poskrzypiącej tej podłodze, podchodzę tam blisko niej, no i to drugie 500 tam, gdzieś tam w jakiś flakonik, gdzie trzyma perfumki, wciskam jej i do siebie. I rolkę z resztą wrzucam gdzieś w szufladę, nie? I tam się rozbieram elegancko, jeb na wyro. Dumny z siebie, zadowolony, patrzę w sufit, nie? Już myślę o tym, jak będzie pomalowany, nie, jak to chłopaki przyjdą, pokleją. Dumny z siebie jestem. Leż, kurwa. I w ten sposób chciałbym powiedzieć, że głęboka noc otula Szybin, ale to już nieprawda, bo to się zaczyna dzień. Ludzie idą do pracy i ale jakby was to nie dotyczy. Drugi dzień, już dosłownie jedna rzecz. Każdy z was na pewno odsypia. To jest piątek, więc Glaca pośpi pewnie do południa, bo na nockę znowu pójdzie do bajki. Jest piątek, więc będzie impreza. Wąski pewnie brat przyjdzie, to znaczy na pewno przyjdzie. Jeżeli jest jakakolwiek szansa, że może wziąć, pożyczyć od ciebie, w cudzysłowie pożyczyć pieniądze, to na pewno się pojawi.
kurwa, i dlaczego matka zawsze go traktuje jak jebane oczko w głowie? Na pewno się pojawi, ale teraz Wąski w tym swoim grajdole gdzieś po prostu śpisz. Ja myślę, że to samo dzieje się u szufli w domu. Babcia oczywiście funkcjonuje na pełnej, ale tobie to nie przeszkadza. I dzwoni telefon, szufla. Spoglądasz, to znaczy otwierasz oko z takim trudem, masz kaca, łeb cię boli, wszystko cię wkurwia, ale to, co widzisz na wyświetlaczu, natychmiast powoduje, że otwierasz szeroko oczy. Bo ten numer, który dzwoni, nie jest numerem wpisanym, albo jest, to od ciebie zależy. Ale ty wiesz, że dzwoni Dolina. Ten numer nie jest wpisany, ale kiedy zaczyna się od piątki i kończy się na trzech dziewiątkach, to wiem, kto dzwoni. Czekam do czwartego sygnału wręcz, ale tu nikt nie przerywa, więc odbieram telefon. Halo. Szufla, wstałeś? No powiedzmy, że właśnie się obudziłem. To się cieszę, bo mam dla ciebie bilet do pierwszej ligi. Musimy się spotkać. Remek robi imprezę na weekend, a ja chcę, żebyś na niej wypłynął. I kurwa, nie baw się więcej w kurnika, co? Jakbyście odjebali tego gościa, musiałbym cię posadzić. Jacek, do... Ale to, że to... Dla mnie to mnie nie obchodzi. Szufla, mnie to nie obchodzi. Mamy większe ryby do złapania. No. Spotkajmy się na moście. Na Dębowym. Będę. Ile potrzebujesz czasu, żeby się tam pojawić? Która jest? 12:15. Daj mi godzinę. Będę. 13:15 na naszym mostku. Na razie, szufla. Kurwa, będę. Rozłączać. I to jest moment, w którym zakończymy dzisiejszą sesję. Dziękuję wam, szanowni gracze, za pierwszą sesję Omerty w karczmie! Yeah! Ojejku. Także dziękuję wam pięknie, szanowni panowie. Widzimy się na kolejnej sesji Omerty w kolejny poniedziałek. I będziemy przechodzić do pierwszej ligi, mam nadzieję. Chcę powiedzieć, że ładnie to, żeśmy omertolili. Omerta... Dobra, nie odmienię. Omertoliliśmy to po prostu. Omertoliliśmy, okej. No. Co robiliśmy? Omertoliliśmy to. Dziękuję wam pięknie, szanowni. Szanowni gracze. I dziękuję wam, szanowni widzowie, za to, że oglądaliście nasze poczynania. I mieliście okazję zobaczyć Szybin z drugiej strony, ale to dopiero początek. Odpoczewki. Także, odpoczewki. Był mały kieliszek na razie. Szybin to będzie na następnej sesji, coś podejrzewam. Tak jest. A potem będzie witraż. Nie, zależy. Chciałem, żebyście pokazali, żebyśmy zobaczyli takich normalnych typów, nie? Że właśnie to jest fajne, bo wy zaczynacie od takiego, od zera do bohatera teoretycznie, albo do Wisły, nie? Do Warty. To wszystko przed wami, ale to jest fajnie. Także tak dziękuję jest. Wam pięknie. Nie będę już pierdolił, jest pół do 12, więc jeszcze raz dziękuję wszystkim za udział. I na razie. Do jutra. Trzymajcie się. Cześć.